Dokładnie 3 lata temu odszedł od nas Paweł Zarzeczny, chyba najbardziej barwny, oryginalny dziennikarz, jaki kiedykolwiek się w Polsce urodził, jakiego kiedykolwiek mieliśmy okazję poznać. Dzisiaj 4 godziny programu wyłącznie na temat Pawła. Będzie też niespodzianka o godzinie 20:15. Spróbujemy się z Pawłem połączyć i z nim chwilę porozmawiać, jak to aktualnie u niego wygląda, jaka jest jego opinia na temat dzisiejszych wydarzeń w kraju i na świecie, na temat koronawirusa czy kryzysu gospodarczego. Jeśli nie wierzycie, zostańcie z nami jeszcze przynajmniej paręnaście minut, ale wierzę, że nie muszę was do tego w żaden sposób zachęcać, ponieważ macie zamiar z nami zostać jeszcze nie paręnaście minut, tylko 4 godziny. Dzisiejszy program będzie jednym wielkim nie hate parkiem chyba, bardziej hate parkiem, bardziej tribute parkiem, love parkiem, jak zwał, tak zwał. Będziemy z wami się łączyli bardzo często. Będziemy też puszczać różne archiwalne, śmieszne, poruszające wypowiedzi Pawła. Na początek chciałem podziękować jednemu z naszych widzów, panu Jackowi Naczk z Olsztyna, który nagrał na gitarze kawałek, który przez cały program będzie leciał w tle i będzie nam przypominał o Pawle. To jest jego ulubiona piosenka Stinga. Przypominam, że dzisiaj stroje eleganckie nie są obowiązkowe, mogą obowiązywać, ale to wedle własnego upodobania u każdego w domu. Natomiast na pewno Paweł by sobie życzył, aby zestawem obowiązkowym w każdym domu była albo puszka piwa, albo piwo z butelki lub też jakaś szklaneczka whisky. Przed nami długi, sentymentalny wieczór, więc zachęcam do tego, żeby nie oszczędzać na święta Wielkiej Nocy wszelkich zapasów, bo dzisiaj jak najbardziej można z nich zrobić użytek. Jestem dzisiaj sam z kilku powodów. Po pierwsze, większość znajomych Pawła, dobrych znajomych Pawła, to jakby nie patrzeć, ludzie w grupie ryzyka i dzisiaj wychodzić z domów nie powinni. Po drugie, mam wrażenie, że wszystkie anegdoty, które ludzie mieli zamiar, znajomi Pawła mieli zamiar przez lata opowiedzieć, to już je opowiedzieli, a my nie chcemy tego samego. Ponadto uważam, że sam Paweł był osobą, która ponad wszystko ceniła kontakt z normalnymi ludźmi, a nie z tak zwaną elitą. Tak przynajmniej w ostatnie 10 lat jego życia wyglądało, że miał super relacje z przypadkowymi kibicami, natomiast nie zawsze miał super relacje z osobami, które w polskiej piłce gdzieś oglądają mecze z najlepszych możliwych miejsc. Dlatego te linie telefoniczne dzisiaj będą otwarte przede wszystkim dla was. Poza tym, jeśli już mamy do kogoś dzwonić, no to moim zdaniem najlepiej zadzwonić właśnie do samego Pawła. Tutaj jest znak dla naszych realizatorów, że to jest moment, abyśmy wybierali numer telefonu, pod jakim aktualnie można Pawła znaleźć. Telefon do nieba. To jest numer ściśle tajny, nie mogę go podać. Gdybym go podał, czekałaby mnie ekskomunika. Dostaliśmy go od papieża Franciszka. Wierzcie mi, że ten numer znają aktualnie dwie osoby na świecie, nie licząc naszej realizatorki, czyli jest tych osób koło 4 albo 5, ale obiecaliśmy, że ten numer od razu spalimy. Prosiłbym tylko o sygnał, czy już mamy połączenie z Pawłem na słuchawkę. Mamy go, mamy. Cześć Paweł, czy nas dobrze słyszysz? Halo, cześć, witamy całą wieś. Cześć Paweł, słuchaj, widzisz tam w ogóle, obserwujesz na co dzień, co się dzieje tu u nas w Europie, co się dzieje na świecie, co się dzieje w Polsce, co my tu w ogóle mamy aktualnie? Koronę. No tak, jednym słowem tak, koronę. Powiedz, premier Morawiecki wprowadza coraz surowsze przepisy, coraz więcej zakazów, jeśli chodzi o przemieszczanie się po ulicach, wychodzenie z domów. Wiemy, tych obostrzeń jest coraz więcej. Nie wszyscy je niestety respektują. Ta akcja zostań w domu nie przez wszystkich jest przestrzegana. Wiemy, że bardzo wiele takich miejsc rozrywek zostało zamkniętych, ale nie wszystkie. Czy ty jak patrzysz na te osoby młode, które w swojej perspektywie, które dzisiaj tak beztrosko podchodzą do tej sytuacji kryzysowej, to co sobie wtedy myślisz? Cała reszta jest na nieszczęście dla wielu z was otwarta. Najgorsze jest to, że do was i tak to nic nie dotrze. Natomiast jak macie serce, to pomyślcie o swoich rodzicach, że nie po to was karmili,
Nie po to was wychowywali, żebyście wy robili z siebie idiotów i durniów. I z tym przesłaniem wakacyjnym, z tą przestrogą, chociaż wiem, że ona i tak do nikogo nie trafi, bo to do kogo ma trafić? Do półgłówków na pewno nie trafi. Natomiast do ludzi bez wyobraźni może trafi to, że ja też uważałem, że jestem najsilniejszy i też się parę razy zderzyłem ze ścianą i też musiałem kiedyś ochłonąć. Więc ochłońcie, zanim nie zrobi się za gorąco. A jak ty do tego w ogóle teraz wszystkiego podchodzisz? Wiemy, że masz teraz w miarę dobry dostęp do Pana Boga. Czy to w ogóle jest Jego decyzja? To nie jest, jak to się mówi, taki zły los, nie jest to jakaś kara boska czy coś, nie, to jest po prostu na własne życzenie, gdyż tak jak to doktryna nasza mówi, rzymska, że człowiek ma wolną wolę. Czyli jednak jesteś z tych osób, które uważają, że ten wirus został sztucznie wyhodowany. Powiedz, żniwo straszne zbiera ta choroba aktualnie, dużo osób umiera. Ty z innej perspektywy na to patrzysz, bo dla ciebie to są przyszli koledzy, ludzie, którzy akurat zmierzają w twoim kierunku i z którymi będziesz mógł niedługo być może biesiadować. Czy jest taka osoba, na którą specjalnie niesamowicie się cieszysz, że zmierza w twoim kierunku i będziecie mieli taki kontakt bezpośredni? Wczoraj umarł taki wokalista Lokomotyw GT, a wcześniej Omegi, który pierdyknął taki przebój na początku lat 70. po węgiersku. W każdym razie tamten gościu coś takiego walnął. Gościu, który był klaunem cyrkowym w ogóle, a grał na wszystkich instrumentach. Fortepian, skrzypce, perkusja, gitara, wszystko wykorzystał w dziewczynie operowej w głosach. I jeszcze saksofon. I losował, na jakim instrumencie będzie grał, kojarzysz? Wszyscy byli na tyle dobrzy. Coś jak w waszej kapeli, tylko że oni mieli trochę większy talent. Bo oczywiście szkoda każdego człowieka, który umiera, zwłaszcza jak jest taki tak utalentowany, że piosenka 40 lat jeszcze mi brzmi w głowie. I to nie dość, że zrobił hard rocka w komunie, to pokazał, że w komunie można zrobić coś dobrego, nawet jeżeli nic nie ma, kompletnie nic, to można zrobić światowy przebój i jeszcze zrobić to we własnym języku. I jeszcze udowodnił jedną podstawową rzecz, że dobra muzyka może się urodzić wszędzie, prawda? I w Anglii, i w Stanach, ale również i w Polsce, gdzieś w małym miasteczku. Tak jak zresztą Mysłowic, prawda? Więc to jest taka zachęta dla wszystkich piłkarzy. W najgłupszym miejscu, na najbardziej tej zapadłej wsi i najbardziej biednej może coś zrodzi się, coś wspaniałego. I no tylko nieliczni to udowadniają. W Polsce to tak mi przychodzi do głowy Grzesio Krychowiak, prawda? Który gdzieś tam z jakiegoś Mrzeżyna, no dziura przecież. To czy Błaszczykowski, tam Truskolasy. Ale po prostu, żeby próbować. I im większa dziura, im większa wieś, tym większa szansa, że coś wielkiego się stworzy. Bo czy ktoś pomyślał, że pod Budapesztem grupa klaunów cyrkowych zrobi przebój tam, ja nie mówię, że stulecia, ale na pewno stulecia w komunizmie. Paweł, przejdźmy do gospodarki, bo ten kryzys dzisiejszy rozkłada na łopatki piłkę nożną, rozkłada na łopatki przede wszystkim kluby. Prezesi zastanawiają się, co robić. Czy ty masz dla nich jakąś radę? Może pensje by sobie obcięli o połowę, albo jeszcze coś o połowę by sobie obcięli. No tak, oni z mistrzami od obcinania są. Jeżeli ktoś w końcu się w głowę nie stuknie, nie zrozumie, że trzeba budować drużyny nie na doraźnych zarobkach, tylko na planowaniu na przyszłość, na tym, żeby młody zawodnik grał w zespole 6 lat i żeby razem z tym zespołem natłukł pieniędzy, ile się da, no to my nigdy nie będziemy zawsze gonić własny ogon. Będzie to zawsze dziadostwo, będzie coraz bardziej pusty stadion. Ja ze smutkiem to wróżę. Ale kibice no są durnie. Kibice widzą, że jeżeli ktoś tylko lepiej gra, to znaczy, że zaraz go pod młotek. A co w takim razie z piłkarzami? Bo prezesom powiedzieli, żeby obcięli sobie zarobki o połowę, a piłkarze? Piłkarzom nie płacić. A z czego mają żyć w takim razie? Kiedyś był głód na Białorusi, kolega był tam korespondentem i nie płacili pensji przez rok. Karol, słyszysz? Na Białorusi przez rok nie płacili pensji. No i ten mój kolega korespondent pyta, to jak wy żyjecie, jak przez rok nie ma pensji? A na co Białorusin mówi, jak to jak? Są grzyby, ryby, no więc jest to jakaś wskazówka. Ale grzyby, ryby to jedno, ale są jeszcze wierzytelności, zadłużenie. Ci ludzie niedługo będą mieli na głowie banki.
podeślą brygadę i powiedzą, zaraz zajmujemy samochody albo zajmujemy wam boisko, no cokolwiek. Więc to tak naprawdę to jest takie łatanie dziur, to jest tak jak w każdym domowym budżecie. Jak w każdym domowym budżecie, wszyscy będziemy mieli niedługo z koronawirusem problem. Będzie ten problem dotyczył także mediów sportowych, na przykład Przegląd Sportowy, Gazeta Ci Bliska. No to wiadomo, że dzisiaj wisi na włosku. To jest dla nich ogromny cios. Jak ty widzisz przyszłość mediów sportowych po koronawirusie? No więc dziennikarze przejdą na bezrobocie, tak to się wszystko zakończy. Kiedyś nie wierzyłem, że gazety mogą upaść i podtrzymywał mnie w tym taki jeden facet, z którym pracowałem. On od lat w Ekspresie Wieczornym, mówiliśmy na niego Dziadek Lichotek. Już 80, ponad 80 lat miał, a ja jeszcze mu tam wypłacałem pieniądze, żeby przychodził raz w tygodniu do redakcji i on fajnie w ogóle wchodził do redakcji i mówił zaraz na samym początku: to co panowie, to pobruda się. No i każdy po dychu wyciągał i już pierwszy leciał, to 8 rano, czy 9, pierwszy już leciał do sklepu, więc pobruda się. No i on mówi, nie, gazety nie upadną. Ja mówię, a dlaczego tak sądzisz, Janusz? A on mówi, bo Ameryka jest 50 lat do przodu, przed nami. A tam jeszcze nie upadły, więc jeszcze 50 lat mamy spokój. No ale już Lichotek, drogi, już no, kwiat od spodu wącha. Lichotek już dobrze wie, że już te 50 lat się powoli kończy. Gazety będą znikać, a w związku z tym i cały sens naszego życia, naszej pracy również. Społeczeństwa będą oczywiście karleć, będą coraz bardziej prymitywne. To, że dzisiaj gazety sportowe mają problem, wynika także z tego, że nie mają o czym pisać. To jest jasne, że sport cały zahamował, ale także ta dystrybucja gazet, cały handel stanął. Jak ty patrzysz na tą sprzedaż kioskową gazet, bo przez lata za nią odpowiadałeś? A w Polsce kioskarze chcą mieć święto i kioskarze nie wiedzą, że jak będą mieli cały czas święta i nie będą sprzedawali gazet, to wkrótce oni sami staną się niepotrzebni. No ale gdyby głupi wiedział, że jest głupi, to by był mądry. Dobrze, jeszcze jedno z ostatnich pytań do ciebie. Na razie, tak mi się wydaje, poza pewnymi grupami, to generalnie zostajemy w domu, czyli słuchamy się zaleceń i staramy się izolować. Natomiast jak to będzie dalej, bo przyjdzie piękne lato, przyjdą upały, ludzie być może będą chcieli wyjść zaraz na plażę albo nad jezioro. Jak widzisz tą przyszłość niedaleką, w momencie, gdy nie daj Boże ten koronawirus nie ustąpi, a ludzie po prostu będą mieli dość siedzenia w domu? No nie chcę straszyć, ale taka jest prawda. Tak samo nas straszono, jak żeśmy wychodzili z wojska po wojsku, już po przysiędze do cywila, to nam puszczano filmy, ilu żołnierzy młodych wpada pod pociąg tylko dlatego, że po długim okresie abstynencji pierwszy raz się napije i jest po prostu kompletnie pozbawiona świadomości i wpada pod pociągi, zazwyczaj poobcinane nogi, ręce, czasem głowy. Jak głowa, to całe szczęście, jak nogi, gorzej. Bo bez głowy już się żyć nie da, natomiast bez nóg jest to skomplikowane. Paweł, dziękuję ci bardzo. To łączenie nas generalnie, biorąc pod uwagę stawki do nieba, nas zrujnuje, więc musimy już powoli kończyć. Dziękuję ci bardzo za to łączenie. Mam nadzieję, że usłyszymy się za rok. Ściskam, oglądania miłego życzę. Zwłaszcza, że pogoda kiepska, to pod telewizorkiem można sobie troszeczkę przewegetować. Dziękuję bardzo. To był Paweł Zarzeczny. Osobą oburzonym z tego łączenia muszę powiedzieć, że gdybyście poznali dobrze Pawła, to dopiero byście byli na co dzień oburzeni i byłoby wam trudno funkcjonować. Uważam, że czarny humor, chociaż może nie humor, może taki właśnie hołd oddany Pawłowi, który na pewno chciałby, żeby jego zdanie było do dzisiaj słyszalne w każdej kwestii i żeby do dzisiaj ludzie o nim pamiętali. Nikomu krzywdy nie zrobię. Jeśli ktoś czuje się urażony, to przepraszać nie będę, bo zbyt dobrze znam Pawła, żebym ja osobiście mógł czuć się z tego powodu w jakikolwiek sposób urażony. Za chwilę będziemy otwierać linię telefoniczną i będziemy sobie wspominać Pawła, natomiast co jakiś czas będziemy też wspominać sobie archiwalne jego wypowiedzi, więc może
teraz wypowiedź numer jeden, którą wylosuje nasz realizator. Jedna z wielu, które dzisiaj są przygotowane. Ja mówiąc szczerze, nie wiem, na jaki temat będzie to wypowiedź, więc dla mnie też będzie to niespodzianka. Ubiegły rok kończyliśmy jako zespół redakcyjny w mocniejszym składzie niż rozpoczynaliśmy. No i tak czytam Karolowi. Tomek Urban, a zatem guru w tematyce Bundesligi, okazał się dużym wzmocnieniem. Karol mówi, nie znam. Faktycznie guru w tematyce Bundesligi, to wiesz, kto jest? Tomek Hajto. To jest absolutnie guru, ponieważ już tyle powiedział i fajnych rzeczy i niefajnych, że wszystko to się składa na fajność. W sensie, pamiętasz, skład Kaiserslautern kiedyś tam... Antycypiren. Antycypiren, ale było jeszcze z dobrych, to było, że Lewandowski, żeby wolnych nie strzelał, akurat on strzelił, a tam było, założę się, że znów nie strzeli, bo nie strzelił. No właśnie, bo nie ma... Bo on, tak, no dokładnie, a on akurat okno przypakował, a w następnym meczu kolejne, ale i to też Tomek Hajto komentował, bo on Bundesliga. No więc mówię, guru, to jeżeli jest jakiś guru w Bundeslidze, to Tomek, zdecydowanie. A ja kiedyś pamiętam, dałem taką karykaturę w tym, jak Tomka złapali na szmuglowaniu fajek, znaczy właściwie nie na szmuglowaniu, co trzymał całe zapasy tych niemieckie w swojej piwnicy, to taką karykaturkę dałem, ale karykaturka śmieszna była. Mianowicie było taki dymek i było tak, palisz lajty, a odpowiedź nie, hajty. No, także to było naprawdę niezłe. Byli rysownicy kiedyś. Paweł, gdyby dzisiaj żył, był oczywiście niekwestionowaną gwiazdą tego kanału i tutaj na stałe byśmy jakiś taki musieli mocniejsze krzesło podstawić, ale na pewno by stało i by stąd nie schodził, czy też nie wychodziłby z radia. Generalnie no trochę za wcześnie to wszystko, bo mam wrażenie, że najlepsze zawodowo czasy dla Pawła akurat nadchodziły, więc szkoda, że to się w ten sposób wydarzyło. Jeśli chcecie do nas zadzwonić, nasz numer telefonu widzicie na ekranie, ja też go podam, bo zawsze Marcin Ryszka, czyli nasz niewidomy kolega, mnie strofuje, że nie mogę mówić, że coś widać na ekranie, bo on akurat tego nie widzi, więc przeczytam. 22 219 50 31, to jest nasz numer telefonu. Jeśli mamy już pierwszego słuchacza, no to zapraszam do dzwonienia. Mamy już pierwszego słuchacza. Halo? No, witam, Stano. Cześć. Wiesz co, oglądałem właśnie reportaż taki o życiu troszkę Pawła tutaj przed tym programem, przygotowując się troszkę. Ale odbiegając już ogólnie od tego, bo parę lat temu oglądając jeszcze programy, w których Paweł brał udział, to uważałem go szczerze za takiego bardzo, bardzo takiego dziwnego człowieka, który jeszcze tam 5-6 lat temu wydawało mi się troszkę, że jest taką osobą, no niezbyt kompetentną do tego, co robi. Ale po paru latach oglądając go, uważam go teraz za wirtuoza w pewnym stopniu w swojej dziedzinie dziennikarstwa. I mam do ciebie takie pytanie. Oglądając jeden tam z programów, które prowadziliście, właśnie Paweł powiedział, że był na meczu, wiadomo, Ligi Mistrzów Legia z Realem Madryt. I Paweł mówił wtedy, że nikt nie chciał się z nim zakładać o to, że Legia wygra ten mecz 3-2. I nie wiem, czy ty byłeś tam na tym meczu, czy nie byliście, bo z tego co wiem, to Mati się nie chciał z nim zakładać, Mateusz Borek. Wiesz co, z zakładami Pawła Zarzecznego jest ten problem, że on wspominał zawsze wyłącznie o zakładach, które wygrywał, natomiast tych, które przegrywał, było nieporównywalnie więcej i o nich już tak chętnie nie opowiada. No tak. Wiem, sorry, że ci wchodzę w słowo, tylko on właśnie mówił w tamtym momencie, że Mati i wszyscy, którzy jak Legia strzeliła już tą bramkę na 3-2 i to się sprawdzało, to właśnie powiedział, że wszyscy, jakby to powiedzieć, chcieli oddawać swoje pieniądze, tak? Postawione, że już dalej nie chcieli iść. Mhm.
Paweł należał do tych, którzy najchętniej to by obstawili w kasynie wszystkie liczby, a potem się chwalili, że ich liczba wypadła, więc z tym zakładem nie wiem dokładnie jak było, bo być może z każdym założył się na inne wyniki. Z jednemu powiedział, że będzie remis, drugiemu, że wygra Real, a trzeciemu, że wygra Legia i na koniec szczycił się, że kogoś ograł. To byłoby całkowicie w jego stylu. Ja raczej w zdolności Pawła do przewidywania wyników sportowych specjalnie nie wierzę i wydaje mi się, że wiem, co mówię. Dobra, to dzięki. Do usłyszenia. Za chwilę tą historię Pawła zresztą puścimy o tym zakładzie, bo chyba mamy ją od razu odgrzebaną. Natomiast chciałem ci jeszcze powiedzieć, co do tej pierwszej twojej części, że miałeś Pawła za, już nie pamiętam jakiego słowa użyłeś, za laika. Tak, jesteś jeszcze z nami, czy nie? Nie, już cię nie ma. Nie wiem, czy użyłeś słowa laik, czy coś podobnego. No w każdym razie z Pawłem było tak, że on potrafił się wypowiadać na tematy, którymi jakby na bieżąco się nie interesował. To znaczy on mógł nie obejrzeć 10 meczów Ruchu Chorzów, ale generalnie w historii obejrzał już tych meczów 500 i przegadał z 1000 piłkarzy i mniej więcej sobie nakładał pewne zdarzenia i wiedział, co to wszystko znaczy. I często te jego takie opinie bazujące nie na aktualności, tylko na doświadczeniu były celniejsze niż tych wszystkich osób, które z bliska dzień w dzień przychodziły na treningi i się zastanawiały, czy nie wiem, Mariusz Lutwa ma lepszą lewą nogę, czy prawą. To by było na tyle. Jeśli mogę ten fragment o zakładzie, skoro go mamy, no to go puśćmy. No to od razu go wrzucimy. Słyszę teraz, że za chwilę będzie. Czy mamy kolejny telefon? Tak, jest. Cześć, witam. Witam, mam na imię Kuba. Cześć, Kuba. Jestem w Szczewnicy. No to dzwonię właśnie ze względu na Pawła Zarecznego. To jest niewiarygodne, że to już 3 lata minęły, a człowiekowi nadal brakuje takiej osoby w dzisiejszych mediach sportowych, no bo wielu dziennikarzy może mu czyścić buty. No akurat jest Paweł pracował w Orange Sporcie, prawda? Też był taki program Hyde Park, prawda? W Orange Sport, tak, prowadził Hyde Park. Ja bardzo często tam dzwoniłem i miałem okazję 2 razy z nim porozmawiać. Pierwsza rozmowa to miała miejsce gdzieś chyba około 2011 roku, jakoś tak. I tam dotyczyła bodajże wtedy Lecha Poznań, prawda? Bo Lech Poznań grał w europejskich pucharach. I sytuacja była taka, że chyba Mateusz Święcicki był wtedy prowadzącym i góry, że nie trochę teraz ten. No spokojnie, mamy czas, mamy dzisiaj 4 godziny czasu. Jak się głos łamie, nic nie szkodzi, nie, opowiadaj. Trochę się stresuję, ale Paweł był wtedy gościem i rozmawialiśmy na temat Wielecha w europejskich pucharach i w lidze, prawda? I zostałem tam zapytany przez prowadzącego, czy Lech sobie poradzi pod względem fizycznym, prawda? Czy po prostu nie przełoży to się wszystko na ligę pod względem kondycyjnym. Ja wtedy powiedziałem, że za przeproszeniem, że to jest ich obowiązek, że jeżeli marzymy o tym, żeby polskie kluby grały na dobrym europejskim poziomie, no to musimy sobie z tym radzić, no bo jeżeli ktoś Mourinho by zapytał, czy Fergusona, że czy ich kluby by poradziłyby sobie z takim natężeniem meczu, to mogliby się bardzo zdenerwować, prawda? No i Paweł mnie wtedy poparł, to było bardzo miłe, prawda? Jeszcze wtedy zapytałem go o to, czy Franciszek Smuta powinien być wtedy nadal selekcjonerem reprezentacji Polski, że tak jak Jan Tomaszewski powinien go, wiadomo co wtedy powiedział kiedyś. No powiedział wtedy, że powinno się go zwolnić, no. To taka mała historia. Potem jeszcze parę lat później, jeszcze jak już był prowadzącym, też zadzwoniłem, ale już niestety nie pamiętam. Ale nie odebrał. Treści tej rozmowy. Okej, dziękujemy bardzo. No spoko. Dzięki, pozdrawiamy, zachęcamy do dzwonienia. Czy mamy już ten fragment o zakładzie, czy jeszcze nie? Jeszcze nie mamy, zaraz będziemy mieli. Po następnym telefonie go sobie przypomnijmy. Halo? Czy jest kolejna osoba z nami? Cześć, witam.
No i się zaczęły telefony od ludzi, którzy nie pamiętają o tym, że trzeba wyciszyć komputer, telefon czy telewizor. Halo? Dobra, zrzucamy ten telefon, nie ma co czekać. Dziękujemy bardzo. Zaraz będzie następny. Pamiętajcie, że jak do nas dzwonicie, to jak już się jakimś cudem dozwonicie, bo nie jest to łatwe, to momentalnie zaczynacie słyszeć mnie w słuchawce i wtedy przestańcie słuchać już komputera czy radia. Zacznijcie słuchać wyłącznie mnie, wtedy będziemy mogli na żywo porozmawiać. Normalnie jest około 30 sekund opóźnienia, więc to jest bardzo ważne, żeby ta audycja przebiegała płynnie. Czy jest z nami kolejna osoba? Tak, jestem. Cześć. Cześć, witam. Mam takie pytanie, bo w pewnym programie już po śmierci Pawła Andrzej Iwan zgłosił taką opinię, że było to samobójstwo, które podobno on i Paweł planowali. I w sumie żadna inna informacja później o tym nie wyszła. I czy możesz coś w tej kwestii powiedzieć? Wiesz co, Paweł, nie Paweł, Iwan, czyli Andrzej wspominał o tym, że planowali wspólne takie zakończenie życia, natomiast był trochę zły, że się to wydarzyło bez niego. No, Iwan jest niezwykłym oryginałem, więc to było raczej przypuszczenie Andrzeja ze względu na te wcześniejsze ich wspólne rozmowy. Natomiast ja nie wiem, jak było. No, oglądamy ten ostatni jego odcinek One Man Show, gdzie on ewidentnie sugeruje pewne rozwiązania. Więc nie wiem, może nie wziął lekarstw wieczorem, wiedząc, że rano będzie miało to swoje konsekwencje. Nie mam zielonego pojęcia, jak było i też chyba nie byłoby specjalnie miłe względem rodziny roztrząsanie tego dzisiaj. Okej, jasne, rozumiem, ale dużo ludzi to tak naprawdę interesowało, więc... Może już się to pytanie nie powtórzy. Ja powiem ci tylko jedno, że jak pamiętam, w dniu śmierci Pawła rozmawiałem z Przemkiem Ludzkim i mówię, ty, no on wczoraj w programie przewidział swoją śmierć i trochę tak pół żartem, pół serio mówiliśmy, że w końcu musiał to zrobić, musiał w końcu trafić, bo Paweł należał do osób, które swoją śmierć przewidywały jakieś 150 razy w ciągu roku, więc siłą rzeczy w pewnym momencie musiało to nastąpić. To nie jest tak, że on raz jeden powiedział, że to się wydarzy i to się wydarzyło, tylko raczej mówił tak dość często, ale myślę, że ten temat warto zamknąć. A jeszcze takie jedno krótkie pytanie mam, no bo Paweł powiedział, że prawdziwy dziennikarz sportowy, czy w ogóle dziennikarz, nie prowadzi prywatnych rozmów. Czy też uważasz, że to opinia jest słuszna, czy nie? Nie, uważam, że jest niesłuszna. Uważam zresztą, że Paweł Zaleszny był niezwykle barwną osobą, ale niekoniecznie był wzorem dziennikarskim, tak mówiąc krótko, więc przepraszam, jeśli kogoś uraziłem, ale mam chyba prawo do własnej opinii. Od Pawła można było się dużo nauczyć, co robić, ale też można było się równie dużo nauczyć, czego nie robić. I Paweł Zarzeczny takim podejściem, że prywatnych rozmów nie ma i wszystko, co się mu powie, należy potem puścić dalej w świat, sam sprawił, że w pewnym momencie wylądował trochę na uboczu, bo niestety to jest tak, że czasami ludzie ci mówią coś w tajemnicy, jeśli ty to puścisz od razu dalej, to mówią ci to po raz ostatni. Jeśli złamiesz taką tajemnicę względem 200 osób wokół ciebie, to zaraz 200 osób wokół ciebie nie chce z tobą rozmawiać i siłą rzeczy przechodzisz do etapu, w którym zaczynasz opowiadać sam o sobie. Myślę, że to był trochę problem Pawła, że czasami nie potrafił wyhamować w pewnych kwestiach. Ale też to sprawiło, że dzisiaj jest taki uwielbiany, że oczywiście miał takie doczesne problemy, ale dzisiaj po latach jest ciągle pamiętany. Okej, dobra, to dziękuję bardzo. Cześć. Mamy podobno nawet już mi realizator podpowiada historyjkę Pawła, jeśli chodzi o prywatne rozmowy, więc jeśli możemy ją wypuścić, to jest to dobry moment, tylko nie mówcie mi, że znowu muszę na nią czekać. Mamy ją. No to zobaczmy sobie o prywatnych rozmowach, co sądził Paweł Zarzeczny. Wojciech Łazarek pracował m.in. w Sudanie, Egipcie i Arabii Saudyjskiej. No i ja sobie przypominam, jak kiedyś byłem w przeglądzie sportowym i Wojtek dzwoni do mnie i mówi tak: Paweł, daj tam taką notkę, że szukają mnie kluby egipskie bardzo i tam proponują duże pieniądze. Ja mówię, a po co mam to dawać? No bo wiesz, bo Jagiellonia mi chce i więcej kasy da. No ja oczywiście napisałem to wszystko. Zadzwonił syn Wojciecha Łazarka, powiedział, że jestem świnią i tak dalej, i tak dalej.
A ja zawsze mówię tak i to radzę wszystkim dziennikarzom. Nam płacą za ujawnianie wiadomości, a nie za ich zatajanie. Nam płacą za ujawnianie, a nie za zatajanie, to mówił Paweł. I od razu mamy to, co obiecywaliśmy wcześniej, czyli Paweł zarzeczny o swoim zakładzie, co wywołał jeden z naszych widzów. Jeszcze chwilkę, o Boże. Dobrze, czy mamy kolejny telefon? Halo? Czy jest z nami kolejna osoba? Chyba nie ma z nami kolejnej osoby na razie, znaczy na pewno jest, tylko jest jakiś problem, że pewnie za dużo osób zadzwoniło równocześnie. Patrzę na czat, tutaj spoglądam, ale ten czat na razie zbyt wielu takich merytorycznych pytań nie zadaje. Paweł, weź jakieś anegdoty o imprezach u Don Pablo, opowiedz. Ja muszę powiedzieć, że mam problem z anegdotami z tego względu, że ja nie umiem opowiadać anegdot. Ilekroć się biorę za opowiadanie anegdoty, wypada to co najwyżej średnio, a zazwyczaj słabo, bardzo słabo albo żałośnie, więc wolałbym jednak, żeby te anegdoty opowiadali inni. Wiem, że wiele osób z naszych słuchaczy gdzieś tam się natknęło na Pawła i coś śmiesznego jeszcze opowiedzą. Wiele też z tych anegdot jest takich, które nie do końca dzisiaj, wbrew temu, co Paweł mówi, że prywatnych rozmów nie ma i prywatnych sytuacji nie ma, to myślę, że dla samego Pawła lepiej, żebyśmy jednak przyjęli, że takie prywatne sytuacje także występują. Dobrze, czy mamy kolejny telefon? Opowiadanie anegdoty. Halo? Co najwyżej. Nie wyciszyłeś. Zrzucamy cię, przykro mi, dziękuję bardzo. Teraz będziemy zrzucać wszystkich, którzy nie wyciszają na czas. Poprosimy kolejną osobę. Dajemy zakład najpierw. Polega na lekcie. No i nudziło mi się głosami dziennikarza. To tak rzuciłem hasło. Zróbmy zakłady, nie? No tam po ile? No to ja mówię, no po 100, no przynajmniej będziemy się po 5 zł zakładać, bo to bez sensu. Po 100. No to harcerze to uciekali. No wiadomo, 100 nie mają, tu byś też nie miał, nie? Tak do Karola się zwracam. Harcerze uciekali, ale została taka gwardia, czyli ten od opisywania alkoholowych ekscesów w kadrze, szef naczelny przeglądu, główny komentator Polsatu, Maty Borek, nie? No i tak stoimy, ale tak naprawdę takie towarzystwo, które już niejedne kwestie widziało. No i zaczynamy typować. Maty wyciąga telefon i zapisuje w typy, nie? No i zaczyna on tak, jako taki, no senior komentuje w końcu spotkania kadry i zna się na futbolu zagranicznym na pewno lepiej ode mnie 20 razy. I mówi, no dobra, on ma taki nonszalacki styl mówienia, no dobra, Real 5-0, no, wpisuje 5-0, stówkę wyjmuje, co dla niego stówka, nie? Stówkę zarabia w minutę, no ja na to muszę aż 2 minuty poświęcić, no a on minutę. No i ktoś tam 2-0, ktoś inny tego śmiałego. Michał Poltak ambitnie poszedł i postawił 4-2 dla Realu. Co już i tak było optymistyczne, że Legia strzeli jedną bramkę więcej niż w pierwszym meczu, ale z kolei jedną mniej straci. No i ten. No i doszło do mnie. Ja mówię oczywiście zgodnie ze swoją zasadą. 4-2 Legia. Tak patrzył na mnie, Karol, tak patrzył na mnie, tak z politowaniem, nie? No Paweł się pewnie najebał, pod rana, kurwa, a tu już 20:45. I ten, jakie 4-2, w ogóle o co chodzi? No ale ja stówkę wyciągam, kładę, nie? I ten, pod tym względem również byłem przygotowany, że stać mnie na to, żeby wyrzucić przez okno. A jak będę miał kaprys, to wyrzucę i 5. No i ten, no i, ale trzeba szanować pieniądze na 10 groszy. Pamiętajcie. No i dobra, to 4-2. No i nagle tak 0-1, 0-2. Wiesz co, ja sobie, Karol, pomyślałem wtedy, że Legia ten wariat Magiery to już przećwiczyła w Kielcach. Potem też najpierw doprowadziła do 0-2, żeby następnie strzelić 4 bramki, nie? I tak sobie pomyślałem, kurde, jeżeli to ma być skuteczne, Jacek Mochta kiedyś też tak prowadził drużyny, że powodował sytuację stresową, że ekipa ma w meczu towarzyskim na przykład przegrywać i ma 10 minut w samej końcówce, żeby atakować i starać się odrobić straty. No i dobra, no i tak. Mówiąc szczerze, atmosfera zaczęła tak trochę, no być taka trochę smętna, no bo to 1-0, to 2-0, to tak obliczać co 15 minut, jeszcze widać, że ten Bale co ruszy, to 2 kroki jest, 3 kroki przed kimś, no to w ogóle, no super, super, zawodnik zrobił na mnie 20 razy większe wrażenie niż Krystyna.
i ten. I no, tam o innych nie mówię, ale ten akurat na tego Gareta patrzyłem. I zabawna sprawa, a z drugiej strony nasz Nikolić. No i taka jest różnica między Legią a Realem, że tamci mają napastnika za 100 milionów euro, a Nikolić za darmo. No proszę, to my mamy za darmo, a tamci mają za 100 milionów. To mówiąc szczerze, kogo tu porównywać, kogo z kim. A tu jednak okazało się, Bóg istnieje, bo tak 1-2, to już każdy wie, bo to trąbią media od rana, nagle wszyscy miłośnicy Legii. Szkoda tylko, że pluliście na te Legii, jak tam paru kibiców tam trochę nawywijało. Dobra, ja wam odpuszczam. I ten, i 1-2, dobra, robi się 2-2, a my cały czas patrzymy, kto wypada z gry. Już przy 1-2 wyleciał Borek, no bo on typował 5-0, bo to już wiadomo, że już nie uczestniczy w puli, a pula koło tysiaka. No to już taka przyzwoita, nie? Tak, żeby chapnąć za żadną pracę 1000 zł, nie? No to wyleciał Borek, potem wyleciał coś. Bałem się w pewnym momencie, Robert Błoński z przeglądu stawiał 3-1 Real, no i przy 2-1, bo całkiem prawdopodobne, że walną tą trzecią i mówię, nie no, Błona, który się kurde kompletnie nie zna na piłce. Patrzyłem nie na mecz, tylko kto będzie odpadał z typowania. A już miałem te wyniki wszystkie w głowie. No jak padło na 2-2, to w grze został tylko Michał Pol, 4-2 Real i tylko ja, 4-2 Legia. I pada 3-2. Jak pada 3-2, no to wiadomo, że już tylko ja zostaję w grze. Tylko weszło. Tylko Paweł Zarzeczny. Tylko pan Paweł okazał się, zna się poważnie na piłce nożnej na najwyższym poziomie. Tak, prawda? Poproszę brawa. Nie przyniosę wstydu i tego. I 3-3-2. Tak też patrzyli na mnie jak na dunia trochę, że ja może miałem jakieś przecieki z Malezji czy coś. Oczywiście, że jakbym miał przecieki z Malezji, to bym postawił 3-3. To był Paweł Zarzeczny w typowej dla siebie historii, w której oczywiście prawda zeszła na dalszy plan, ponieważ jak już informuje mnie na bieżąco Mateusz Borek, on w tym typowaniu typował nie 5-0 dla Realu, tylko 2-1 dla Realu, a więc przez długi czas był w grze o główną pulę, ale widocznie nie pasowało to do koncepcji, a Paweł Zarzeczny bardzo często powtarzał, żeby ci prawda nie przeszkadzała w pisaniu. To było jego motto, niezbyt wychowawcze. Młodym dziennikarzom zalecam, żeby prawda jednak przeszkadzała w pisaniu, no ale czasami bywa zabawnie, gdy nie przeszkadza. Czy mamy kolejną osobę na linii? Witam panie Krzysztofie. Witam. Witam serdecznie. Dzwonię, ponieważ chciałem powiedzieć, że naprawdę ogromny szacunek dla pana za to, jak pan wspomina zawsze pana Pawła, bo przeważnie jest teraz tak, że jeżeli ktoś, nawet jakiś znany, umiera, to jest tak, że jest wielkie halo przez pierwszy miesiąc, dwa, piszą o nim gazety i tak dalej, a później jakoś jest taka cisza i już każdy o tym zapomina. A u pana zawsze pan wspomina pana Pawła, nie tylko w rocznicy, ale zawsze na weszło, jest jakiś felieton, wspomnienie, to jest naprawdę wielki szacunek, bo takich ludzi już jest coraz mniej. Nawet dzisiejsza ta rozmowa z panem Pawłem, no czapki z głów, naprawdę super sprawa. Nawet ten pana dzisiejszy ubiór, to jest naprawdę widać, że z ogromnym szacunkiem pan zawsze podchodzi do pana Pawła i podziwiam bardzo. Także dziękuję bardzo, ale nie słodźmy mnie, bo nie o to chodzi tutaj. Opowiadamy o Pawle, ja sobie poradzę. Także a ja dzwonię z Zalesia Górnego, także niedaleko. Czyli sąsiad. Po sąsiedzku, to prawda, nigdy się nie spotkaliśmy, ale szkoda i szkoda, że pana Pawła już nie ma i jak możecie, to naprawdę puszczajcie to jego felietony, jego filmy, filmiki, bo naprawdę fajnie się go oglądało, z humorem zawsze podchodził do różnych spraw, nawet takich ważnych i to zawsze jakoś wpływało tak, tą atmosferę, która czasami była nawet bardzo gorąca, można było na luzie do tego podejść, także serdecznie pozdrawiam, dziękuję. No i tyle. Pozdrawiam, dziękujemy bardzo. Właśnie przeczytałem na czacie, że ubrałem się jak slusz na otwarcie kanałów. No cóż, niczego lepszego dzisiaj w szafie na moją obecną uwagę nie miałem rozczarowanych. Przepraszam, mam nadzieję, że prezencja pozwoli wytrwać jednak przez kolejne 3 godziny i 18 minut tutaj z nami. Czy mamy kolejną osobę na linii? Halo? Liczę do 3, jak nie będzie wyciszone, to... Halo. Halo, cześć, witam. Witam, jesteś z nami na antenie. No dobrze, już nie jesteś. Dziękujemy bardzo, poprosimy kolejną osobę. Halo?
Zaraz poprosimy osobę kolejną. Pamiętajcie, wyciszamy, bo tracicie czas. Dzwonicie do nas przez 30 minut, wykonujecie 200 połączeń, a jak już macie to połączenie wykonane, gdy jesteście na antenie, to zapominacie o podstawie. Jak nie będziecie wyciszać, ten program zmieni się w jedno wielkie halo, 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 czy mnie słyszysz, halo, halo. To nie o to chodzi. Czy mamy kolejną osobę z nami? Cześć, witam. Cześć, witam. Dobry, zgłaszam was z tej strony. Taka sprawa. Chciałbym powiedzieć, że niejako ta kariera Pawła to było jedno wielkie świadectwo po tym, co on przeżył w dzieciństwie. Jakie traumy. Tam, gdzie się wychowywał, powiedział, że też był wiele razy bity. I kurczę, to tak naprawdę dla tych, którzy chcą zacząć gdzieś cokolwiek, a się wstydzą, boją, to takie jakby świadectwo, że no, że można, nie? No, Paweł przeszedł przez piekło, no bo jakby dość późno zaczął o tym publicznie opowiadać, o tym, że jego tata zamordował jego mamę w zasadzie na jego oczach. Ta historia rodzinna była dramatyczna, on potem był sierotą. Myślę, że uciekł w świat książek, w świat edukacji, w świat powieści, wchłonął nieprawdopodobną liczbę. Też czytałem o pobycie w domu dziecka. Tak, tak, tak. Potem go ciocia wychowywała przez jakiś czas, wchłonął nieprawdopodobną liczbę książek, co przy jego pamięci, bo miał doskonałą pamięć, sprawiło, że te wszystkie książki zostawały mu w głowie i stanowiły jego kapitał potem przez lata i jego największą broń. Myślę, że wielu dziennikarzy miało problem z Pawłem Zarzecznym, bo się z nim nie zgadzali, albo etycznie na pewne sprawy spoglądali inaczej, albo jego styl bycia im nie odpowiadał. Natomiast nie było dziennikarza w Polsce, który podważyłby oczytanie, erudycję i wiedzę Pawła, bo pod tym względem był niesamowity. Dokładnie, dokładnie. Jeszcze takie pytanie, chciałbym już tak off topic trochę. Nie wiem, czy wiesz, czy może masz jakieś informacje, jak w tych czasach koronawirusa prosperuje Tuzim Travel? Nie wiem, nie mam pojęcia. Też nie chce mi się dzisiaj o tym rozmawiać. Jasne, jasne, jasne. To tak też... Pół żartem, jasne. Żarty tego, też są dzisiaj jak najbardziej dozwolone. Jeszcze chciałem powiedzieć, że zupełnie inne podejście, jak opowiadał Paweł, że dawał szansę młodym, a tutaj takie właśnie raczej z myśleniem o sobie. Mm-hmm. No to prawda. Ja muszę powiedzieć, że bo tutaj na czacie ktoś mi zadał pytanie, jak poznałem Pawła Zarzecznego. To znaczy ja Pawła Zarzecznego poznałem tak, że byłem dziennikarzem przeglądu sportowego powiedzmy przez rok albo dwa, gdy dołączył do redakcji Paweł Zarzeczny, dołączył jako zastępca naczelnego, więc oczywiście z początku była pewna obawa, że każdy taki człowiek na stanowisku przyprowadza nowych ludzi lub też ma inny pogląd na redakcję. Na początku promuje tych, którzy mają najbardziej uznane nazwiska, a człowiek, który już był w takiej redakcji i walczył o swoje, to musi wszystko zaczynać od początku, ale akurat wszystko poszło szybciutko i w zasadzie powiedzmy, nie chcę strzelać datami, ale ja dołączyłem do przeglądu w 97 roku, Paweł pewnie w 99 i myślę, że to jego decyzja była, że czy w 2000 i myślę, że jego decyzją było to, że już w 2002 to ja byłem korespondentem z Mistrzostw Świata z Korei i Japonii. Kto dzisiaj by postawił na wówczas 19-latka, bo w lipcu miałem dopiero kończyłem 20 lat, w końcówce lipca, więc kto by postawił dzisiaj na 19-latka jako głównego korespondenta gazety i to 19-latka bez etatu, więc on takie odważne decyzje dokładnie. A jeszcze mam pytanie co do stylu menedżerskiego w tej redakcji. Czy on się tak szarogęsił, typu jak czytałem o Kołtoniu, że to moi ludzie, to są moje dzieciaki, czy on raczej w kwestii menedżerskiej właśnie był taki, że lubił odważne decyzje, nie bał się jakiegoś tam backupu w razie czego. Na pewno decyzje podejmował własne. Był ostatni do zwalniania ludzi. To znaczy ja nawet nie przypominam sobie, czy on kogokolwiek zwolnił, jakby ciężko mu to przychodziło. Zdarzały się zebrania, na których był dla kogoś niemiłym, bo to w każdej firmie występuje. Zdarzały się dni, gdy nie był specjalnie dysponowany, to też oczywiście jest prawda. Nawet ja muszę się przyznać, raz napisałem felieton za Pawła Zarzecznego, to znaczy on tam wyszedł sobie około 14 czy 15 do Balbinki, swojego ulubionego wówczas pobliskiego lokalu na piwo. No ale tak się stało, że do godziny 20 albo 21 nie wracał i ten felieton po prostu musiał być. I w końcu zadzwonił, mówi,
weź coś napisz za mnie. I ja tak myślę sobie, kurczę, napisać coś za Pawła Zarzecznego w taki sposób, żeby po pierwsze ludzie się nie zorientowali, że to nie Paweł, i po drugie, żeby on nie miał pretensji dzień później, że w ogóle jak, że zbłaźniłem jego nazwisko i napisałem coś, pod czym on by się nigdy nie podpisał. No był to ciężki test udawania jego pióra. Jestem ciekaw, czy po latach ktokolwiek by zgadł, który felieton Pawła Zarzecznego nie był felietonem Pawła Zarzecznego, tylko felietonem Krzysztofa Stanowskiego, bo taki jeden w Przeglądzie Sportowym się ukazał. Może mamy jakichś archiwistów, którzy wyskoczą ze swoimi typami. Jeśli chodzi o styl zarządzania Pawła, to Paweł był takim też czasami taką osobą, która sobie wieczorem przyszła, bo z siatką browarów podeszła do tych młodszych dziennikarzy, usiadła i zaczęła rozmawiać o życiu. Oczywiście te porady były w stylu takie, że nie wiem, chłopak, który ma lat 19, 20 czy 25 miał problem sercowy, a Paweł w swoim stylu otwierał piwko, mówi tego śmego to się nie przejmuje, no i tak tam zaraz, czy chłopak się zakochał, on mówi tego śmego tam się nie przywiązuje, ona i tak zaraz z jakimś zdunem pójdzie, i tak mi to utkwiło do dzisiaj w pamięci, że ze zdunem, to takie nietypowy zawód, ona jakoś tam ze śmierdzącym zdunem czy coś, ja szczerze mówiąc wtedy nawet nie wiedziałem, kto to jest zdun i musiałem sobie dzień później sprawdzić w słowniku, kim jest zdun, ale od tamtego czasu wiem, więc Paweł mówił właśnie, że żeby się do kobiet nie przywiązywać, bo i tak pójdą w długą ze zdunem, nawet jak będziesz najlepszym dziennikarzem, najbardziej eleganckim i będziesz pachniał najlepszymi perfumami. Jeszcze jedno takie pytanie mam, bo raczej dał się poznać jako gruboskórny, a tam po wygranej z Niemcami 2-0 nawet do telewizji poszedł i nie ukrywał wzruszenia. Czy sądzisz, że to było tak przełomowe i dodawał temu spotkaniu jakiś tam smaczek, tam tą martyrologię i całe tło? Czy patrzył to pod tym względem, czy on raczej taki był, że... Wiesz co, szczerze mówiąc, nie rozmawiałem o tym meczu z Pawłem. Widziałem jego reakcję w telewizji, ale nie potrafię nic więcej powiedzieć. Aha, dobra, nie blokuję linii. Wszystkiego dobrego. Jasne, dzięki wielkie. Zapraszamy kolejne osoby do dzwonienia 22 219 50 31. Ten numer też widzicie na ekranie. Czy jest ktoś z nami? Aha. Cześć, witam. No, masz trzecią szansę i ostatnią. Halo, cześć, witam. Dobra, to by było na tyle. Zapraszamy kolejną osobę. Jeśli chodzi o Pawła, to pamiętam taki pierwszą przygodę z nim, jak się tak poznaliśmy trochę lepiej, poprosił, żeby go odwieźć do domu. Po drodze stwierdził, że jednak nie do domu, tylko gdzie indziej, do takiego lokalu, przed którym stała ochrona. No i powiedzmy, ten lokal to nie był lokal taki, do którego wszyscy sobie wchodzą, a zwłaszcza nie osoby niepełnoletnie. No i ja, jako że byłem osobą niepełnoletnią, czy wyglądałem na osobę niepełnoletnią, nie wiem, miałem 17 czy 18 lat, czy nie wiem ile, no a może 19, okej, w porządku, w każdym razie wyglądałem młodo. I podjechaliśmy pod ten lokal i poszedł ochroniarz i spytał się, czy ja też wejdę do środka. A Paweł do tego ochroniarza, który był naprawdę wielki i naprawdę groźnie wyglądał, mówi: słuchaj, to czy on wejdzie, to zależy tylko od jego chęci. Zapamiętaj, że to on tu rządzi, a nie ty, bo ty, mięśniaku, chamie jeden, możesz mu co najwyżej tutaj wyczyścić szyby, bo pan Krzysztof jest dyrektorem mojej ochrony i pan Krzysztof, w przeciwieństwie do ciebie, ma pozwolenie na broń. I jak będzie chciał, to tej broni użyje, a potem powie na policji, że takiego śmiecia jak ty to zastrzelił, bo taką miał fantazję, rozumiesz? A ty nie możesz mu nic zrobić. Ja stałem taki oszołomiony obok w ogóle. Nie no, Paweł, nie zostawiaj mnie teraz tutaj samego z tym gościem, bo przecież to się może skończyć niemiło. Ale widocznie ten facet był przyzwyczajony do tekstów Pawła i generalnie machnął ręką. Paweł wszedł do środka, ja zaczekałem w samochodzie i tak to się skończyło. Halo, czy jest z nami kolejna osoba? Halo? Cześć, witam. No, nie ma. Zrzucamy tą osobę. Poprosimy następną. Cześć, Krzysiek. Cześć, witam. Witam cię serdecznie. Słuchaj, Paweł był taką osobą dosyć, powiesz, no, jego tryb życia był dosyć taki, powiedzmy, hulaszczy. Powiedz mi, czy była taka sytuacja,
że tak cię zdenerwował, że zacisnęły ci się pięści, mówisz, no jak ci zaraz zajebę. Wiesz co? Wydaje mi się, że była. Ale też chyba niezbyt często i też to było trochę tak, że jak Paweł dochodził do takiego momentu, że zaczynał wszystkich irytować, to szybko usypiał, więc też nie bardzo było kogo bić. Nie przypomnę sobie teraz nic takiego. Pamiętam, jak byliśmy w parę osób na Mazurach w Nowym Mieście Lubawskim, Drwęca, Nowe Miasto Lubawskie, taki był klub. I Paweł... Dużo meczy kupował. Słucham? Dużo meczy kupował chyba. Tak, to był tam był prezes Fantazją, kupował mecze i chyba nawet chciał Pawła Zarzecznego zrobić trenerem przez pewien czas. I Paweł to bardzo poważnie brał pod uwagę. W każdym razie u właściciela tego klubu mieszkaliśmy w takim domku przy jeziorze. No ale niestety już nawet to było ponad siły tego prezesa. To była osoba, która chciała w końcu Pawła pobić, bo ugotował, stwierdził, że ugotuje sobie ziemniaki w nocy. Ale oczywiście usnął, no i cała woda wyparowała, skończyło się tak, że cały dom stanął nie w płomieniach, tylko w dymie po prostu i musieliśmy się ewakuować. No i niestety to było ponad już wytrzymałość tego prezesa, która i tak była wystawiona na próbę przez całe poprzednie dni, więc generalnie wracaliśmy do domu w środku nocy. A powiedz mi, no teraz zwołujemy, że już może sobie z powrotem potańczyć. A powiedz mi, czy jest jeszcze jakiś, był jakiś jeszcze selekcjoner, z którym też szedł ostro w długą? Jeszcze raz możesz powtórzyć? Wiadomo, teraz zwołujemy, może sobie potańczyć z powrotem, prawda? Selekcjonerem byłem. Mhm. A czy kojarzysz, był jeszcze jakiś selekcjoner, z którym też lubił uderzyć w długą? Oj, poczekaj. Zengele miał konflikt. Z Apostelem wydaje mi się, że miał konflikt. Z Piechniczkiem w długą się raczej uderzyć nie dało. No pewnie też. Z Zibim przez chwilę? Nie, tam z Zibim też był konflikt w pewnym momencie. Pamiętam taką konferencję prasową Bońka w Ostrowcu Świętokrzyskim chyba. Tam Polska grała mecz, gdzie dość mocno się pożarli. Tak, wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że poza wujem takiego selekcjonera nie było. Może Wojciech Łazarek, o, to może być niezły strzał. Bo z Andrzeja Slejlała się zawsze śmiał, że on nie wie w ogóle, co się dzieje w jego drużynie, że myśli, że wszyscy śpią, bo oprzedł pierwsze piętro, a w tym czasie wszyscy poszli, wiesz, do piwnicy. No. Jak za Henka po 100 lat, to samo chyba. A w Paryżu też była taka sytuacja chyba przed meczem, że 1-1. Jeszcze raz powiedz? Tak, podobna była historia chyba we Francji z u Henka po 100 lat. To chyba dobrze potoczyli przed meczem, to jest takim fajnym 1-1. Nie pamiętam tej historii, przykro mi. Dobra, jeszcze takie post-scriptum jeszcze do Kowala, żeby nigdy już nie powiedział Ksawi na antenie. Dobra, dzięki, pozdrawiamy. No hej, pozdrawiam. Słuchajcie, mamy takiego słuchacza, który naokoło się strasznie do nas próbował dobić, żebyśmy się z nim skontaktowali, bo często rozmawiał z Pawłem, jak Paweł pracował w Orange Sport, więc spełnimy to życzenie. To jest pan Łukasz Grodzicki. Bym prosił, aby nasza reżyserka wykręciła numer do Łukasza. Zaraz zobaczymy, co ma nam ciekawego do powiedzenia. Historię z Wójcikiem zresztą chyba mamy do puszczenia, to jeśli mamy, to poproszę, obejrzymy sobie Paweł Zarzeczny i Janusz Wójcik. Panią na reakcję. Nawałka mówi o kwestiach sportowych. Ja jestem laikiem, ale dla mnie Żyro nigdy nie osiągnie 1/10 klasy Błaszczykowskiego, nigdy nie strzeli gola ruskim na ważnym turnieju. Kucharczyk tym bardziej. Dziennikarze tego nie widzą, czy nie chcą widzieć, by nie podpaść selekcjonerowi. Jak nie chcą podpaść, to co z nim za dziennikarze? Pozdrawiam serdecznie. No więc ja muszę powiedzieć tak, ja czasami wątpię, czy wypada nazywać dziennikarzami, bo rzeczywiście te konferencje, nawet, bo jeżeli mówię, trener ma prawo nie odpowiedzieć, czy piłkarz nie odpowiedzieć, ale wtedy te informacje, ja to powtarzam, trzeba zawrzeć w pytaniu. Natomiast oni się najwyraźniej boją do niego zadzwonić, boją podjechać pod dom. Ja toczyłem wojny z wszystkimi selekcjonerami, oczywiście nie zyskując tym sobie przyjaciół, ale respekt. I powiem tylko tyle, jak po raz kolejny kiedyś tam obraziłem Janusza Wójcika i on tak podszedł do mnie na jakiejś imprezie i mówi, tak ze złością w oczach mówi, wojna.
A ja mówię, wojna to wojna. No i żeśmy dalej wojowali, aż tam za miesiąc czy dwa się złamał i zrobiliśmy imprę jakąś pojednawczą. Tak, Paweł Zrzeszy, te wojny z selekcjonerami, z trenerami, to była w przeglądzie sportowym wówczas normalka. Pamiętam, jak Paweł Zarzeczny po awansie kadry Engela, który był niesamowicie fetowany w Polsce, ten awans urósł do rangi historycznej, że po tylu latach klątwa Bońka przełamana, rok 2002, wreszcie jedziemy na wielką imprezę, no bo być może młodsi widzowie nie pamiętają, ale rok 2000 nas nie było, 98 nie było, 96 nie było, 94 nie było, 92 nie było, 90 nie było, 88 nie było, 86 byliśmy, więc ta przerwa była bardzo, bardzo długa. Wtedy awansowaliśmy po 16 latach i Paweł Zarzeczny napisał wtedy, użył cytatu z jednego ze swoich ulubionych filmów, Pulp Fiction, czyli to jeszcze nie czas na lizanie się po... No i ten cytat niezwykle nie spodobał się Jerzemu Engelowi, na tyle, że wówczas zerwane zostały stosunki reprezentacji z przeglądem sportowym i zdaje się, że dwóch dziennikarzy na wyraźne żądanie zawodników miało zakaz pisania o kadrze. Oczywiście pisali dalej, tylko się podpisywali inaczej i tyle było z tego całego planu piłkarzy, żeby tych dziennikarzy pozbawić pracy, no bo to chyba taki był zamysł, więc no, nie pozbawili, jedynie co czytali to samo, tylko że zamiast Nowak podpisywał się Iksiński, a zamiast Iksiński podpisywał się Kowalski. Coś słyszę, że nasza reżyserka chce nam puścić. A, mamy pana Łukasza na telefonie. Halo, cześć. Halo. Łukasz. Halo, Krzysztof? Tak, cześć. Tak, cześć. Miło mi dzwonić. Dziwne uczucie, bo nie dzwoniłem już do programu na żywo od 6 lat. Ostatni raz, kiedy rozmawiałem, to było właśnie z Pawłem w Oręczu. Pamiętam naszą rozmowę na krótko przed Mistrzostwami Świata w siatkówce w Polsce. Wtedy rozmawiałem z Pawłem o tych mistrzostwach. On przedstawił swoje prognozy na turniej i mówił, że będzie bardzo źle. A jak było, to wszyscy pamiętamy. A także to odnośnie jego umiejętności przewidywania wyników imprez. Później jeszcze miałem kilka razy możliwość rozmawiać z Pawłem prywatnie na różne inne tematy. Natomiast jeśli chodzi o moje pytanie do ciebie dzisiaj wieczorem, no to wszyscy, którzy śledzą Pawła, znamy jego rozrywkową, wesołą, nie zawsze etyczną stronę z ekranów. Natomiast wszyscy też wiemy, jakie miały doświadczenia z przeszłości. Dlatego moje pytanie do ciebie będzie o tą drugą stronę Pawła, refleksyjną i wrażliwą. Chodzi mi głównie o wydarzenie, które wspominałeś w swoich tekstach pożegnalnych o Pawle, właśnie kiedy umarł 3 lata temu. Konkretnie o sytuację z Eleven Sports, kiedy Stan Futbolu został zrzucony z anteny i dostał oddzielną ofertę, z której zrezygnował. Może coś więcej o tym powiedzieć? Wiesz co, no to było tak, że trzeba też uczciwie przyznać, że Paweł Zarzeszy nie zawsze spełniał wtedy takie standardy profesjonalnej telewizji, bo czym innym jest internet, a czym innym profesjonalna telewizja. I to trochę było tak, że ja też miewałem do niego pretensje, no bo Paweł Zarzeszy świetnie podnosił jakość tych odcinków, kiedy gość był nudny i kiedy rozmowa się nie kleiła. I wtedy wchodził Paweł i tą szarość zmieniał na jakąś barwę. Natomiast były też odcinki, gdy gość był bardzo, bardzo wygadany i interesujący, a Paweł to trochę zabijał swoimi czasami, gdy był nie w formie, takimi głupkowatymi dopowiedzeniami i bywał po prostu bardzo, bardzo nierówny. Też dla szefostwa telewizji zdarzało się, że to było trochę nie do zaakceptowania. Paweł miał takie fale, że miał lepsze momenty w życiu, miał gorsze i czasami na wizji wypadał lepiej, a czasami gorzej. Każdy widz dokładnie dostrzegał tą różnicę, to bez dwóch zdań. No, wtedy był taki moment, że rozstawaliśmy się z telewizją Eleven. Paweł Zarzeczny, generalnie przez moment ta telewizja miała
pomysł, żeby robić ten program dalej beze mnie, a być może z Pawłem? O dziwo, bo wcześniej naciskano, żeby może Pawła jednak nie było, bo bywa nie w formie. Ale jak już się ze mną pokłócono, no to uznano, że może Paweł by został, a ja bym odszedł, no ale Paweł stwierdził, że nie zostaje, że razem będziemy robić to, co robiliśmy. No bo też było tak, że przez lata Paweł był trochę poza mediami, tak naprawdę poza Weszło. Nigdzie nie mógł zarobić jakichś tam pieniędzy, żeby mieć na godziwe życie, więc trochę też zawdzięczał temu portalowi i on to doskonale rozumiał. Paweł generalnie był dość, nawet nie dość, Paweł był lojalną osobą, a później już jakby z upływem lat ta jego beztroska i frywolność oczywiście dawało sobie znać, ale coraz bardziej ustępowała takiej refleksyjności. Już on czuł w pewien sposób, że to życie należy podsumowywać, zamykać trochę na siłę, nawet czasami innych nakierowywać na właśnie na jakieś mądrości, które miał do przekazania. Ludzie jak to ludzie, w tym ja, czasami nie chcieliśmy tego słuchać. Na zasadzie: Paweł, dobrze, fajnie, że dzwonisz, fajnie, że chcesz poopowiadać o tym, jak mądrze żyć i na co trzeba zwracać uwagę, ale tak się składa, że mam teraz robotę albo aktualnie gram w piłkę z synem, no nie wiem, no cokolwiek. I nie zawsze się go słuchało, natomiast miał na pewno taką na stare lata potrzebę dzielenia się swoimi refleksjami z całym otoczeniem. I Paweł z ostatnich 3-4 lat był zupełnie innym Pawłem niż Paweł sprzed 20 lat. To były zupełnie dwie inne osoby. Paweł sprzed 20 lat był momentami nie do ujarzmienia i to też nie zawsze był najfajniejszy człowiek na świecie. Natomiast te ostatnie lata to moim zdaniem pod wieloma względami zyskał, jeśli chodzi o takie podejście czysto ludzkie. Dobra, jeszcze wspomnę naszą rozmowę z Pawłem z 2014 odnośnie meczu z Niemcami, który go tak później wzruszył. Pamiętam, że rozmawiałem z nim krótko po mundialu, kiedy to, wiadomo, Niemcy wygrali wysoko z Brazylią, byli w bardzo dobrej formie. Mało kto mógł się spodziewać tego, jaki wynik będzie kilka miesięcy później. Paweł akurat się spodziewał. Mhm. Tak, i kilka innych rzeczy też jakby wyantycypował. Tak jak później się to stało. Dobra, nie chcę już zajmować dłużej anteny. Życzę wszystkim zdrowia i dyscypliny. Jasne, dziękujemy. Nie już dłużej anteny. Wszystkiego dziękujemy. Dobrego. Dziękuję bardzo. To był pan Łukasz. Ja mam taką propozycję. Jest taki fragment, który nam może zbuduje kolejne godziny, które są przed nami. Fragment, w którym Paweł opracował wzór debila. Lubię to nagranie, ponieważ Paweł w tym nagraniu jest niezwykle wiarygodny. To znaczy, to jest Paweł taki typowy. To jest Paweł, który ma niesamowitą zdolność do opowiadania. Paweł, który 10 minut może jeden temat ciągnąć, nawet jeśli ten temat u innej osoby wyczerpałby się po minucie. Paweł, który nie gryzie się w język. Paweł, który jest przy tym zabawny. To jest coś takiego, czego mam wrażenie szuka się w internecie. Ta seria One Man Show, ona wtedy nie była specjalnie doceniana, to znaczy ona się nie oglądała nadzwyczajnie. Dzisiaj trochę mnie śmieszy, jak czytam, ja zaczynałem od One Man Show dzień, ja to codziennie oglądałem. Były takie osoby, oczywiście, może to są właśnie te osoby, które piszą. Trochę szkoda, że wtedy dość mało osób to oglądało, bo niektóre odcinki to są całkowite perełki. Myślę, że ten fragment spodoba się Mateuszowi Borkowi, bo on będzie jako specjalista od sportu walki, będzie wiedział, o kim mowa i może zna dalsze losy bohatera tej opowieści. W każdym razie posłuchajmy, jak Paweł Zarzeczny stworzył wzór debila. Mianowicie tytuł: Mógłbym umrzeć w klatce i na zdjęciu Tymoteusz Świątek. Ja może to tak pokazać tak bliżej, żebyście wiedzieli, jak wygląda człowiek, który właśnie dostał oklep.
No więc tak mówiąc krótko, nos złamany, oczy podbite, pęknięta gałka oczna. Łuki brwiowe to pozaklejane. No w ogóle wygląda on jak 13 dziecko stróża. W ogóle no, samo nieszczęście. Ale słuchajcie, no dlaczego ja o tym siadam? Bo to wywiad tygodnia. No w sam raz pasuje na tygodniki. Wywiad tygodnia i rzeczywiście to zasługuje na miano wywiadu tygodnia, bo kiedyś taki człowiek, na którego często się powołuje, Janusz Atlas, nazwał jednego z dziennikarzy wzorem debila. Tak jak w Sewrys jest wzór metra na przykład, no to wzór debila. No więc jeżeli chodzi o pana Tymoteusza Świątka, no taki młodziak, chudzina nawet, który dostał ten łomot straszliwy, ale się nie poddał, to mógłbym powiedzieć, że to jest wzór, ja wiem, jakiegoś tej jakiejś bezmyślności, no czegoś kompletnie bliskiego do tego, co miał na myśli pewnie Januszek. I już czytam wam, bo na pewno jesteście ciekawi. Co może człowiek bardzo mocno pobity po głowie mówić? Jak z pana zdrowiem po brutalnej walce z Wiktorem Marinho? Świetnie, czuję się super. O, no, świetnie, no świetnie się czuję, super. Szpital tak, tydzień. Badania z 3 miesiące. Nie wiadomo za jakie pieniądze. O moje zdrowie nie musicie się martwić, przekonuje 21-letni zawodnik mieszanych sztuk walki. No to nie są chyba mieszane, to są chyba takie, żeby dostawać po głowie. No więc tak. Świetnie, czuję się super, jestem już gotowy do następnej walki. No, może troszkę przesadzę, troszkę. Psychicznie tak, ale fizycznie muszę się jeszcze podleczyć. Myślę, że za miesiąc będę mógł stoczyć kolejny pojedynek. To chyba najważniejsze, chęci, optymizm i psychika. Skończyło się na pękniętym oczodole, żadnych większych obrażeń? To pytanie redaktora Tomasza Dębka. Nie skończyło się bez żadnych większych. Rozumiem, pęknięty oczodół to jest mniejsze obrażenie. To oczodół to wiecie, to co chroni nasze cenne oczy. Więc on mówi, leciutko pękniętym, naprawdę nic mi się nie stało. Wyszedłem ze szpitala, opuchlizna schodzi. No schodzi, rzeczywiście schodzi. Tak schodzi, że aż fioletowo w biało-czarnej gazecie widać, że to jest fioletowe i żółte. Zawsze fioletowe zamienia się na żółte. No więc tak, jest świetnie. Odczuwa pan już skutki popularności? Nie, ten Tomasz Dębek też powinien gdzieś być czy jakimś wzorem. Odczuwa pan już skutki popularności? Bardzo dużo się o panu ostatnio mówiło. Fanów w portalach społecznościowych też przybywa w niesamowitym tempie. To prawda, jestem z tego powodu szczęśliwy. Spełnia się moje marzenie. Wiele osób dostrzegło moją ciężką pracę. Wycieranie maty to rzeczywiście ciężka robota na pleckach. O to chodziło. Chyba każdy dzieciak oglądał filmy z Bruce'em Lee czy Jackiem Chanem. No rzeczywiście ja z Bruce'em Lee to oglądałem. Weźcie smoka, ale Bruce Lee to raczej innych czołgał, a nie jego. I dlatego ja pamiętam. Mnie udało się coś podobnego wcielić w życie. Jestem do nich porównywany. To naprawdę, by żadnemu gościowi zmierzyć temperaturę, wysłać go na obserwację, jest do nich porównywany. On do Brukseli. No oczywiście widziałem w zeszłym tygodniu film Marlow o takim fajnym, kapitalnym detektywie. To na podstawie powieści Chandlera. No i tam Bruce Lee rzeczywiście przegrywa, bo wyskakuje z balkonu z 10 piętra tylko dlatego, że Philip Marlowe, to jeszcze w czasach niepoprawności politycznej, mówi do niego, co, zacząłeś kochać się w chłopakach? No i Bruce Lee nie może znieść takiej hańby. Oczywiście we współczesnym filmie amerykańskim taka scena nie mogłaby mieć miejsca, bo przecież posądzanie o seks z chłopakami to jest komplement, a nie to nie jest jakaś obraza. No dobra, lecimy dalej do naszego bohatera Tymoteusza. Teraz jak będę miał na myśli kogoś, kto tak daleko oddala się od rzeczywistości, to będę mówił Tymoteusz. No więc tak. W tych porównaniach, bo to Bruce Lee już był i Jackie Chan, w porównaniach częściej padało nawet nazwisko Rocky Balboa. A oczywiście Tymoteusz, co może Tymoteusz wytymoteuszować? Faktycznie, może bardziej do mnie pasuje. No nie, no poza tym, że Rocky Balboa wygrał, a nie przegrał, był mistrzem świata, a nie tym przegranym gościem z Garwolina, czy skądś tam, nie wiem. Tak czy inaczej jestem szczęśliwy, kiedy docenia się mój charakter. No i tutaj słuchajcie,
Rodzice zawsze byli przeciwko mnie, nie chcę w to wnikać. No ja wiem, dlaczego byli przeciwko, bo to przecież jest chyba normalne. Będą musieli karmić inwalidę niebawem. Ale daleko mi do tego, nie mam uszczerbków na zdrowiu. Pamięć też mi dopisuje, no 21 lat i pamięć mu dopisuje. Ja mam 54 i mi też dopisuje, chłopaku. Po prostu mam bardzo twardą głowę, stworzoną do walki. No taką twardą, że właśnie pęk mu oczodu. To ja nie wiem, oczodu chyba w głowie jest, tak mi się wydaje. Więc ten, co tu jeszcze mamy? Mój organizm jest przystosowany do wysiłku, chcę to wykorzystać. Po walce odzew jest pozytywny, czy hejterzy też dają się we znaki? Trochę hejtów było, ale nie ma się co nimi przejmować. To niedowartościowani ludzie. W środowisku mamy problem tylko z Jurasem. No, Juras, mówiąc szczerze, to walczył w MMA trochę poważniej i ten, i walczył zresztą chyba z bojówką Legii na niejednym wyjeździe. I mówiąc szczerze, zna się trochę lepiej od tym Mateusza, no ale dobra. To nie nowość, nigdy mnie nie doceniał. Juras, pozdrówka, pozdrówka. Słuchaj, lecimy dalej. No tutaj Tomasz Knap zrobił ze mnie poważnego zawodnika. No ja nie wiem, jak można być poważnym zawodnikiem, jak ludzie się litują, że cię człowieku nie ściągnęli z maty. Aha, a propos, jeden człowiek do mnie napisał, że nie powinienem się wypowiadać MMA, bo się na tym nie znam. No więc ja tak tylko odpowiem, wy nie powinniście się na żaden temat wypowiadać, bo się na niczym nie znać. To tylko tak, żeby was podkurzyć, jesteście też Tymoteuszami. Wszyscy jesteście Tymoteuszami. No, górne 3% nie. Teraz opowiada te swoje dawne przeboje. W Berlinie skazywali mnie na śmierć, a w trzeciej rundzie udało mi się odwrócić losy pojedynku. No, skazywali cię na śmierć i zdaje się, ta śmierć może nastąpić, tylko może w jakiejś innej walce, bo ty chcesz coraz silniejszymi się bić, a niestety nie masz takiego progu, który... Nawet Marcin Najman miał, że jak ja to mówię, jak drinka w knajpie zamawia, w ten sposób, więc ten Marcinku też cię pozdrawiam, chłopie. Wiem, że odpadłeś z jakiegoś rolnik, szuka żony czy coś, ale to mnie już w sensie dzisiejszy guzik obchodzi. Natomiast ten, podobno w tydzień stracił pan 15 kg, a na wagę wniósł 61. No więc jak on w tydzień stracił 15 kg, bo trochę zapuściłem się w Anglii, gdzie pracowałem przy montażu okien. No ja boję się o te okna angielskie, jak on tam je montował, bo to jak on tak samo montował, jak on walkę montował, to dramat. Ale zaskakuje. Niestety, mówię niestety, bo jednak tam te czasem coś fajnego, nawet takiej głowy niezbyt słynącej z rozumu, coś wyskoczy. No więc Tymoteusz mówi tak. To jest chyba najfajniejsze zdanie w tym tekście. Jestem facetem i potrzebuję od czasu do czasu przyjebać komuś w łeb. No więc ja nie wiem, ja jestem facetem, a nie potrzebuję od czasu do czasu przyjebać komuś w łeb. Może ja jestem jakimś marnym facetem. Pewnie tak, no ale nie potrzebuję przyjebać nikomu w łeb. Ja nawet potrzebuję od czasu do czasu poleżeć, wypić coś dobrego, ale nie mam absolutnie w sobie chęci, żeby od czasu do czasu komuś przyjebać w łeb. No ale to, mówiąc szczerze, na szczęście przyjebać jest tak wykropkowane. W Timesie jest taki zwyczaj, że jak ja piszę jakiś tekst, to mi tam nie wykropkowują. Uznają, że co wolno wojewodzie, to nie każdemu smrodzie, ale chodzi o to, że to jest tak czy owak przykre, bo mówi to, umówmy się, sportowcem. A kiedy ludzie płacą za to, żeby to oglądać, czuję się w pełni doceniony. No to fajnie, doceniony. Przeze mnie nie zostałeś. To takie dopełnienie mojej męskości. No, facet ma 60 kilo i ma męskość. No, nie róbmy żartów. No, jak to mawiał kiedyś Tomek Haj, to nie myjmy gówna z czekoladą. No. A propos, Tomek wygrał mecz, 3 punkty więcej z zeszłego tygodnia. Bardzo, bardzo będę mu kibicował, bo przynajmniej jest konkretny. Myślę, że jakbym go wystawił do walki z Tymoteuszem, to Tymoteusz by już następnego wywiadu nie udzielił. No i jeszcze było jedno dobre zdanie w tej rozmowie, w wywiadzie. No w sumie to wywiad, skoro zwrócił moją uwagę. Na chłodno, uważa pan, że walka z Marinie zrobiła dla polskiego MMA więcej dobrego niż złego? Odpowiedź Tymoteusza. Dobrego. Zrobiło się trochę szumu, reklamy, jeszcze raz pokazuję, to reklamę MMA dla wszystkich was i dla rodziców.
To był Paweł Zarzeszny i wzór debila. Wszyscy jesteście Tymoteuszami, jak mówił do was, drodzy widzowie. Zawsze doceniał jedynie górne 3% swoich widzów, twierdząc, że pozostałe 97% w ogóle nie zasługuje na jego, na słuchanie jego i czytanie. Oczywiście każdy uważa, że to on do tych 3% należy i że generalnie Paweł miał rację. Cóż, to był cały Paweł, jego przeglądy prasy. Ja muszę powiedzieć, czasami się złościłem na Pawła, bo dostawał pieniądze na zakup tych gazet, a zdarzało się, że potem odpalałem rano odcinek, a Paweł mówi, no dzisiaj sobie zrobimy odcinek, co by było, jakby prasa drukowana padła, czyli sobie zrobimy odcinek bez gazet. Czyli już wiedziałem, że oho, Paweł postanowił zaoszczędzić pieniądze, które dostał na zakup gazet, aby zakupić sobie piwko. Więc tak też bywało. No ale cóż, uroki Pawła, współpraca z nim była zawsze dość specyficzna dla wszystkich stron. Zapraszam do dzwonienia 22 219 50 31. To jest nasz numer telefonu. Jeśli jest ktoś z nami, to proszę się odezwać. Halo? Cześć, witam. Radziłem ściszyć numer. Masz na to ściszyć głośnik. Halo? Dobrze, dziękujemy bardzo. Prosimy kolejną osobę. Jeśli jest z nami kolejna osoba, to zapraszamy. Cześć, witam. No, halo. Cześć, witam. Halo. Jestem. Cześć. Dobrze mnie słychać? Tak, bardzo dobrze. Michał z Jeleniej Góry. Ja tutaj w kwestii Pawła, to pamiętam go tylko, prawdę mówiąc, z One Man Show i z jeszcze jednego programu, który leciał na Orange Sporcie, to był taki, jakiś taki cringe, typu zrzuć wagę z Pawłem, czy coś takiego. A jak jeszcze jesteśmy w Hate Parku, to fajnie, że wspominamy Pawła. Niestety niepotrzebny ten poprzedni filmik, bo wspominamy też tego psiego chuja, Tymoteusza Świątka. I jeszcze chciałbym zhejtować jedną rzecz, natomiast no może to już było poruszane, nie wiem, bo nie oglądałem też wczoraj do końca, bo Michał Pol mnie trochę zmęczył, ale chciałbym zhejtować szczególnie naszych polskich kibiców, którzy odnoszą się do darowizny przekazanej przez Lewandowskiego w ten sposób, że mówią, że darowizna została przekazana dlatego, żeby zrobić wokół siebie szum. Mhm. No, to jest to i to tyle jest ode mnie. Jest to wyjątkowo głupie stwierdzenie. Generalnie ja uważam, że pomagać po cichu oczywiście można, ale pomaganie głośno wcale złe nie jest, wręcz przeciwnie, może być inspirujące i rozpoczynać pewną modę na pomaganie wśród ludzi i to też się bardzo dobre, ceni. Dobre stwierdzenie, to jest bardzo trafne spostrzeżenie. No, przede wszystkim to jest pewien rodzaj presji, którą wywarł Lewandowski tam, powiedzmy, na naszych innych kadrowiczach. No tak, ale nie będziemy dzisiaj rozmawiać, nie będziemy dzisiaj rozmawiać o Lewandowskim. Dziękuję bardzo za telefon. Jasne, dzięki, pozdrawiam. Dzięki, pozdrawiam. Zapraszamy kolejną osobę, czy ktoś jest z nami? Cześć. Cześć, witam. Kamil Bydgoszcz. Cześć. No chciałem dołożyć taką emocjonalną cegiełkę do tego wszystkiego. Pawła oczywiście nie znałem, ale to była pierwsza osoba znana ze świata sportu, które naprawdę było mi bardzo szkoda, że już go nie ma z nami. Tak jakby ktoś z mojej rodziny odszedł, a tak naprawdę człowieka widziałem tylko na szklanym ekranie. Ale dobra, to co mam do ciebie pytanie, jak wyglądały te słynne imprezy z nim? Chodzi mi o okres bardziej lata 90-00. Jak to było naprawdę? Czy to było tak, jak on opowiadał? To nie moje czasy, ja robiłem za kierowcę bardziej, wiesz? Znaczy tak, ale wiesz, może coś ktoś ci opowiedział, tak? Słuchaj, były to ordynarne popijawy, no co tu więcej mówić. Tam nie było, wiesz, wielkiej fantazji w tym wszystkim, albo była rzadko. Zazwyczaj to były po prostu ordynarne popijawy do spodu. Mhm, rozumiem. Nie udawajmy, że to wiesz, że panowie sobie w środku nocy wynajmowali jetta do Monako i bawili się tam w Monako z modelkami. Po prostu zamawiali kolejną flaszkę i gadali. Mhm, rozumiem. Nie, no, czyli to nie były takie słynne imprezy jak u Ronaldinho? Raczej nie. Raczej nie. No to jeszcze tylko ostatnie słowo do ciebie. Dzięki, że na tą starość, jak kiedyś on to mówił, że to zainwestował w młodych, kiedyś jak był w przeglądzie. I że ty byłeś tą osobą, która tą wodę mu przyniosła na sam koniec.
i my mogliśmy wtedy oglądać te odcinki Pan Mężczyzn Show, czy potem w scenie futbolu. Dzięki bardzo. Spoko, dziękuję bardzo za telefon. No cóż, zapraszam Was do dzwonienia. Będziemy sobie kolejne jakieś urywki oglądali, natomiast też nie przesadzajmy, bo one są wszystkie do znalezienia w internecie, więc prawdziwą wartość mają Wasze telefony. Zapraszam do dzwonienia. Czy mamy kolejną osobę? Halo? Cześć, witam. Dobra, halo? Już nie witam. Dziękuję bardzo. Poproszę o kolejne połączenie. Halo, halo. Cześć, witam. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Cześć, Krzyś. Dzwonię z takim pytankiem, bo tutaj dużo, dużo było wspomnień Twoich początków współpracy z Pawłem. Chciałbym zapytać o najbardziej pamiętną pochwałę, jaką usłyszałeś od Pawła i może też z drugiej strony o taką najbardziej pamiętną zjebkę, jaką dostałeś od Pawła. Nie mam pojęcia, nie mam pojęcia. Wiesz co, Paweł był osobą, która generalnie jeśli cię ceniła i lubiła, to cię krytykowała i zwracała na ciebie uwagę. Natomiast jeśli cię nie ceniła, to w ogóle nie odnosiła się do twoich jakichkolwiek, w ogóle do ciebie jako osoby, nie istniałeś wtedy, więc to było tyle specyficzne, że jeśli Paweł ciebie, czy kogoś innego, czy jakiegoś mojego kolegę, innego dziennikarza skrytykował w swoim programie w internecie, no to wtedy w komentarzach było, ale mu dowalił, ale to, ale z nim pojechał, wreszcie miazga, wreszcie ktoś to głośno powiedział. A tak naprawdę u Pawła to był jakiś taki sygnał, że człowieku robisz dobrze swoją pracę, ale możesz coś polepszyć. Natomiast ci, którzy robili ją beznadziejnie, to w ogóle Paweł się nimi nie zajmował. Tak jak my się nie zajmujemy dzisiaj, nie wiem, filmami klasy C, tylko czasami narzekamy na filmy, które oglądamy w kinach. I Paweł taki właśnie był. Jak byłeś dobry, to się krytykował. Jak byłeś słaby, to nic nie mówił. Okej. Dobra, dzięki tyle. Pozdrawiam wszystkich i bardzo fajny kanał, bardzo fajna audycja. Dziękuję, pozdrawiamy. Cały czas w tle leci muzyczka nagrana przez jednego z naszych słuchaczy, widzów, Sting, Shape of My Heart, czyli ulubiona piosenka Pawła. Mówiąc szczerze, że to lubię tą piosenkę, tylko tak mi się kojarzy z Pawłem, że dzisiaj tak naprawdę jak leci w samochodzie, to ciężko takiej słuchać na zasadzie, o, zobaczcie, fajna piosenka. Tak od razu jak słyszę tą piosenkę, to widzę pogrzeb Pawła Zarzecznego, więc to jest takie dość nietypowe, ale nie jestem w stanie w ogóle się tego wyzbyć. Jestem ciekaw, czy wy też tak macie, przynajmniej niektórzy z was. 22 219 50 31 to jest czas na wasz kolejny telefon. Halo? Halo, witam. Witam, cześć. Pozdrawiam z warszawskiej Woli. Przede wszystkim, no, akurat taki jest dzień, bo przypada trzecia rocznica śmierci pana Pawła, więc nie wypada go tutaj hejtować, ale trzymając się tutaj stylu programu, chciałbym przede wszystkim powiedzieć, że pan Paweł Zarzeczny był taką osobą, która potrafiła największą, nie wiem, jakby to powiedzieć, farsę uwalić takie argumenty, że mógł kogoś przekonać, bo to było osobą oczytaną i jak tak naprawdę w tym momencie najbardziej pożądaną, bo osoby, które są niepoprawne politycznie, bo on mimo wszystko mówił serca i mówił to, co czuje i nie owijał w bawełnę, tylko po prostu mówił wprost, no to takie osoby to ja są tak naprawdę bardzo... Dobra, więc tak, ogólnie co do hejtu, to też nie, oczywiście tutaj zarzucę sobie cytat z pana Pawła, więc szybko, krótko, nie zajmując linii, ale wracam do tego lewego. Jednego można mu pozazdrościć, nauczycieli. Popatrzcie tylko po kolei. Eureka, Wójcik, Smuda, Klopp, Guardiola. O dwóch pierwszych nauczył się czego nie robić. O trzeciego nauczył się pracy, a czwartemu chciałby zaimponować i go prześcignąć. To zresztą więcej niż pewne. Udało mu się. Pamiętajcie, bez świetnych nauczycieli nie nauczyli się niczego. Więc pozdrowienia dla pana, dla całej ekipy kanału sportowego. Oczywiście ode mnie, czyli od Mańka. No i co? I oby
jak najmniej takich osób poschodziło, bo taka osoba naprawdę pozostawia wielką, znaczy brak takiej osoby pozostawia wielką pustkę w świecie sportu i waszych dziennikarzy. Pozdrawiam, życzę wszystkiego najlepszego i trzymajcie się, róbcie to, co robicie. Dziękuję bardzo. To jest w ogóle dla mnie takie znaczące i dla Pawła charakterystyczne, że jest wielu dziennikarzy, którzy przez lata odchodzili. Wiele świetnych piór, wielu dziennikarzy, którzy mieli swoich fanów, czytelników, wielu dziennikarzy, dla których kupowało się gazety. Natomiast jest bardzo niewielu dziennikarzy, których tak zwykli ludzie wspominają po ludzku, nie na zasadzie napisał kiedyś super książkę, do której lubię wracać, natomiast wspominają ich jako takie osoby z krwi i kości, z którymi chciałby usiąść, pogadać, nie miały nigdy okazji, ale czuły się, że gdyby ta okazja się nadarzyła, to szybko złapaliby wspólny język i że to by było świetne spotkanie. Wiele osób miało taką więź z Pawłem, nie znając go w ogóle, więc myślę, że to jest coś takiego unikalnego. Mało który człowiek ma taki sposób oddziaływania na innych wokół, ale to taka moja refleksja, no bo dzwonią ludzie z wszystkich zakątków Polski, też z całego świata i traktują Pawła jako swojego kolegę, mimo że tak naprawdę nie mieli z nim absolutnie nic wspólnego. No, tyle. Czy jest z nami kolejna osoba? Cześć, witam. Nie chrząkaj, tylko się odezwij. Halo? Halo. No, jesteś na antenie, witam cię. No dobra, już nie jesteś. Dziękuję, dobranoc. Życzę miłego wieczoru i oglądania nas. Zapraszamy kolejną osobę. Czy jest ktoś z nami? Czy jest ktoś z nami? Czy jest kolejny widz? 22 219 5031. Halo? Dobry wieczór. Dobry wieczór. Lina, cześć. Chyba już kiedyś mi się udało dodzwonić. Bardzo się cieszę, że ponownie. Mam takie pytanie, bo tak wspominałeś, Pawła, w tym felietonie po jego śmierci i teraz również dzisiaj przypomnianym. Powiedz mi tak naprawdę, czego ty jako 16-letni chłopak do przeglądu sportowego najbardziej się od Pawła nauczyłeś? Wiesz co, to jest takie pytanie, które trochę mnie czasami, znaczy szerzej o tym powiem, bo wiele osób niejako wmawia mi w ten czy inny sposób, że Paweł Zarzeczny, że ja się na Pawle wzorowałem, że był to mój zawodowy guru, że ja go naśladowałem. Otóż ja go w ogóle nie naśladowałem. Ja nigdy nie miałem takich zawodowych autorytetów, na których bym się wzorował. Zawsze robiłem wszystko po swojemu. Paweł był po prostu moim znajomym, potem kolegą, czy potem przyjacielem. Natomiast to nie jest tak, że ja go traktowałem jako swojego nauczyciela. Wręcz przeciwnie, dostrzegałem masę rzeczy, które należy robić w życiu inaczej niż robił to Paweł. I od Pawła bardzo łatwo było się nauczyć tego, czego nie robić, bo to, co robić, to jest trochę trudniejsze, no bo Paweł bazował na nieprawdopodobnej wiedzy i na nieprawdopodobnej lekkości pisania, a to jest coś, czego się nie nauczysz. To nie jest tak, że możesz dzisiaj pójść na lekcję do kogoś, kto ma lekkość pisania i złapiesz tą lekkość za miesiąc, dwa czy za rok. To jest, nie, albo to masz, albo tego nie masz, więc to są rzeczy, których się nie nauczysz od nikogo. Więc tutaj pod tym względem takim warsztatowym nie dało się od Pawła tej wiedzy uzyskać. Natomiast można było go po prostu polubić jako człowieka, można było jakieś takie jego ogólne spostrzeżenia, refleksje życiowe wdrażać. Może coś tak, można było u niego podejrzeć pewną bezkompromisowość czy odwagę, podejrzeć to, żeby mieć własne zdanie, a resztę mieć w dupie, mówiąc krótko. Więc być może gdybym trafił na początku do jednego pokoju z kimś, kto boi się własnego cienia i jak dzwoni do piłkarza, to już przeprasza, że przeszkadza, no to wtedy być może miałbym po latach inne podejście, ale to nie jest coś, czego się uczyłem świadomie, tylko być może to po prostu gdzieś przeszło na mnie. Dobrze, to tak dla rozluźnienia, bo przyszedłeś, bo zapytałem dlatego, że byłeś 16-latkiem i stąd takie pytanie o naukę ogólną, nie tylko dziennikarstwa. Powiedz, jak Paweł tańczył na twoim weselu.
Pamiętam, że jak biegaliśmy, to można nazwać bieganiem, można nazwać tańcem, jak była ta zabawa w pociąg, nie kojarzysz, prawda? Ryszard Rynkowski jedzie pociąg z daleka, no i tak jedno kółko, drugie kółko, bo w ogóle moje wesele, muszę przyznać, było dość szampańskie i trwało bardzo długo i ta zabawa była znakomita. I no i tak tańczymy i w pewnym momencie Wojtek Kowalczyk tak spojrzał na Pawła, który stał pod ścianą i pił piwo i tak mniej więcej cały ten taniec tak przestał z tym piwem. I Kowal mówi, patrz Stano, wszyscy w wagonach, tylko Paweł w warsie. I to było chyba najlepsze podsumowanie jego ówczesnego zaangażowania. Ale potem już z kolei, jak wziął w obroty młodsze damy, że tak powiem, no to na parkiet wirował, bo Paweł złapał chyba moją muszkę. Z tego, co pamiętam, to oznaczało, że potem obtańcowywał osobę, która złapała Anię, która złapała welon, tak? Welon się rzuca? Czy co się rzuca? Tak. Welon. No więc potem nie dawał jej już spokoju, zwłaszcza, że zdarzyła mu się okazja, żeby obtańcować 20-latkę czy 25-latkę bez konsekwencji i w taki sposób, by ona nie mogła powiedzieć, że specjalnie jej się to nie podoba, więc wykorzystał tę okazję, jak to mawiają komentatorzy, wykorzystał ten moment zagapienia i 2-0. No, tak wyglądał na tym zdjęciu, w swoim żywiole. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. 22 219 50 31. Zapraszamy do dzwonienia. Czy jest kolejna osoba? Tak, cześć Krzysztof, witam. Cześć, witam. Krzysiek, mam takie dwa pytania. Pierwsze to po śmierci Pawła Zbigniew Boniek wtedy napisał, że nikt mu nie chciał dać pracy poza tobą, że jakby wszyscy się od niego odwrócili w jego takich najgorszych momentach, czy tak faktycznie było? I drugie pytanie, którego z dziennikarzy jakby za swoich czasów on najbardziej cenił? Miał dobre kontakty z Mateuszem Święcickim, z tobą, z Przemkiem Rudzkim, z Mateuszem Borkiem, kogo uważał za jakiegoś taki największy talent i kogo najbardziej szanował? Czy miał problemy zawodowe? To oczywiście, że miał, bo gdyby nie miał, to przecież nie byłby twarzą Weszło, tylko był twarzą jakiejś wielkiej telewizji na przykład, czy wielkiej gazety. Ale umówmy się też, że Paweł generował te kłopoty i też tracił pracę nie dlatego, że był taki zajebisty, tylko tracił czasami pracę dlatego, że robił coś, co nie wszystkim odpowiadało, a mówiąc krótko, no niekoniecznie się godziło. Ja pamiętam taki odcinek, jak on nagrał na One Man Show, za co wyrzucano mnie z kolejnych redakcji. Był to kabaret nie tylko dlatego, jak on to opowiadał, ale też kabaret dla osób, które znały fakty. To znaczy Paweł miał niezwykły dar do opowiadania historii na swój temat, trochę jednak wypolerowanych, tak bym to ujął. Ja pamiętam sytuację, jak odchodził z dziennika. No trudno mi było wówczas powiedzieć redaktorowi naczelnemu Robertowi Krasowskiemu, który zresztą jest osobą niezwykle inteligentną, niezwykły gość, że Paweł nie zasłużył, tak? No to było, pamiętam, takie spotkanie z Leo Benhakerem w redakcji. Poszedłem na to spotkanie ja, Paweł Zarzeczny i Przemek Rudzki. Krasowskiemu strasznie zależało, żeby zrobić wielki wywiad z Benhakerem. Benhaker był wtedy taką postacią... Po polsku chyba mówił wtedy. Postacią kultową. No i pamiętam, że Krasowski zaprosił nas wszystkich do swojego gabinetu i postawił whisky na stole. Ja już wiedziałem, że to jest zły pomysł, jak to zobaczyłem. No ale Kras sobie z tego nie zdawał sprawy. Przywitał nas, postawił whisky, myślał, że pójdzie po lampce dla każdego i wyszedł sobie załatwiać swoje sprawy, żeby nam generalnie nie przeszkadzać. No, Behaker powiedział, że nie pije, ja też, że nie, Rudzki, Przemek też, że nie. No to Paweł poczuł się zobowiązany zająć się tą butelką w pojedynkę, co skończyło się tak, że po jakimś czasie Leo Behaker był czerwony ze złości, bo Paweł takim swoim angielskim, który był bardzo skromny, zaczął zadawać pytania, które nie były zbyt miłe. I pamiętam, jak nagle znienacka, jak my tą rozmowę prowadziliśmy przez godzinę, Paweł poczuł się zobowiązany, żeby wreszcie też jakieś pytanie zadać. I w pewnym momencie mówi tak,
Mr. Leo, you are old. Very, very, very old. Very, very old. Very old. You retire? No i Leo Behaker. Kurzył. Tak czerwony się zrobił, tak się zdenerwował. No, Paweł, nic to. I z jakimś kolejnym pytaniem wyskoczył z typu, że no też coś nawiązującego do starości, czy coś takiego. No i Behaker się wściekł. Ten wywiad się praktycznie zakończył. Paweł chyba nawet nie zauważył, że ten wywiad zakończył się przez niego. I postanowił. No i Behaker wyszedł, a Paweł uznał, że w sumie tak niekulturalnie człowieka nie odprowadzić do samochodu, więc wybiegł za tym Behakerem i go jeszcze go dogonił przed budynkiem i go prowadził do samochodu, gdzie Behakerowi po prostu dym leciał z uszu ze wściekłości, a Paweł uznał, że będzie bardzo miło Behakerowi, jeśli on mu będzie towarzyszył przez te ostatnie 50 metrów. No niestety potem sytuacja tak się potoczyła, że Paweł no, stracił pracę. Generalnie zazwyczaj było tak, że Paweł zasługiwał na tą, no, był tak niekonwencjonalny, co w pewnych korporacjach takich standardowych nie uchodziło płazem i dlatego potem musiał w pewien sposób szukać sobie zajęcia gdzieś na poboczu. No, to chyba tyle. Jeszcze jakieś pytanie drugie miałeś, tak? Tak, o tych dziennikarzy, który jest jakby najbardziej, znaczy z kim widział przyszłość, tak? Bo tak wiem, w tobie, nie wiem, w Przemku Rudzkim, Mateuszu Święcickim, Mateuszu Borku, no to jakby byli tacy. Wiesz co, no nie czuję się tutaj osobą, która będzie tutaj za świętej pamięci Pawła mówiła, kto miał być najlepszy, czy przed kim były największe perspektywy, bo to byłoby bez sensu, szczerze mówiąc. Tak, wydaje mi się, że to nie o to chodzi, żebym ja tutaj odpowiadał jako Paweł. Krzysiek, ja mam jeszcze jedno, już ostatnie pytanie, już uciekam, że nie blokować linii, bo ktoś już dzisiaj o tym wspominał, że był tam rok 99, 2000, czy być może troszkę później, jak Roman Kołtoń został naczelnym przeglądu sportowego i generalnie był wtedy mega, mega ostry dla wszystkich, zaczął zwalniać tam od sprzątaczek, jakichś tam w ogóle woźnych, wszystkich panią, która 25 lat pracowała, zwolnił. I co się wydaje dzisiaj, oglądając nieprawdę futbolu czy występy postacią, to Roman Kołtoń wydaje się człowiekiem takim bardzo spokojnym, cichym, grzecznym, a ty pracowałeś ty, tak? Jakby za czasów Romana Kołtonie, czy on się tak bardzo zmienił, czy nie wiem, czy tak, czy udaje po prostu w mediach? Miał taki moment, że się bardzo zmienił. Jaki jest dzisiaj, to nie wiem, bo mamy bardzo ograniczony kontakt, natomiast wtedy jego zmiana była zaskakująca dla nas, tak? No i tyle. No, okej. Okay. Słuchajcie, teraz to się naprawdę zdenerwowałem, bo na czacie niejaki Julian Okrapa cały czas spamuje, że na pewno siedzę w dresach, a mam tylko górę od garnituru, więc ja ci, Julianie, teraz udowodnię, poproszę reżyserkę, żeby była na to przygotowana, że ja się naprawdę dzisiaj ubrałem elegancko i żebyś mi teraz nie mówił, że jestem w dresie. O, proszę, nie jestem w żadnym dresie, jestem tutaj, zobaczcie, tak jak trzeba. No, więc mam nadzieję, że zrobiło ci się głupio. Dobra, jedziemy dalej. Jeśli ktoś jeszcze ma jakieś podejrzenia, to śmiało. Wszystkie będę rozwiewał. 22 219 5031 to jest nasz numer telefonu. Zapraszam do dzwonienia. Czy jest ktoś z nami? Halo? Halo? Zapraszamy. Proszę się odezwać. Cześć, witam. No, cześć. Radek z tej strony. Cześć, Radek, witam. Kurczę, udało mi się dodzwonić, chociaż liczyłem, że na któryś z innych hate parków się uda, a dzisiaj to w sumie nie wypada hejtować. Natomiast. No jak już musisz, to dawaj, poradzimy sobie z tym. nie będę tutaj, jest dużo wypada takich fajnych słów, nie o to chodzi. Natomiast też nawiązując troszkę do poprzedniego dzwoniącego, mam takie pytanie. Czy ty z kolei. Wiadomo, tak? No Paweł Zarzeczny był dziennikarzem absolutnie nietuzinkowym, absolutnie niepodrabialnym i no jeden do jednego nie da się tego oddać. Natomiast czy ty widzisz wśród dzisiejszych dziennikarzy, sportowych oczywiście, kogoś takiego, kto chociaż byłby taką namiastką takiej inteligencji, błyskotliwości, umiejętności znalezienia jakiejś fajnej metafory,
właśnie taką, którą dysponował Paweł Zależny, czy widzisz wśród dzisiejszych dziennikarzy kogoś takiego? Ja mam swój taki typ, ale na razie nie będę podpowiadał, tylko chciałbym usłyszeć od ciebie twoje zdanie. Okej, podpowiadać nie masz co, ponieważ ja wszystkich tych dziennikarzy znam zawodowo i prywatnie i generalnie wiem, po kim, czego można się spodziewać i dlaczego. I mówię ci z pełnym przekonaniem, że takiej osoby nie ma. Są osoby, które próbują udawać, że takie są, ale absolutnie to nie jest to. Nawet patrząc wstecz, to ja takich osób sobie nie przypominam. Załóżmy Janusz Atlas, z którym miałem okazję pracować, miał niezwykłe pióro. Potrafił pisać o czasami lepiej niż Paweł o poważnych tematach i był pod tym względem niesamowity. Natomiast nie miał takiego luzu, lekkości już przed kamerą, nie miał takiego genu gawędziarstwa. Był po prostu lepszy w jednym elemencie. Natomiast jako całość, jako taki pakiet cech, no to nie było to samo. I dzisiaj też nie znajdziesz takiej osoby. Na pewno Paweł zainspirował ileś tam osób do czytania książek, do inwestowania w siebie, ale nie. To znaczy ta skala jest zupełnie inna. No dobra, no to w takim razie jakbyś się do tego mojego typu odniósł, bo nawet to, co mi się nawet dzisiaj rzuciło gdzieś tam w oczy na Twitterze a propos właśnie tego, że wiedziałem już, że będzie ta audycja odnośnie Pawła Zależnego, to jak mówię, to jest wiadomo w jakiś tam sposób dla miasta, bo z drugiej takiej postaci to chyba nie da się dzisiaj znaleźć i ona też w dzisiejszych realiach, w takich mocno bardzo wrażliwych na jakiekolwiek odchyły, wiadomo, że taka postać też by coraz ciężej miała w życiu przede wszystkim zawodowym i obyczajowym chyba zresztą też. Natomiast mi się dzisiaj rzucił w oczy, czy dzisiaj tak ogólnie, rzuca mi się w oczy Mateusz Święcicki, który no też już był gdzieś tutaj dzisiaj wymieniany, natomiast on ma coś takiego właśnie, że potrafi gdzieś znaleźć takie odniesienia do literatury chociażby, właśnie nie piłkarskiej, to co świetnie robił Paweł Zależny, że nie był ewidentnie ograniczony tym swoim umysłem do jednej wyłącznie branży, tylko on to potrafił wyciągnąć po prostu, no zresztą sam też opowiadałeś różne historie, że on potrafił wyciągnąć z zupełnie innej branży, z zupełnie innej dziedziny i przekuć na historię piłkarską. Więc jak ty byś się do tego właśnie mojego typu Mateusz Święcicki odniósł i z mojej strony to na dzisiaj wszystko, nie będę, dam jeszcze szansę innym. Dzięki bardzo. Na pewno bardzo utalentowany, inteligentny chłopak, to bez dwóch zdań. Osoba, która w siebie dużo inwestuje i też myślę, że to, że pracowała z Pawłem i go dobrze poznała, to też jest trochę później poskutkowało tym, że w pewien sposób gdzieś się zainspirował. Natomiast, tak jak powiedziałem, to moim zdaniem nie jest ta skala. Ciągle będziemy mówić o pewnych, z całym szacunkiem dla Mateusza, który, tak jak powiedziałem, jest niesamowicie błyskotliwy, inteligentny, ma dar mówienia, dar pisania, jest taki wszechstronnie utalentowany, to jednak no nie będzie nigdy Pawłem, tak mi się wydaje. Jasne, ja się z tym zgadzam. Dzięki bardzo, pozdrawiam. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Miłego wieczoru. Dziękuję, miłego wieczoru. Chwileczkę tu odpiszę tylko na jedną wiadomość. No dobrze, zapraszam do kolejnych telefonów. 22 219 50 31. Czy jest następna osoba Halo? Z nami? Halo, cześć. Cześć, witam. Halo. Cześć, witam. No ale musisz wyciszyć. No musisz, bo będę was zwalczał. Nie wycisza, czy będę zwalczał? Halo? Halo. No i jesteś na antenie, witam. Witam, cześć. No, dawaj, jedziesz, jesteśmy. To ja dzwonię z taką kwestią, no może dość prywatną, ale konkretnie tak jak już mówiłeś, ty Paweł poznałeś jako młoda osoba i mówiłeś też o tym, jaki był Paweł kilkanaście lat temu właśnie, kiedy cię poznawałeś. I czy może jesteś w stanie jakoś konkretnie powiedzieć, w którym momencie coś spowodowało, że dostrzegłeś taką osobę, której możesz znaleźć przyjaciela, bo podejrzewam, że na początku znajomości nie miałeś takich opcji. Nie wiem, no wkraczamy tutaj w jakieś wielkie słowa, sprawy takie bardziej prywatne. Nie wiem, nigdy nie szukałem jakichś punktów przełomowych. Nie wiem, no nie chciałbym tak, nie chciałbym też ich teraz na siłę szukać, skoro nie mam gotowej odpowiedzi.
Okej, no rozumiem. A jeszcze jedno pytanie. Powiedziałeś, że nie widzisz takich osób, które jakby naśladowały Pawła, a czy może masz taką, jesteś w stanie wymienić taką osobę, która jakby się wzoruje na tobie? Czy widzisz coś takiego? Na mnie? Na tobie, no. Jeśli ktoś się na mnie wzoruje, to współczuję, ale takie głosy do mnie nie dochodziły, więc radzę szukać lepszych wzorów. No dobra, dzięki. Dzięki. Dzięki, pozdrawiam, trzymaj się. Zapraszamy kolejne osoby do dzwonienia. Jeszcze jeden telefon, a potem przerywnik filmowy. Halo, kto jest z nami? Cześć Krzysztof, z tej strony Szymon z Krakowa. Cześć, witam. Na wstępie wielkie dzięki za to, że pielęgniecie pamięć o Pawle Zarzecznym, za te coroczne artykuły, audycje o Pawle. Ja chciałbym zadać takie pytanie, bo Paweł kilkukrotnie wspominał w swoich artykułach o relacji, jaka łączyła jego z Kazimierzem Górskim. Mhm. Napisali też wspólnie książkę, z tego co pamiętam, nosiła tytuł Piłka jest okrągła. I Paweł kilkakrotnie, tak jak mówię, wspominał w artykułach, że Kazimierz Górski miał do niego słabość. Czy możesz coś więcej na ten temat powiedzieć? Nie zajmuję linii, pozdrawiam i dzięki jeszcze raz za to, co robicie. Na pewno Paweł Zarzeczny bardzo dobrze kolegował się z synem Kazimierza Górskiego, natomiast który kręcił się przy środowisku dziennikarzy sportowych, był fotoreporterem. Natomiast nigdy nie byłem świadkiem jego rozmów z samym Kazimierzem Górskim, więc nie jestem w stanie nic więcej powiedzieć. No, napisali książkę. Paweł lubił mówić, że ta książka była jakimś gigantycznym bestsellerem, ale chyba do końca tak nie było, tak mi się wydaje, ponieważ nie znam ani jednej osoby, która by tą książkę nabyła. Natomiast na pewno włożył w nią wiele pracy i to też był dla Kazimierza Górskiego bardzo przyjemny moment, że coś takiego miał. Ja mogę tylko sobie tak ze swojej perspektywy powiedzieć, jakie to były czasy, że jak zaczynałem pracować jako dziennikarz, to miałem numer telefonu domowy do Kazimierza Górskiego i po prostu wykręcało się numer warszawski i odbierała jego żona, dawała pana Kazimierza do telefonu i on był niezwykle sympatycznym, przyjemnym człowiekiem, który odpowiadał na pytanie 14 czy 15-letniego dziennikarza i był bardzo przy tym grzeczny, miły, kulturalny. Po latach, jak człowiek sobie pomyśli, że Kazimierz Górski, taka postać pomnikowa, a to się po prostu do niej dzwoniło na domowy telefon i rozmawiało, no to wręcz niewyobrażalne, bo dzisiaj czasami jak się zadzwoni do trenera ekstraklasowego, zwykłego, który w życiu nie wygrał nic poza meczem w strefie spadkowej, to nagle się okazuje, że on może warczeć przez telefon. No wtedy z panem Kazimierzem było inaczej. To tyle. Dziękuję bardzo. Mam taką propozycję, obejrzyjmy sobie może urywki z programu Stan Futbolu, w którym Paweł Zarzeczny był stałym gościem. To w jaki sposób rozmawiał z innymi, jak ripostował. Taki krótki przerywnik zmontowany na YouTubie przez pana Zdzicha, którego serdecznie pozdrawiamy. Pan Zdzichu to postać na YouTubie bardzo znana, który spiracił chyba wszystkie możliwe treści internetowe i nie tylko je spiracił, ale potem je wzbogacił swoim świetnym montażem. Zapraszamy na ten krótki przegląd. Słuchajcie, a jeżeli ja jako, że pracuję w takiej branży, w jakiej pracuję, to trochę no właśnie, patrzę, budownictwo, okay. Jakbyś chciał kran. Nie, maratończyk, w ogóle biega maratony. Ale to tak gdzie ty na jakichś dziwnych wyspach ostatnio biegałeś? Jakieś hula gula czy coś tam, wiesz, nie? Zajął 86 miejsce, 86 miejsce w kategorii powyżej lat 60. Ten. Boston, bardzo duża wyspa. Boston. Proszę bardzo. Ale wcześniej w jakiejś dziurze startowałeś. Na Bahamach. No, na Bahamach, no. Chcemy skonsultować z trenerem. Przecież gra Słowacja na przykład, z której można wziąć zawodników. Gra też Albania. Lepiej, żeby Albania zagrali, oczywiście, no bez nich to 100%. Albanię rozpracowano, a tam są najlepsi w tej chwili piłkarze. Myślę, że to będzie tak, czarny koń. Nie, to wymień trzech. To nie jest coś takiego, że zobaczysz. Szczerze? Jednego. Właśnie wszyscy lekceważą Albanię. No to wymień trzech, jak mówisz, że są najlepsi. O Jezus Mario, ten co ma Xerdan jakiś tam, co ma brat jego w kadrze Szwajcarii gra, no. Ten. No dobrze. Bramkarz. Ja mogę powiedzieć tak, że tam... Pierwszy raz zobaczyłem, że czegoś nie wiesz. Nie. Tak, to co pytanie, to ty nie, zawsze jesteś. Ja nawet dzisiaj patrzyłem jakiś... Postawi na niego.
Paweł Czytelnik się pyta, czy liczysz te rogale, bo stracił rachunek. Ja muszę powiedzieć tak, polecam Czytelnikowi za 4,20 konstytucję. Nie ma tam napisane, ile można zjeść rogali. Ja zapytałem grzecznie, czy mogę. Mogę. No to jem. Ja zjadłem jeden świeże, bo to rogalik francuski ma to do siebie, że wydaje się tylko na śniadanie, ponieważ później robi się sucharowaty. Można sobie uszkodzić zęby, a porady stomatologiczne w Paryżu są dosyć kosztowne. Nie wypominamy, ale gwoli statystyki zjadłeś... Ze 6 na pewno. 11, nie. Bo jest 5 w każdej linii. Całą 11. Tak, no całą 11. No, ale ty jesteś skrupulatny. Żadnie bo ja tak jednego takiego... Nie. Śliwek jeszcze zostało tam na talerzu? Nie liczam, no ale zaimponowałeś mi tą... Michał, ja nawet nie wiem, ile ja mam pieniędzy, powiem ci. Wiem, że za mało. A że to za piłkarzy to większe pieniądze na szkolenie młodzieży. I daj Boże, żeby to w ten kanał ja mam jeszcze lepszą pieniądze. Teorię. Tak, ale skoro o pieniądzach, bo zostały nam niecałe 2 minuty. O, to dobrze, to akurat dla mnie. Tak, nie, dlatego chciałem się Paweł zapytać, czy masz moją stówę, bo się założyliśmy, że Polska nie wyjdzie, stwierdziłeś, że Polska nie wyjdzie z grupy, ja powiedziałem, że wyjdzie z grupy. No i pytanie brzmiało, czy się rozliczysz, czy się nie rozliczysz. Kurde, ja nie wiem, że ty zawsze jakoś tak mnie, czy kartą przyjmujesz, czy gotówką? Zawsze. Może być gotówką. Dziękuję bardzo. Ale gest straszny. Tak, ale naprawdę. Tak. Sorry, że wymięta, wiesz, sorry, że wymięta. Ja w ciastkach odrobię. Ten, słuchaj. Ja dostałem takie zadanie, żeby Radka wciągać do rozmowy. Radek, to powiedz mi, bo... Ja sobie zjem kornecika, wy sobie pogadajcie. To jest, padło hasło moje... Tam Paweł, mogę? Jasne, jak się pan nie brzydzi... Nie, bo mówią, że to twoje. Nie, ale tam jeszcze jest cały zapas. Ale ja życzę każdemu... To kluby są osadzone. Lech pierwszy ten, prawda? Wiesz, Lech, Czech i Rus, tak? To są naprawdę osadzone... W kierunku ten program pójdzie. No w tej oglądalności przede wszystkim. Ja na przykład widzę, że masz ładną koszulę, nie? Tak, dziękuję bardzo. A męskich nie było, nie? Nie, dobra. Nie, to jakieś polo widzę, to taka markowa, dobra, za tysiaka. Wiem, już panerkę, lancerkę znamy. Co chciałem powiedzieć, nie szata zdobi człowieka. Znaczy, zapraszam. Ja tam byłem. Będzie tłuczenie talerzy? Nie byłeś tam, gdzie ja, także. A te buzuki to oczywiście, no to 100%. Przez jeden wieczór... Ale weź mnie bombardował talerzami, jak znam życie. No, a ja ci na głowie tak rozbiję kilka i będzie tak ładnie po grecku. To może zrobić tutaj... W Warszawie, to ja nawet w Warszawie ja może zrobić. Ja go nawet spotkałem kiedyś na imprezie, to jakieś walentynki czy coś, tam był z jakąś rudą dziewczyną i tego. Moja żona jest blondynka, uspokój się już. Specjalnie go wypuszczam, patrz, a łyknął jak karpia, wiesz, tego. No. Słuchaj, to wszystko o to chodzi, no przecież to ma być tu wesoło. Nie, mam pewien pomysł na to, jak trenera tam umieścić, ale to mam nadzieję, że jak się uda, to... A ja mam teorię, na jesieniu przekonany. Ja mam teorię, dlaczego Łukasz zyskał takie duże zaufanie wśród piłkarzy, ponieważ są pewni, że żadnej dziewczyny im nie wybije. Ale dlatego, że mam żonę. Chodzi o to, że on jest po prostu z polskiej ligi i może nie wygląda takiego na HMS-a, czy... Tak, i nawet mój teść mówi, wszystko fajnie, ale ten pazdan. A ja mówię... Ale przynajmniej masz o czym z teściem pogadać, ale ja z moim to tylko wycince lasu. Pazdan to jest naprawdę dobry zawodnik, ja obserwując go w polskiej lidze... Pompowania, będzie to karnych... Będzie to za nimi chodzić. Ja będę miał taką śmieszną sytuację a propos tego, bo my tak wszyscy wybaczamy, rozgrzeszamy i tak dalej. To jest nieprawda. I taki tam tylko jeden przykład, jak to kiedyś Anglia przegrała na karne z Niemcami i strzelił karnego taki obrońca Southgate i mówił wszędzie, że cała Anglia... Trener reprezentacji prawdopodobnie cała Anglia mu wybaczyła, że go rozumieją, że w ogóle jest okej, okay, tam nic się nie stało, ale czy coś. Nie. Ale poczekaj, i taki gość do redakcji pisze do Timesa, czy do czegoś takiego tam angielskiego, dwa dni później mówi, nie wiem, co ten Southgate wygaduje, bo ja jestem, tak się składa, z sobowtórem Southgate'a. Dostałem już 2 razy po ryju, 18 razy już mi na... 18 razy już mi nabluzgali tak gdzieś tam w sklepie. To się ciągnie. Ta anegdotka o Southgate'ie jest mistrzowska, zawsze się śmieję, jak ją słyszę, mimo że ja usłyszałem już 100 razy. Słuchajcie, czytam na czacie, że mam problem z brwią, że mi odstaje. Utniemy ją zaraz na wizji, żeby nie było problemu, bo nie jesteśmy w stanie jej ulizać w żaden sposób. Pyk, pyk. Jak wiecie, salony fryzjerskie są pozamykane, trzeba stosować metody
metody chałupnicze. Mam nadzieję, że już was, mój wygląd was satysfakcjonuje. Lepszy nie będzie, przepraszam, spasłem się oczywiście, ale to na cześć Pawła Zarzecznego, który spasł się jeszcze bardziej. Natomiast no, takie życie. Słuchajcie, zapraszam do dzwonienia 22 219 50 31. To jest nasz numer telefonu. Zapraszam. Czy mamy kolejną osobę? Halo? Proszę się odezwać. Wiemy, że mamy. Zapraszamy. Kto jest z nami? Halo? No cześć, witam. No to długo byłeś na antenie. Muszę powiedzieć, że to chyba rekord. Pół sekundy. Widzimy, słyszymy kolejną osobę. Halo? Cześć, witam. Halo? Cześć, witam. Jesteś na antenie. Halo? No jesteś na antenie. Dobra, dziękujemy bardzo. Musisz na przyszłość ogarniać, kiedy jesteś na antenie, kiedy nie. Poprosimy kolejną osobę. Halo? Halo? Cześć, witam. Cześć. Cieszę się, że udało się dodzwonić. Dzwonię, bo Paweł był taką postacią, którą gdzieś tam od dzieciństwa, właściwie może przesadzam, ale nastoletnich czasów śledziłem i w Kanal Plusie i zawsze wprowadzał dużo jakiegoś kolorytu i barwy do programu. Marzyłem, żeby go w końcu poznać osobiście i teraz chciał, że kilka lat temu miałem taką okazję. Robiliśmy program o klubach sportowych w stolicy i robiliśmy wywiad o Legii z Pawłem. Oczywiście bardzo barwny, no Paweł wiadomo stawił się lekko pluszowy na wywiadzie, ale i tak wiele historii opowiadał, bardzo ciekawych anegdot. A propos też tych zakładów, o których też wspomniałeś na antenie, mówił o tym, tu było się, że po meczu Barcelony z rewanżu z PSG, że postawił duże pieniądze na to, że ta Barcelona awansuje jednak z PSG i rzekomo wygrał gigantyczne pieniądze na tym zakładzie. No i Straf chciał, że następnego dnia okazało się, że Paweł nie żyje, także to był jego ostatni dzień życia. Byliśmy pewnie jedną z ostatnich osób, grup, które poznał w życiu i gigantyczne szczęście, że nam się to udało i że to Pawła poznaliśmy. Bardzo się cieszę, że robisz ten program i że można go tak przez jeszcze wiele lat powspominać. I bardzo pozdrawiam, nie chcę mówić z dużej linii, ale też pozdrawiam grupę Wiska, która jest, nosi imię Pawła Zrzecznego, taka nasza grupa dyskusyjna, którą pozdrawiam i która nosi do dziś imię Pawła. Także dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja w ogóle kiedyś miałem taką myśl, muszę wam powiedzieć, a propos grup nazywanych czyimś imieniem, czy jakiś ulic, rond. Tak sobie pomyślałem, że ile my mamy w Polsce bezsensownych nazw ulic. Ulica, nie wiem, Kubusia Puchatka, prawda? Ulica Zielona, albo ulica Polnej Róży, ulica Ściętej Łąki, ulica Śmierdzących Skarpet. No generalnie mamy tyle nazw ulic, które nic nie znaczą, że zawsze się zastanawiałem, dlaczego takie mniejsze miejscowości w pewien sposób nie podtrzymują pamięci o swoich takich lokalnych, wyróżniających się mieszkańcach. Typu, nie wiem, może to być dziennikarz, ale może to być wybitny w swoim fachu piekarz, który przez lata piekł super bułki i ludzie go uwielbiali, kochali, albo listonosz, który był kochany. Dlaczego musimy nazywać ulicę ulicą Biedronki, a nie możemy nazwać ulicą Iksińskiego, którego uwielbiali ludzie naokoło i który czynił dobro. I tak sobie myślałem, że dlaczego na przykład w Zalesiu nie mogłoby być ulicy Pawła Zarzecznego, tylko musi być ulica, nie wiem, Chrapiącego Wilczura, prawda? Że czasami za lat 50-100 ktoś by się zastanowił, a kim był ten człowiek, którego w ogóle ulica tutaj jest, bo tam ulic Mickiewicza, Słowackiego też jest w ogóle nie wiadomo jaka liczba, ale kim był ten człowiek? Wszedłby sobie w internet, zaczął poczytać, no gdzieś by ta pamięć trwała i ten lokalny patriotyzm jakoś by się rozwijał. Nie potrafię zrozumieć tej koncepcji w Polsce, dlaczego nie dbamy o to, żeby w pewien sposób to wszystko podtrzymywać. No i tyle, taka moja krótka refleksja. Czy mamy kolejną osobę na antenie, halo? A wie pan co, panie Krzysztofie? A ja mieszkałem przy takiej ulicy. A ja mieszkałem przy takiej ulicy, która jakby
jest ulicą osoby, która nie jest nigdzie praktycznie znana. To nie jest jakaś taki wymysł. Mieszkałem przy ulicy Przemyślu Rolanda Rosłońskiego. To jest osoba, która zajmowała się w Przemyślu kanalizacją. I przy tej ulicy ja mieszkałem tam blisko 13 lat w dzieciństwie. Teraz mieszkam we Wrocławiu. I tam znajdują się miejskie wodociągi, miejska stacja uzdatniania wody, czyli jednak coś w tym jest, że rzeczywiście nie zawsze tak jest, jak pan mówi, że nazywamy te ulice w taki głupi sposób. Ale to taka dygresja moja. Ale bardzo fajna, bo to pokazuje, że to jest dokładnie to, o czym mówiłem, że w Przemyślu ktoś wpadł na fajny pomysł, a pan z kolei sprawdził, kim była ta osoba, bo po prostu to pana nurtowało, dlaczego mieszka przy takiej, a nie innej ulicy. Ja też w Warszawie mieszkałem przy ulicy Stanisława Kazury, który nie jest jakoś mega powszechnie znaną osobą i też pierwsze, co zrobiłem, to sprawdziłem sobie, kim on był. Natomiast takie docenianie lokalnych postaci jest moim zdaniem super. Ale ja o Pawle, bo ja dzwonię, bo musiałem zadzwonić. Rozmawiałem nie jeden raz w Hyde Parku. Rozmawiałem nie jeden raz chyba jeszcze w Republice. Dzwoniłem do Pawła. Pamiętam taką historię z nim. Odbywały się wtedy Mistrzostwa Świata w pływaniu. I tak trochę z Pawłem. To chyba był rok 12, ale nie pamiętam dokładnie. Tak trochę żartowaliśmy, trochę się cieszyliśmy, bo wówczas fajnie naszym klubom szło w pucharach. I z tej okazji dzwoniłem do Orange Sportu. Nie pamiętam dokładnie, to był 11 rok. To był chyba 11 rok. I pamiętam, że rozmawiałem z Pawłem Zarzecznym i mówiłem, że mniej mamy medali w pływaniu niż wyspy owcze. I tak mnie Paweł uśmiechnął się na tą wiadomość, uśmiechnął się na tą informację i to zapamiętałem. Dzwoniłem też później, oglądałem One Man Show i ja muszę przyznać, że rzadko płakałem na pogrzebach, rzadko płakałem na jakiejś okazji śmierci. Ale jakoś mnie to wzruszyło, jak usłyszałem 3 lata temu. I też pamiętam gdzie i pamiętam kiedy ja usłyszałem o tej śmierci. To jest niesamowite, że wydaje się człowiek obcy. Wydaje mi się, że człowiek w ogóle kompletnie nie jest związany z rodziną, bo to nie była moja rodzina absolutnie. To był człowiek kompletnie dla mnie nieznajomy. Nie spotkałem go nigdy na żywo, nie miałem z nim okazji pracować, nie miałem z nim okazji rozmawiać poza telefonem do studia, ale jakoś pamiętam ten moment, kiedy się dowiedziałem o jego śmierci. To też mnie uderzyło, tak zapamiętałem to do końca życia, to było właśnie 3 lata temu, że byłem wtedy na rowerze. Ja wiem, że to jest dosyć osobiste, nie? Ja wiem, że to jest takie trochę dziwne może, że tak o tym się mówi na żywo przy obecności wielu widzów, ale właśnie niedaleko tej ulicy Rosłońskiego się dowiedziałem o tym. Panie Krzysztofie, ja nie wiem, czy kogoś to wzruszy, to co mówię, czy nie, czy kogoś to obejdzie w jakiś sposób, ale tak chciałem się podzielić, że właśnie tam się dowiedziałem. Okej, dziękuję teraz bardzo. Teraz się też trochę wzruszam. Pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiam. Ja się dowiedziałem, pamiętam, na autostradzie jadąc z Barcelony do Walencji z żoną i synem i tak zadzwonił telefon i przez pierwsze, nie wiem, może ze 20 minut nic w ogóle nie powiedziałem, tylko jechaliśmy dalej, ja bez słowa jechałem, potem zjechałem na stację benzynową, zatankowałem, dalej nikomu nic nie mówiłem i dopiero po jakimś czasie, jak już zaczęła się żona dopytywać, dlaczego nic nie mówię, no to powiedziałem, o co chodzi, ale jakoś tak chciałem to samemu sobie przetrawić. Mam taką informację ze świata mediów sportowych, no bo Paweł był człowiekiem mediów sportowych, też nawiązywaliśmy do tego w tym pseudo wywiadzie z Pawłem, który był na samym początku dzisiejszego Hyde Parku. Otóż Przegląd Sportowy oraz Sport Szybka Decyzja zmniejszają
objętości gazety, czyli Przegląd Sportowy w czwartki, piątki oraz w wydaniu sobotnio-niedzielnym i w poniedziałki ze szczupleje z 30 do 24 stron, a we wtorki i środy z 20 do 16 stron. Więc na początek, szukając oszczędności, i Przegląd Sportowy i Sport na początek ograniczają koszty związane z drukowaniem gazet. Jestem ciekaw, czy obie te gazety dotrwają do końca roku i czy wytrwają w formie gazety codziennej, czy też przed końcem roku jeszcze staną się tygodnikami lub też gazetą, która wychodzi dwa razy w tygodniu. Czy mamy kolejną osobę na antenie? Halo? Halo, halo. Cześć, witam serdecznie. Adam. Chciałbym o Pawełku parę zdań powiedzieć, ponieważ Pawła znałem, no można powiedzieć, 20 lat. Mhm. Poznałem go... Ale osobiście, czy jako czytelnik i widz? Nie, osobiście. Osobiście, dobrze. Można powiedzieć, że przyjaźniliśmy się, trochę mu w księgowości pomagałem. Wiem, że teraz powie, że twoja mama go księgowała, no ale jeszcze przed twoją mamą to jeszcze on pracował w Kanal Plus, ja... Ale moja mama, mówię szczerze, bardzo krótko, bo potem chciała, żeby jej zapłacił, on miał na to inny pogląd trochę. Taka, nie, ale on trochę inaczej wyobraża sobie działania księgowej. Moja mama go się zapytała, ona zrezygnowała. Dlaczego nie chce, żeby go księgował, a dlaczego ja go księguję, a Paweł mówi, no bo za darmo to robi. Ale to nie chodzi o to, nie o tym rozmawiamy. Więc Paweł poznałem w 1997 roku na wyborach półfinale Miss Polski we Wrocławiu. No i akurat moja firma tam troszeczkę sponsorowała te wybory i później pojechaliśmy razem do Tunezji na wybory Miss Polski. Ja już kiedyś dzwoniłem, może to już historia jest, bo tu kiedyś w rocznicę dzwoniłem w rocznicę śmierci dzwoniłem do Weszło. No to ciekawa historia, bo fajnie spędziliśmy ten wyjazd z Pawełkiem tu w samolocie, jeszcze Paweł tam bilety załatwił. Byliśmy w jednym hotelu z tymi miskami. No i w samolocie lecimy. No troszeczkę się tam pogościliśmy. No ja tam już zostałem odprawiony. Paweł dłużej tam przebywał, ponieważ później okazało się, że miał wbito pieczątkę z Izraela, no i go przedłużyli go, przetrzymali go na odprawie. Ja dojechałem autobusem, wsiadłem do autobusu, no i lekko przysnąłem, nie? Dojechaliśmy do hotelu, patrzę, wokół Pawła nie ma. Co się dzieje z Pawełkiem? No i tak gdzieś po 3-4 godzinach Paweł przyjeżdża, taki zmęczony, mówi, Paweł, co się dzieje? No ten kierowca mnie obwoził chyba po całej Tunezji, daj mi tam ileś dolarów, nie? I tam pożyczyłem mu, nie? Później po prostu się dałem, to nie ma problemu. No i Paweł wrócił cały zmęczony. No fajna impreza, tam fajne spotkanie z tymi miskami, później jeszcze się tam znaliśmy. I do czego jeszcze chcę powiedzieć? Tutaj był program z Michałem Drzewokowym i opowiadał, że Paweł tam zawiózł z biletami, nie? Ja chciałem powiedzieć, że no ja go znałem 20 lat, no organizował między innymi wyjściówki na mecze reprezentacji czy klubowe, no nigdy mi nie zawiódł, no zawsze dotrzymał słowa, więc no tak. Może miałeś te wyjściówki Michała Żywakowa? No na wszystkie mecze no chyba raczej nie. Mhm. Przez 20 lat to na mecze klubowe i reprezentacji no chyba Michał Żywaków nie był taki szczodry, żeby dostawać. I jeszcze wyjazd był też fajny z Pawłem na Wembley, Polska-Anglia. To wtedy jechaliśmy, ja, Paweł Zarzeczny, Tomek Burnos i taki fotoreporter Zieliński. No, ty znasz to. Znam. To towarzystwo, nie? No też ciekawy wyjazd, bo dzięki Pawłowi poznałem. Pierwszy raz wtedy na tym meczu byli chłopcy z Kanal Plus, Smokowski i Twarowski, tam te kamery targali. No dzięki Pawłowi poznałem Davida Beckhama, Kevina Keegana, trenera, wtedy był trener reprezentacji Anglii. I też była taka ciekawa historia, bo jechaliśmy z Pawłem, całą ekipą na ten mecz.
No i Paweł ledwo tam się zmęczył, przysnął. No i Paweł oczywiście wcześniej zamówił hotel. Wszystko okej. Tam płynęliśmy promem przez Calais do Londynu, dojechaliśmy. No już jesteśmy w Londynie i krążymy po tych ulicach. Jedna do drugiej podobna. Budzimy się Pawła. Paweł, na jakiej ulicy ten hotel zamówiłeś, nie? A on mówi, Prince Square, coś tam, nie? Boże, jeździmy, gdzie ten Prince Square, gdzie to jest, nie? W końcu się wkurzyłem, zatrzymaliśmy się przy jakimś hotelu. Wziąłem mapę, poszedłem do recepcji i pytam się tego gościa, gdzie jest ten hotel, nie? A ten gość mówi, nie Prince Square, to Prince Square, z apostrofem. Coś takiego. No i trafiliśmy tam na ten, do tego hotelu, fajny mecz, fajny. Później dojechaliśmy do ośrodka przygotowania reprezentacji Anglii, David Beckham, Kevin Keegan. No fajne historie, fajne historie. Jeszcze jedną taką historię opowiem, którą tam Bawełek miał na tych Mazurach, nie? Tą historię. No Krzysiu, ty chyba wiesz, o co tam chodziło, nie będę w szczegóły wchodził. Wszyscy tam wiedzą. No i ja się przeprowadziłem się tutaj bliżej Warszawy, miałem firmę w Opolu. No i jeszcze komórki nie zmieni numeru. I jak ktoś dzwoni na stacjonarny telefon, nie? Bo kiedy ze stacjonarnego do niego zadzwoniłem. I on dzwoni do mnie i mówi, Adam, słuchaj, no taka sytuacja, przyjeżdżaj, bo ja tutaj jestem koło Olsztyna, w takim ośrodku, nie? I trzeba mnie zabrać. A ja mówię, no dobra, Paweł, tylko, ale gdzie, co i jak, nie? No, jechałem samochodem, powiedział mi, gdzie. Jadę przez las. Patrzę, wychodzi Paweł, taki, kurczę, zmęczony. Mówię, Pawełku, co się dzieje, co się stało, nie? No i później przyznał się, że przez całą noc jakieś pagna tam się skradał, żeby wyjść z tej sytuacji. No później wiadomo, nie chcę w szczegóły wchodzić. No taki był Paweł, wesoły, inteligentny. I jeszcze Krzysiu tutaj, taka sytuacja, że on występował w tym, ty mu pomogłeś, pracował u ciebie, ale też jeszcze pracował w Republice, gdzie miał ten program Ból Głowy. Nie wspominasz o tym. No to najwyższa półka światowa jego występy, to chyba przyznasz, nie? Bo tak zgadzam się. Tak, troszeczkę do niego tak, nie do końca go chwalisz, tak? Te minusy ciągle u niego znajdujesz, a mi się wydaje, że więcej plusów... Pokazuję go jako prawdziwą osobę po prostu, no bo tak, to ja nie lubię takiej hagiografii. Prawdziwego człowieka, tak, zgadza się, ale mówię, no... Ja w jak największych komitizji, jak najlepiej go wspominam. No wspaniały człowiek, wspaniałe czasy. Szkoda, że już takich ludzi nie ma. Dziękuję bardzo za telefon. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Przypomniałeś mi jedno nazwisko, powiedziałeś, w jakim gronie jechałeś na wyjazd za granicę. Powiedziałeś o fotoreporterze Zielińskim. Przypomina mi się wyjazd na mecz Finlandia-Polska, gdzie leciałem właśnie z Zielińskim, leciałem z Wołosikiem, Pawłem i pamiętam, że Marek Zieliński strasznie chciał przed podróżą się napić. Nie wiem, czy się bał latać, czy co. No w każdym razie chciał się z nami napić, a my z Pawłem mówiliśmy, że nie, absolutnie w ogóle nie mamy na to ochoty, bo mówiąc szczerze, też nie mieliśmy ochoty, bo ten lot jest bardzo krótki. To była jakoś taka godzina, że nie bardzo nam to generalnie pasowało. No i powiedzieliśmy mu, że nie, żeby szedł już do samolotu, że my nie usiądziemy z nim i tak dalej. I on taki niepocieszony poszedł do tego samolotu trzeźwy jak świnia, mówiąc krótko. Natomiast my z Pawłem Wołosikiem, nie mylić z Piotkiem, bo to są bracia, przypadkowo na Okęciu natknęliśmy się na Grześka Szamotulskiego. Grzesiek Szamotulski wylatywał do Szkocji, do Dundee. I Grzesiek Szamotulski, odkąd zdarzyło się, że kadra wracała, zdaje się, z Chile i ten samolot, z którym leciała, spadł 1000 metrów i pilot ledwo co wyprowadził ten samolot, żeby nie doszło do katastrofy, no ale jakoś tam wyprowadził, ale ludzie latali pod sufitem, wszystko tam porozbijane, wszystko zniszczone w tym samolocie, potem kilkanaście czy tam 10 godzin lotu takiego w totalnym stresie, czy to się nie powtórzy. I od tamtej pory Grzesiek strasznie bał się latać samolotem, ale to strasznie. I zawsze jak miał lecieć samolotem,
sportem, no to wolał się znieczulić, niż się nie znieczulić. No i wtedy jak zbawienie potraktował to, że nas spotkał i mówi, słuchajcie, musicie się szybko ze mną napić, bo ja trzeźwy to chyba nie wsiądę do tego samolotu. No to już jemu nie odmówiliśmy, poszliśmy do, na Okęciu do takiego baru czy restauracji. No i Grzesiek zamówił szybko butelkę whisky. Nas było trzech i w momencie, gdy czekaliśmy na tą butelkę whisky, zaczęto nas wywoływać do samolotu. Pasażer Stanowski i pasażer Wołosik są proszeni do bramki numer tam 16. No to mówimy, Grzesiek, my już nie możemy, mamy samolot. On, nie, poczekajcie, już tu pan kelner niesie szybko. No i pan kelner przyniósł, postawił tą butelkę. I w tym momencie to jest ostatnie wezwanie, pasażer Stanowski, pasażer Połosik. Ja mówię, nie no Grzesiek, zaraz nas wyrzucą z pracy, musimy lecieć. Nie, poczekajcie. No i tak rozlał to whisky na trzy różne takie duże części. Opróżniliśmy to dla towarzystwa w ciągu 20 sekund. No i skończyło się tak, że jak doszliśmy do tej bramki, to jeszcze jakoś się trzymałem. Natomiast Paweł Włosik zaczął się wykłócać, że nie zdejmie paska od spodni i był dość taki opryskliwy. Generalnie ten alkohol bardzo szybko nam uderzał do głowy w takiej dawce wypitej w sekundę. I skończyło się tak, że wieziono nas jakimś takim Oplem Corsa do samolotu, weszliśmy spóźnieni, wściekli ludzie siedzieli w tym samolocie i patrzyli, kto to wejdzie. A my jak wyszliśmy, byliśmy totalnie pijani i Marek się na nas śmiertelnie obraził, że mówiliśmy mu, że się z nim nie napijemy, a tu się nawaliliśmy w sztok. My po prostu wypiliśmy nie jakąś specjalnie dużą dawkę, ale w takim tempie, że uderzyło w nas to całkowicie. Przepraszam za tą nieśmieszną opowieść, ale jak już mówiłem, anegdot nie umiem opowiadać. Dobrze, zapraszam kolejną osobę na antenę. Halo? Oj, mamy jeszcze, ktoś mi mówi o Grześku Szamotowskim, krótką historię Pawła, to możemy sobie obejrzeć. Natomiast Szamo oczywiście jest u mnie podpadnięty, ponieważ parę lat temu podjechał do mnie, bo sąsiadami jesteśmy poniekąd. On w Mysiadle, ja w Zalesiu i no i tak piliśmy coś tam mocnego. Pamiętam, że Krzyś Stanowski jako najmłodszy biegał do sklepu i z powrotem. No i piliśmy na potęgę, no i Szamo tak jak patrzy na to, co my pijemy i mówi, nie, Paweł, następnym razem to ja ci przywiozę taką mega łychę, bo tu ciebie jest tak fajnie, tego, taka mega łycha. No i już minęły 3 lata, mega łychy nie ma, mimo że Szamo 3 razy już przynajmniej u mnie był albo przejeżdżał w okolice i na mnie się natnął. Natomiast jak raz zobaczyłem, ponieważ jest to Miłoszko Bramkarz, czyli to jest tak gdzieś bardzo bliskie cymbalstwa, bliskie, ja nie powiedziałem, że cymbał, tylko że bliskie cymbalstwa, to kiedyś patrzę w tym, w Oszał, w Piasecznie, jakiś gościu w dresie chodzi, taki duży, łysy, i chodzi w tym dresie po stoisku alkoholowym i tak krąży wózkiem, krąży. Ja tak sobie myślę, no zobaczę, który to taki artysta, że wybrał się, pogorzałem w dresie klubowym, żeby wszyscy go widzieli. No, mówmy się, dresy Legii Warszawa są zawsze charakterystyczne, bo mają tutaj literę L. No i tak sobie stanąłem, zarygałem, patrzę Szamo, mówię, o, to zobaczę, co Szamo kupił. Patrzę, Szamo kupił 10 szampanów Piccolo, bezalkoholowych. No i to bramkarze, cymbalstwo Piccolo. To jest, co w Pawle zawsze mogło irytować, to tego opowieści, na których nawet na tle nie dało się reagować, takie wstawki, no bo co mu można potem powiedzieć, jakby broniąc się człowiek tylko się pogrążał, takie wstawki typu Krzysiu najmłodszy biegał do sklepu, w okolicy Pawła nie było żadnego sklepu, ja nigdy w żadnym sklepie nie byłem, żeby cokolwiek Pawłowi donieść, no ale jak on coś takiego wrzucał, no to przecież nie można było tego w żaden sposób prostować, a wrzucał takie wstawki o różnych osobach. Paweł mieszkał totalnie na takim uboczu, że jakbym miał biegać do sklepu, to musiałbym chyba maratony robić, więc bądźmy poważni, to nie była ta sytuacja. Ale miał tak do siebie, na przykład kiedyś walnął, że Krzysiek super, tylko ma taki problem, że nie ma gustu filmowego, bo jego ulubionym filmem jest Miss and Mrs. Smith. Nie wiem, skąd on wyciągnął w ogóle ten film. Raz oglądałem. Takie tam, może być. Natomiast skąd szło do głowy, żeby ogłosić światu, że to mój ulubiony film w historii kina i potem na tym zbudować całą opowieść, no to tylko Paweł potrafił, no ale nie złościliśmy się za to. No trochę się złościliśmy czasami, ale szybko nam przechodziło. Czy mamy kolejną osobę, która do nas zadzwoniła? Halo? Tak, jestem. Cześć. Cześć, witam.
No, przysłuchuję się audycji, no chyba jak wszyscy, z takim lekkim smutkiem i sentymentem, i tak miło było usłyszeć głosy pana Pawła Zarzecznego i znowu go zobaczyć, i te wszystkie anegdoty jakby go tutaj przywołują, tak, że jego duch gdzieś tutaj pewnie krąży między nami wszystkimi. I jak tak sobie chciałem się podzielić jakby taką swoją obserwacją, że dlaczego właśnie mnie osobiście najbardziej brakuje w świecie medialnym, w świecie dziennikarskim postaci pana Pawła, to jest ten fakt, że on jak dla mnie był po prostu takim, wszedł po prostu w buty błazna, nie mylić się z klaunem, tylko właśnie błazna takiego, któremu wiadomo, że na dworze króla może sobie na najwięcej pozwolić, a tak naprawdę błazen z głębi duszy często jest najsmutniejszą osobą właśnie na dworze króla, i myślę, że śmierć jego jakoś właśnie tak mi się przebiła, tak we mnie uderzyła mocno, gdyż no po prostu w takie emploi sobie wszedł życiowe i był w tym świetnie niedostępny, i bardzo, bardzo tego brakuje. Dlatego dzwonię tylko, żeby się podzielić taką obserwacją z wami. Dzięki. Dzięki. To prawda, Paweł trochę grał wesołka, a był osobą czasami dość smutną. A propos tego jego domu, to zawsze mi się przypomina, jak miał takiego wilczura, który był taki z wyglądu dość niebezpieczny, ciągle jakiś tam pogryziony czy coś. No i ten wilczur sobie biega bez smyczy, czy bez kagańca, chyba o to chodziło, już nie pamiętam. Paweł sobie siedzi na ławeczce przed domem, czy stoi przed domem, już też dokładnie nie pamiętam. I idzie sąsiad. No i ten sąsiad miał takie absolutnie słuszne pretensje. Mówi, proszę pana, ten pies bez kagańca, jak to może być? Niech pan coś z tym zrobi, przecież to jest w ogóle skandal, zaraz doniosę na policję. A Paweł tak pije to piwo, tak patrzy na tego sąsiada i mówi, no ale pan też bez kagańca. I ten sąsiad taki, ale jak to, co pan w ogóle sobie wyobraża, jak pan mógł tak powiedzieć? Ja, co to znaczy, że ja bez kagańca? A Paweł na to, proszę pana, statystycznie rzecz biorąc, dużo częściej ludzie napadają na ludzi niż psy na ludzi. No i nagle tak wszystkim ręce opadły, nie wiadomo jak z nim rozmawiać. Sąsiad poszedł, machnął ręką, pies sobie biegał dalej. Znowu, nie naśladujemy psy w kagańcach, jeśli są takie duże, groźne. Jakieś tam Yorki niekoniecznie może, ale takie to już jak najbardziej. Dziękuję bardzo, zapraszamy kolejnego widza do telefonu. Czy jesteś z nami? Cześć, witam. No nie mów, że muszę przypominać o tym ściszaniu, już tak dobrze szło. Halo? Cześć, witam. Dobra, poprosimy następną osobę. Halo, kto jest z nami? Halo? Czy jest ktoś z nami na antenie? Następna osoba, która nie ścisza. Halo? Komputera. Cześć, witam. Cześć, jesteś na antenie. Nic nie słychać niestety. No ja cię słyszę bardzo dobrze. Słyszysz mnie czy nie? No to trudno, jak nie słyszysz, to musimy poprosić kolejną osobę. Czy jest ktoś z nami? Halo? Witamy. Chyba puścimy teraz jakiś materialik i damy wam trochę czasu na takie wzwonienie się poprawne. Stan futbolu, urywki, część druga. Paweł, co chyba nie będzie widoczne, znaczy na pewno nie będzie Paweł się w takich butach jak kryfowe, w mokasynach. Tak? Faktycznie, w modnym takim kolorze wojskowym, tak się to podobno nazywało. Ja się przygotowuję na szczyt NATO. Chciałem powiedzieć, że jestem żołnierzem w przeciwieństwie do was, młodziaki. Drugiego, co zrobić z drugim? Drugi to... Ale to jest... Paweł jest wyznawcą tej teorii, że należało wpuścić Borysa, jak się w przeglądzie napisałem tekst, że to jest teoria nieprzyzwoita. To ja, Paweł, ja mam 60 lat, Paweł jest troszeczkę ode mnie młodszy, tylko ja Paweł znam wiele lat i ja teorię Pawła znam, no ta do Z, tak. Ta teoria akurat mnie nie zaskakuje, Paweł. Andrzej w Krakowie z tym, co sobie wypracował. Powiem ci coś śmiesznego, ale coś, co ubarwi program, że rozmawiam kiedyś z synem, on mówi, ach, żeby tata nie miał tych głupich pomysłów. Ja mówię, jasne, jakby miał głupich pomysłów, nigdy bym się nie zadał z twoją mamą, by nie było ciebie na świecie. Powiedz mi teraz tak, czy wolałbyś, żebym miał głupie pomysły, czy żebym ich nie miał? Przerąbane, jak
na sądzie ostatecznym stoisz w kolejce za matką Teresą i słyszysz, jak Pan Bóg do niej mówi: ale wiesz, córko, że można jeszcze było zrobić więcej. No ja ci powiem, matka Teresa do 40 roku życia to była wielka utracjuszka. I... ale z dalszej części. To są biografie święte. Kto by przyjął 11 godzin odpoczynku, prawda? Czy wy sobie wyobrażacie w Polskim Związku Piłki Nożnej, nie wiem, wysyłam do jakiegoś prezydenta Tadzia Oblińskiego i Tadzia Obliński po 11 godzinach mówi: ja teraz muszę 11 godzin odpocząć. Tak, jeszcze następne 48 jeździł, a potem by był usatysfakcjonowany. Tadziu by jeszcze zdążył do kasyna zajrzeć, obrócić 3 razy kołem i wrócić. Ale nie, Polak to był usatysfakcjonowany, tak, że nie spał 3 dni, bo komuś pomagał. No z Radkiem dzisiaj jedyne, będzie się w komitywie dobrać. Jedyne, co mnie w tej sytuacji wkurzyło, że oglądałem to na CDF-ie i komentowała kobieta. I tam krzyczała: Achtung! 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 Minutę! Tak! 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 Ja mówię: Jezu, ja wolę kobiety takie subtelne. Dalej, może zagrać. Ale wiesz, po to się pamięta większe potem, spektrum. A w ogóle, wiecie, jak Eder strzelił bramkę, to widziałem pierwszy raz taki rodzaj radości. Gościu, który podbiegł do ciskarz. Jak szła robota? Achtung! Tak! Tak! Achtung! Achtung! Jeszcze minutę! Tak! Tak! Italien! Gegen! Schweden! To musisz wyciąć. Tak, to z tego. No, ale serio, bo ja byłem w szoku, nie? Bo tak, tego. Się wraca cały czas od tej kamery. Ta kamera ci może pokazać. Achtung! Wszyscy patrzą na ciebie. Ale ty, wiesz, słyszysz nagle takie w telewizji Achtung i przestraszony. Wiesz, radość. Ja tu książkę gdzieś przeglądam, a tu wiesz, bo mecz nudny, nie? A tu nagle tam jakaś poprzeczka, wiesz, mecz był rzeczywiście półtorej godziny, nie? Jedna ładna. Tam wiesz, główeczka i ten. I nagle wiesz, Achtung, to ja mówię, nalot jakiś. Bo tam tylko twardy człowiek w ogóle się przebije do ligi zawodowej. Tak w sensie z dobrym metabolizmem, z takim z przemianą. Z silną wątrobą. Tak, dokładnie. Ale umówmy się, Jacku, że w czasach Legii w Lidze Mistrzów, że w czasach Legii w Lidze Mistrzów też mogłeś do rana walczyć. I jakoś, wiesz, nie przeszkadzało to. Zdarzyło się oczywiście. No właśnie. Przed też i tego. Przed? Nie, Paweł. No dobrze. Ale dobra, już nie będziemy tego, wszystkiego wspominać, jeszcze bo było zabawnie, bo jeszcze wiesz, a nie, bo jeszcze by to wiesz, jest 5 spraw rozwodowych z tego powstało. Zjedz serniczek teraz. Być może po tym cukrze. Skracacie mi życie, ale ten, ale przyniesie kiedyś marchewkę zdrowe, jakieś jedzenie musli od Ani Lewandowskiej, tego na wodzie jakieś. Ale jak ci przyniosę marchewkę za tydzień, to zjesz? To oczywiście, że tak. No. Ten, tylko wiesz, no tak, żeby... Czekolacie. Taka najlepsza marchewka. Marchewka od Amaro. Ale powiem, pamiętasz, co mówiłeś tydzień temu w programie, że jesz to ciasteczko, bo nie mamy dla siebie nic zdrowego. I słuchaj, ja dzisiaj... Pytałem się, czy jak przyniosę marchewkę, to zjesz, więc mam dla siebie ten... Mam dla siebie obrana, marchewkę. Jest obrana. Tak, obrana, gotowa, wiesz, co to jest. Mam nadzieję, że nie będę musiał implantów wstawiać. Proszę, wiesz, proszę, tak, proszę. Dziękuję jeszcze bardzo. Jeszcze kim, tak? Poczęty był. A wiesz, że ja dzisiaj wieczorem też będę miał marchewkę, no. A jestem przygotowany. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Wesołe bywały to programy, trzeba powiedzieć. Tak, Paweł z marchewką, wieczorem też będę miał marchewkę, niesamowity był. Czasami dopiero za którymś obejrzeniem wychwyca się, co on tak naprawdę miał na myśli. Tu na czacie widziałem kilka razy pytanie, jak to było naprawdę między Pawłem a Radkiem Matusiakiem, którego Paweł czasami tak no, wbijał mu szpilki, przerywał mu w pewien sposób, dogryzał, ale muszę zapewnić, że znowu to, co mówiłem wcześniej, jak Paweł kogoś lubił, to mu wtedy dogryzał, jak kogoś nie lubił, to mu nie dogryzał, bo po prostu nie widział w tym najmniejszego sensu. I Paweł Radka lubił bardzo, więc przede wszystkim z tego właśnie wynikało to, że czasami mu wbijał szpileczki. Achtung, Achtung to jest klasyka polskiego, niemieckiego komentarza piłkarskiego. Zapraszamy kolejnych dzwoniących. Może szybki sygnał, czy już mamy wszystko. Poproszę o reżyserkę, czy już mamy wszystko jak trzeba działające. Czy można się do nas zadzwonić? Można. Poprosimy kolejną osobę. Halo, kto jest z nami? Cześć, Krzysztof. Emil z tej strony. Cześć, witam. No, 150 razy połączenie udało się, także sukces. Krzysztof, tak chciałem zauważyć, że Paweł w swoich wypowiedziach spontanicznych, w swoim spontanicznym mówieniu potrafił rozśmieszyć ludzi, którzy na ogół w tych mediach śmiać się raczej nie potrafią. Tak chcę nawiązać do poprzedniego materiału z YouTube, gdzie
szczerze uśmiech na twarzy gościł Michała Probierza, gdzie on zazwyczaj w tych mediach to chodzi w Kanal Plus z taką miną srającego kota, a tutaj można zobaczyć szczery uśmiech na twarzy. To samo dotyczy się na przykład ostatniego materiału YouTube, gdzie puszczaliście o trenera Jacka Zielińskiego. I takich ludzi jest mało w dzisiejszych mediach. Ostatnio Ignacik prowadził wywiad na Leki z Bobo Kaczmarkiem i ten sam typ człowieka. Nie trzeba opowiadać nie wiadomo czego, wystarczą proste słowa, proste anegdoty i tak jak na przykład właśnie Paweł, czy Bobo Kaczmarek, czy Janusz Wójcik, to są pokolenia ludzi, które potrafiły rozśmieszyć ludzi nie na siłę. Także za to ogromny szacunek. I do Pawła, ale też do wspomnianych wuja, czy Bobo Kaczmarka, o których przed chwilą mówiłem. Wielki szacunek dla tych ludzi za to, że potrafią szczerze rozśmieszyć ludzi. Tak, to prawda. To jest bardzo trudna umiejętność być zabawnym, a nie śmiesznym. Najgorzej, jak ktoś próbuje, czasami ja, być zabawnym, a nie ma do tego specjalnego drygu. Paweł miał do tego dryg jak najbardziej i wprowadzał właśnie w studiu taką atmosferę, którą mało kto potrafi wprowadzić. Ja ci powiem, jesteś jeszcze czy nie? Jestem. Powiem ci, kto jeszcze ma taką zdolność wprowadzania luźnej atmosfery do studia, nawet jeśli wszyscy wokół są strasznie sztywni. Jest to piłkarz Radek Majewski, który nawet jak nie ma nic do powiedzenia na jakiś temat, nawet jeśli rozmowa tyczy się meczu, którego nie oglądał, albo drużyny, której nie zna, albo nie wiem, filmu, o którym nie ma zielonego pojęcia, to on samą swoją obecnością w studiu i stylem bycia sprawia, że wszyscy wokół są bardziej wyluzowani i dzięki temu zabawniejsi, fajniejsi i lepiej to się ogląda. Są takie osoby, które mają taki dar oddziaływania. No właśnie, to jest a propos tego, co było wcześniej na antenie poruszane, że kogo można by było nawiązać na przykład do Pawła. To taką osobą, która się zaczyna pojawiać w mediach, to jest właśnie Radek Majewski. Ale ja bym nie porównywał w ogóle do Pawła Radka Majewskiego, bo to zupełnie nie to, tylko chodzi mi o taką zarażanie optymizmem, o takie coś takiego. Dokładnie. I najprawdopodobniej z tego, co dzisiaj wywiad czytałem, będziemy go widzieć w mediach trochę częściej, bo powiedział, że zamierza skończyć karierę, że buduje jakiś tam dom weselny z jakąś knajpą, ale tak naprawdę swoją przyszłość wiąże z mediami i to chce robić, także obyśmy widzieli go częściej, bo tak jak mówisz, umie rozładować sytuację. Mhm. Okej. Okay. Jeszcze coś? Dzięki. Dobrego wieczoru i życzę wam powodzenia z nowym projektem. Dziękuję bardzo. Ponad 2,5 godziny naszego programu minęło błyskawicznie. Możecie cały czas do nas dzwonić. Poprosimy o kolejnego widza bądź słuchacza. Halo? Witam cię. No i witam i nic nie słyszę. Jesteśmy? Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jesteśmy na antenie. Tak, jesteśmy witam na antenie. Serdecznie. No, chciałbym się podzielić tutaj takim spostrzeżeniem, no, że Paweł Zarzeczny był taką osobowością chyba niedocenianą w środowisku. Przede wszystkim to był człowiek bardzo inteligentny. Nie wiem, czy państwo tutaj zauważyli, że w zasadzie on miał do powiedzenia w każdym temacie wiele. Czy o polityce, nie mówiąc o piłce nożnej, sporcie i tak dalej. Także to była, moim zdaniem, gdzieś ten potencjał w pełni nie został wykorzystany. Nie wiem, czy mógłbyś pan do tego jakoś odnieść, ale tak wydaje mi się, że no gdzieś ta kariera mogła się tutaj dziennikarska potoczyć zdecydowanie inaczej, no ale każdy żyje jakby po swojemu. No też trzeba gdzieś o tym mieć to na uwadze po prostu. Zgadzam się z tobą, to znaczy wydaje mi się, że Paweł Zarzeczny trochę za bardzo polubił piłkę i przez to się trochę przez lata ograniczył. Wydaje mi się, że moment w jego karierze najlepszy był taki, gdy on trochę od piłki na chwilę odszedł, a zaczął też wypowiadać się czy prowadzić programy, bo chyba był jeszcze program w TVP Info albo w jakiejś takiej pobocznej stacji TVP, gdzie prowadził program o filmach.
tak mi się wydaje, coś takiego. No i potem w Republice o polityce, to Pawła hasło zawsze byłem najlepszy, ono oczywiście jest takie z przymrużeniem oka, bo, no bo takie jest. Natomiast wydaje mi się, że gdyby Paweł trochę wcześniej pokazał swoją twarz człowieka, który ma dużo do powiedzenia na temat kultury, kina, książek i polityki, to byśmy mieli z niego trochę więcej uciechy, to znaczy więcej osób miałoby z niego uciechę, bo tak to ograniczyliśmy się do kibiców piłkarskich, a on na pewno miał potencjał intelektualny na to, żeby zajmować się wieloma sprawami w sposób bardzo niekonwencjonalny. A też mam takie pytanie, czy, bo takie wrażenie odnosiłem jakby no, tylko z przekazów medialnych, czy po prostu pan Paweł Zarzeczny grał w waszym środowisku fair play, co jest pewnie gdzieś trudne, ale to, takie odniosłem wrażenie, czy tak naprawdę było, że po prostu grał fair play, czyli był jakby lojalny i tak dalej, czy to jest dobre wrażenie? Wydaje mi się, że tak. Znaczy Paweł żył całkowicie po swojemu i jego lojalność też była często lojalnością wobec swojego stylu bycia. Pamiętam taką historię, gdzieś poleciał na mecz, chyba jako wysłannik Super Expressu na mecz do Gruzji, czy Azerbejdżanu, czy gdzieś daleko w każdym razie. No i próbowano się do niego dodzwonić tam ze 3 dni. Paweł ze 3 dni biesiadował, nie odbierał telefonu. Już mecz się zbliżał i oczywiście był wysłannikiem gazety, więc miał nadawać jakieś korespondencje. No i w końcu, zdaje się, Kaziu Marcinek do niego się dodzwonił i mówi: Paweł, ty żyjesz w końcu, weź daj mi jakąś korespondencję, przecież mnie tu zabiją, w ogóle ciebie zabiją i tak dalej, weź podyktuj mi coś, ja to wszystko spiszę, żebyśmy problemów nie mieli, żebyś ty nie miał problemów. No i Paweł mówi tak: słuchaj, to w bramce Matysek, zapisz skład Polaków najpierw, w bramce Matysek, w obronie Bąk, Żewłakow, no i dalej tam sobie ułożysz jakoś tam, nie? A Kaziu mówi: ale nie, ale dawaj tekst, co tu się dzieje w ogóle? A Paweł mówi: Kaziu, musisz sobie poradzić. A Kaziu: nie no, Paweł, nie popisuj się, muszę się rozłączyć, jakoś sobie poradzić. No i się rozłączył i kolega musiał jakoś sobie poradzić. Więc pod tym względem takiej lojalności, jeśli chodzi o pracę, no czasami brakowało. Natomiast taką lojalność ludzką moim zdaniem miał w 100% i to nigdy nie było tak, że ktoś, że on pod kimś podpiłował gałąź albo kogoś w jakiś sposób zrobił w konia, czy na czyichś plecach się wybił, a potem o tym zapomniał. Tu wydaje mi się twoje wrażenie jak najbardziej słuszne. No to, czyli trafiłem w dziesiątkę. Tym samym bardzo chciałem podziękować za rozmowę i chciałbym też pozdrowić moją narzeczoną, która pewnie ogląda kanał sportowy. Dzięki, pozdrawiamy. Narzeczona Marta. Dzięki, pozdrawiamy. Skoro już narzeczona, to wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia, jak już się wszystko sfinalizuje. Dziękuję bardzo za telefon i zapraszam kolejnego widza 22 219 50 31. Czy jest ktoś z nami? Halo? Halo, witaj Krzysztofie. Cześć, witaj. Cześć, wreszcie się do zadzwoniłem po długim tutaj telefonowaniu. No cóż, Daniel Paweł Zarzeczny to bardzo bliska osoba, ale tylko dlatego, że zawsze dużo śledziłem właśnie One Man Show, o którym też wspominałeś, że nie miał może zbytnio dużej oglądalności, ale faktycznie Paweł wyprzedził tą epokę YouTube'ową. I to tak jeszcze najbardziej mi się kojarzy z Pawłem Zarzecznym, to nie tylko jego wielkie oczytanie, jego wielka wiedza, ale właśnie ten mecz Polska-Niemcy. Dla mnie taki bardzo też wyjątkowy, bo na ten mecz wybrałem się, spełniłem takie swoje dziecięce marzenie, zabrałem na ten mecz swego tatę i ten mecz dla mnie tak samo jest bliski jak pewnie Pawłowi Zarzecznemu, który pamiętam, że to nie wiem, czy to było przed meczem Polska-Niemcy, czy po, to gdzieś było w Republice, jak też tam mu się właśnie załamał głos na temat tego meczu i ten mecz faktycznie dla niego był legendarny, bo on zawsze mówił, że wszystko już na tym świecie było, tak, że wszystko się stało i wszystko się działo i ten mecz Polska-Niemcy zawsze tak jakoś jest mi bliski, mam jego książkę, tą drugą i tam właśnie jest taki fajny fragment, żeby tą kartkę sobie ją wyciąć i ją sobie powiesić na ścianie i to jest coś fantastycznego i tu jeszcze odnośnie ciebie, drogi Krzysztofie, to w tej erze dzisiaj tego konsumpcjonizmu, tego egoizmu, to zawsze taki wielki szacunek, że potrafiłeś tą rękę chwycić tego Pawełka i tego przyjaciela i w tych trudnych momentach dać mu pomoc, bo to jest zawsze chyba najpiękniejsza wartość. I mówię,
coś pięknego, zawsze taka relacja. Mimo wszystko, jak można kogoś wyciągnąć z trudów życia i dać mu szansę i ta lojalność w tych czasach dość trudnych, które i tak będą pewnie za niedługo jeszcze cięższe, to wszystko się składa zawsze w jedną całość. To takie mam moje, takie jedne z wielu, też powinienem, chcę się dodzwonić i tak dalej. Więc mówię, ten mecz Polska-Niemcy, łzy Pawełka właśnie w TVP Info, czy właśnie w Republice, coś tak pamiętam i mówię. I też twoja osoba, tak, która potrafiła mu pomóc i dzięki temu mogliśmy go czytać, na łamach weszło i tak dalej. Dziękujemy bardzo. Również, pozdrawiam. Dzięki, pozdrawiam serdecznie. Jeszcze przypomniało mi się, co do jednej z poprzednich osób, która dzwoniła, czy Paweł był, jakim Paweł był szefem, czy był ostrym, i druga rzecz, czy był jakimś tam lojalnym człowiekiem. I przypomniała mi się historia, którą opowiadał Sebastian Parfianowicz. Nie pamiętam, czy ona dotyczyła Sebastiana właśnie, czy któregoś z innych dziennikarzy, jak poszli do Pawła, że chciałby ktoś jechać na w delegację, na zawody żeglarskie, coś takiego. I Paweł powiedział, wiesz co, ty jedź na te zawody żeglarskie, ale tylko pod jednym warunkiem. Proszę cię, nic z nich nie dawaj do gazety. Nie przysyłaj żadnej korespondencji, nikogo to nie interesuje. No więc dziennikarz był podwójnie w niebo wzięty, gdyż pojechał i nie musiał pracować. Okej, dziękuję bardzo. Tutaj patrzę, że ogląda nas średnio przez cały ten wieczór, tak po 15 tysięcy ludzi na żywo. Wiadomo, jedni przychodzą, inni odchodzą, ale 4 tysiące jest łapek w górę. Mam nadzieję, że zaraz zrobi się 5. To jest zadanie do was. Tu na dole na ekranie na YouTubie macie miejsce, gdzie macie kliknąć. Jak zaraz będzie 4500, to będę bardzo zadowolony za te łapki, a jak będzie 5000, to będę w niebo wzięty. Dziękuję bardzo. Poprosimy kolejną osobę. Halo, 22 219 5031. Czy jesteś z nami? Halo? Halo? Cześć, witam. Cześć, witam. Słyszymy się? Halo, uciekłeś? Słuchajcie, dostałem SMS-a o takiej treści. Super program, dzięki. Fajnie, że go nie upiękniasz, tylko nie robisz z niego osoby kultowej. Poznałem Pawła w 2006 roku. Zostawił mnie ze spory brachugiem w czempionie Marriott. Mówiąc, nauka jak wszystko kosztuje. No tak, ale Paweł kultową osobą stał się. Sam fakt, że ten program dzisiaj jest i tyle osób go ogląda o tej godzinie, mówi śmiało samo za siebie. Czy jest ktoś z nami? Halo? Czyżbyśmy znowu mieli jakiś problem, że się przeciążyła linia? Halo? Jesteśmy, halo, słucham. Tak, dzień dobry. Igor tutaj Kołobrzeg, czy słychać mnie? Bo ja siebie nie słyszę tutaj. Słychać cię doskonale. Ty nie musisz siebie słyszeć. Mówisz jak przez telefon normalnie. Dobrze, dobrze. To panie Krzysztofie, po pierwsze pytanie dotyczące pogrzebu Pawła Zarzecznego. Otóż byłem obecny na tej uroczystości. Byłem bardzo onieśmielony pana wypowiedzią podczas tej uroczystości. I no to moje pytanie, skąd pan czerpał inspirację na tak piękną przemowę? Tu pamiętam, były odniesienia do Biblii. Mówił pan o tym, że Paweł Zarzeczny pewnie już tutaj rozprawia ze świętym Piotrem na temat tego, kogo przyjąć, a kogo nie, do Królestwa Niebieskiego. Druga moja taka uwaga, no bardzo żałuję, że niestety Paweł nie dotrwał do momentu do Ligi Minus, do tego jak nagrywana jest Liga Minus, o ile kolega tutaj patrzy, czy Mietczyński to naprawdę są asy, to jednak myślę, że od Pawła mogliby się wiele nauczyć, tak jak na przykład uczą się od Andrzeja Iwana, od pana Andrzeja Iwana, czy od pana Wojtka Kowalczyka. I jeszcze moje ostatnie pytanie, czy mógłby pan, panie Krzysztofie, tutaj opowiedzieć trochę, jak to było właśnie z zatrudnieniem do weszło Pawła Zarzecznego?
Bardzo dziękuję i do usłyszenia. Przepraszam za problemy na samym początku. Spoko, luz. Zmieściłeś się w czasie, który dajemy każdemu na ogarnięcie się, czy jakieś 3 sekundy, nie 15 minut studenckie, tylko 3 sekundy. Jeśli chodzi o mowę studencką, no to studencką mowę pogrzebową, no to starałem się, żeby była w miarę, nie chcę powiedzieć wesoła, ale taka trochę przewrotna i żeby to była taka mowa, przy której sam Paweł przy takiej okazji by się uśmiechnął i powiedział: kurczę, właśnie o coś takiego mi chodziło, tak miało to wyglądać na moim ślubie, bo gdzieś w internecie jest takie nagranie, może je znajdziemy, ale a może nie, bo nie należy do nas, tylko do innej telewizji, gdzie Paweł opowiada o tym, jak wyobraża sobie własny pogrzeb i generalnie Paweł chciał, żeby ten pogrzeb był w miarę wesoły. To też nie chodzi o to, żeby robić z niego kabaret i żeby przekraczać jakąś granicę, ale jak ktoś tak przez łzy się 2-3 razy uśmiechnie, to myślę, że to nikomu nie zaszkodzi, więc tyle jeśli chodzi o temat numer 1. Temat numer 2. No generalnie, tak jak mówiłem wcześniej, Paweł wydaje mi się pospieszył się strasznie z tym swoim odejściem, bo nadchodziły lata dla niego niezwykłe, to znaczy młodzi ludzie zaczynali go trochę odkrywać, trochę inna publika. Internet był dla niego stworzony, ten internet sportowy dopiero taki w wersji wideo dopiero się tworzył, dzisiaj są już inne realia. Dzisiaj mając Pawła tutaj w radiu na co dzień Weszło FM, mając go w kanale sportowym w Hate Parkach czy w Lidze Minus na Weszło TV, no to byłby człowiek, który byłby uwielbiany. Oczywiście część ludzi by go nienawidziła, bo też pamiętam komentarze na Weszło, gdy pisał felietony i zaczynał się poniedziałek, to powiem wam, że to go trochę ruszało, jak ci ludzie wszyscy pisali, gdzie jest świnia, dawać prosiaka, niech wjeżdża felieton świni i ludziom się to wydawało zabawne, a Paweł to troszeczkę jednak przeżywał, bo przecież to nie jest tak, że to po nim całkowicie spływało, mimo że lubił tak udawać. Dlatego tutaj zdanie do takich zatwardziałych hejterów, którzy czasami się w tym zatracają, a potem im głupio i jak ktoś już umrze, to piszą: o Jezu, tak mi przykro, tyle razy sprawiłem ci przykrość, ale nie to było moją intencją, to miało być zabawne. To nie jest zabawne, to nie jest zabawne. Ludzie, pisanie o kimś, że jest grubą świnią, pisanie o kimś, że jest knurem, pisanie o kimś, nie mówię już o Pawle, ale o kimkolwiek innym, przywalanie się na siłę do wyglądu i robienie z tego nie wiadomo jakiej ponadczasowej historii, pseudonimów i tak dalej. To nie jest zabawne, to świadczy o was samych, to jest obrzydliwe i miejcie zawsze w pamięci, że jak piszecie taki komentarz, to nie świadczy o tym, że ktoś wygląda jak świnia, to znaczy, że wy jesteście świniami i tyle. No, czy mamy kolejną osobę? Halo? Cześć, witam. Cześć, zgadzam się z tym, co powiedziałeś właśnie o tym takim hejcie bezsensownym w sumie i takim kompletnie nieadekwatnym do sytuacji. Natomiast no, z panem Pawłem Zarzecznym miałem taką jedną sytuację, która jakby bardzo mnie wkurzył, jakby powiem szczerze, kiedy chyba Adam Małysz kończył karierę. Właśnie napisał o nim chyba, że był jakimś przeciętnym zawodnikiem. Tak, powiem szczerze, takie było dla mnie dosyć irytujące. Ale później po latach, jak tak patrzyłem na te jego wszystkie jakieś wypowiedzi, inne rzeczy, no to stwierdziłem, że jednak no miał coś takiego, co sprawiało, że albo się go kochało, albo się go nienawidziło. Znaczy może nienawidziło to za duże słowo, ale potrafił irytować. I to pewnie często te same osoby. Raz go kochały, a raz je mocno irytował. No ale w sumie chyba to takie jest podsumowanie też jego, że przynajmniej nie przeszedł przez życie niezauważony, bo był bardzo barwną postacią i fajnie, że dzisiaj też tak po tych 3 latach można go powspominać. Mhm. Także super, to w sumie chyba tyle z mojej strony. Bardzo fajny program. Dziękuję bardzo. Paweł lubił swoimi tekstami przede wszystkim prowokować. Jak to komuś szło bardzo dobrze, to on szedł w drugą stronę i pisał, że jednak jest bardzo źle. Ale nie dlatego, że tak uważał, tylko moim zdaniem szukał swojego czytelnika czy widza
takiej refleksji, takiego znalezienia odpowiedniego punktu, takiego znalezienia, znalezienia właściwych rozmiarów, wszystkiego, proporcji, rzucenia innego światła. Więc to nie jest tak, że on tego Adama Małysza miał za totalnego leszcza, tylko na przykład uważał, że jak tak napisze, to ktoś się zastanowi, czy aby na pewno ten kult nie jest w jakiś sposób przesadzony. To była jedna wielka prowokacja momentami. Mnie do dzisiaj śmieszy jego tekst o Robercie Kubicy, jak napisał, już nie pamiętam w której gazecie, w którym felietonie, ale jak napisał, że wiecie, kiedy Robert Kubica zostanie mistrzem świata Formuły 1? Kiedy go Alonso weźmie na kolana. I to było w czasach tej największej kubicomanii. To było na swój sposób tak chamskie, ale tak błyskotliwe, że aż trudno się było złościć. Myślę, że sam Robert Kubica się uśmiechnął, gdyby to przeczytał. Więc no, taki był Paweł, to prawda. Poprosimy kolejny telefon, a potem sobie zrobimy kolejną przerwę filmową. 22 219 56 1. Czy jesteś z nami? Halo? Siemanko. No, kolejną osobę poprosimy. Tutaj się nic już nie wydarzy w tym połączeniu. Poprosimy kolejną osobę. Halo, halo. Cześć, witam. Halo. Cześć, witam, słyszysz mnie? Słyszysz mnie? To ty dzwonisz, nie ja dzwonię. Ty dzwonisz, halo. Dobrze, nic z tego nie będzie. Poprosimy jeszcze kolejną osobę. Halo? Coś nic z tego. Dobra, zobaczmy sobie kolejną część przygotowaną przez pana Zdzicha, czyli stan futbolu, wycinki, highlights z tego programu. Do zagrania z meczu z Niemcami i naprawdę był to materiał, który robił wielkie wrażenie i myślę, że tu mogłoby być podobnie. A propos tej kompilacji, tylko żebyś nie brał tego do siebie. Kiedyś w Super Expressie był taki naczelny, nazywał się Larry Lindenberg. Taki niziutki Żydek, a ja mówię Żydek, bo sam on tak siebie przedstawiał. I kiedyś zebrany i on mówi tak, co za debil napisał mi tu w artykule fundamentalizm algierski. Nasz czytelnik nie wie, co to jest fundamentalizm. Nasz czytelnik nie wie, co to jest Algieria. No, więc tego, to a propos tylko kompilacji. Ale nasi widzowie wiedzą, co to jest kompilacja. No nie, no pewnie, że tak. Jasne, też wiedzą, co to jest Algieria. Jasne, tak. Może, no, też, to, ale trener, no, jak już pada nazwę, trener, jestem... Bardzo mi się podobała wzmianka na mój temat w książce trenera Wójcika skandalizującej. Mówię, o jak... Pojedzie ze mną, to się nie pozbiera. No i patrzę, gdzie jest tam strona 320 o mnie. Otwieram. Jest jedna wzmianka. Prezes Listkiewicz próbował z nami pić, ale nie potrafił. Ja to muszę powiedzieć koniecznie. Historia. Jesteśmy w Poznaniu. Michał, ja, trener, selekcjoner. No i w jakimś nocnym klubie finiszujemy. Gdzieś tam jest trzecia nad ranem. Już żeśmy to, co trzeba było, tam wypili i zjedli. No i Michał mówi, no trzeba iść na pociąg, bo z 6 rano mamy, nie? Ten powrotny. No i idziemy do hotelu, przez jakiś park, gdzie z nami też Janusz. I Janusz tak w połowie tego parku, ciemno jest, no trzecia jest nad ranem. A on mówi, wiecie co, tam przy barze to siedziała jeszcze taka ruda. I zawrócił. No i no my z Michałem poszliśmy się zrzemnąć na 6 na pociąg. A tu prosto tam, rozanielony selekcjoner i daleko wsiadł do tego przedziału i padł tak tego i Michał tak na niego, a i buty zdjął. I Michał tak na niego patrzy i mówi, wiesz co Paweł, trzeba mu torbę na nogi założyć. I żeś mu taką torbę plastikową założyłeś, bo inaczej byśmy tam zginęli od broni chemicznej. No. Także tych anegdot to byśmy mogli, wiesz, wspominać mnóstwo. I każdy często był w roli tego, co się upodlił i czasem był w roli program o anegdotach musimy osobno zrobić, bo stanie 39. Zgadza się. No dobrze, młody. Michał nie jest taki młody, spokojnie. Właśnie, muszę powiedzieć, że mam 32 lata, to trochę więcej niż 19, jak to stawiałeś. Chciałbym mieć tyle, no. Że to jest taki piłkarz nie do zastąpienia, co nawet ten mecz z Holandią pokazał, bo ja też myślę, że sam Zieliński wyglądałby trochę lepiej, gdyby miał obok Krychowiaka, a nie Mączyńskiego. Bo ale to taki Zieliński piłkarz, który... nie ma na imię sam, tylko ten Piotr. A, no dzięki. Myślałem, a ten jak ma? Zgany?
Sadam. Nie, kiedyś było tak, ktoś napisał w gazecie, sam Boniek meczu nie wygra, a przecież Boniek nie ma na imię Sam, tylko Zbigniew. No dobrze. Więc ja tak jak słyszę Sam, ktoś tam, to zawsze no, poprawiam, myślę, ale to sam, tylko sam wyłącznie, Piotr Żyliński. W momencie, jak wyrzucił tą piłkę do Grosickiego, to... Tę piłkę do Grosickiego. Doskonale sobie z tego zdaje sprawę, a Rumus Tanco ma dwa gole na przykład. Chyba z karnych, ale ma. Stanku, tak. On się jakoś głupio pisze, bo to Rumuni ma te nazwiska, wiesz, tak trochę, wiesz, po tego, pocyganione. No i ten, i, ale ja ich szanuję jako piłkarzy, wiesz. Dać właśnie takim typowym ultrasom i kto wie, czy nie mielibyśmy podobnych scen, nie wiadomo tego oczywiście, na meczach reprezentacji, a pewnie prezes Boniek i wszyscy tego nie chcemy, żeby ta reprezentacja była naszą wizytówką po prostu na zewnątrz. Są w stanie zapełnić swoje stadiony takimi piknikowymi, jak to powiedziałeś, kibicami, to by się zamienili chętnie, żeby tacy przychodzi, a nie ci ultrasy, którzy tak często w tych klubach rządzą. A ja tam lubię ultrasów. Jest to nie mam z nim problem, bo często to obrazy są, obrazy tego jest to fajne. Te flagi, to wszystko daje charakteru i to jest coś, co często w Polsce wyróżnia nas w Polsce, ci kibice, nawet jeżeli chodzi o kluby światowe. Natomiast no, miałem z nim problem, bo to są często ludzie szemranej przeszłości. Czyli a w szatni piłkarskiej to są też ludzie o różnej przeszłości. Nie. Ale też nie liczyliśmy na to, że on będzie się podłączał, będzie ofensywny, bo wie to może podłączać. Woda też taka. No, więcej nie przychodzę tutaj, jak Paweł będzie. Raz mówię. Ale to ulga, będę miał wolną sobotę. No co ty chłopie, ja tu społecznie szkodzę. A że mi nie będzie. Ja myślę, że ludzie się popłaczą. Zawsze strzelaje z pięciu po sezonie. To są takie drużyny, na których można się rozwijać, no, żeby nie? Kolejny krok zrobił. No, no co, jak się zostawać na ten Ganero? Ten Ganero, no, też można. Ganero. Świetny. Dobra, panowie, Marek Juszak po raz pierwszy spojrzał na zegarek dyskretnie, więc widziałem. Ale jaki sikor ładny, on tak. Powiedział, że to dawali w tym jako dodatek do Super Expressu. No, jesteśmy z powrotem. To była trzecia część highlightsów przygotowana przez pana Zdzicha już dawno temu na YouTubie. Postanowiliśmy z niej skorzystać, bo pan Zdzich robi fajne kompilacje. Muszę powiedzieć, że apel o łapki w górę to w ogóle niesamowity odzew. Było 4000, jest 5600, więc tak jak zapowiedziałem, jestem w niebo wzięty. Dziękuję wam bardzo. Jak dorzucicie jeszcze z 1500, to... Nie, nic nie zrobię. Nic się tu nie wydarzy specjalnego. Nie założę, nie wiem, kasku Roberta Kubicy, który za mną jest, bo pewnie by na mój wielki łeb nie wszedł. W ogóle ze zdumieniem odkryłem, że moja głowa ciągle rośnie, to znaczy czapeczka z zeszłego roku zrobiła się taka letnia, dla mnie za mała. Nie wiem, o co w tym chodzi, bo wydawało mi się, że tutaj człowiek nie tyje dookoła, no ale to widocznie może mądrzeje. 22 219 5031 to jest nasz numer telefonu. Zapraszam do dzwonienia. Wspominamy dzisiaj Pawła Zarzecznego. Będziemy to robić jeszcze przez godzinę. Robimy to już od 3 godzin, a została nam jeszcze godzina. Rozmawiamy z wami o Pawle, bo Paweł był człowiekiem, który był blisko ludzi i przede wszystkim uwielbiał rozmawiać ze zwykłymi kibicami, zwykłymi, niezwykłymi, no po prostu z kibicami. Zapraszam do dzwonienia. Halo? Halo? Cześć, witam. Cześć. Udało mi się dodzwonić po miliardach prób. Pierwszą rzecz, jaką mógłbym powiedzieć, to z racji, że to hate park, powiedzmy, to hejtować wszystkich młotków, którzy nie wyciszają komputera i 97% telefonów, to jest to dolne 97% polega na tym, że ktoś się po prostu łączy, nie odzywa i zajmuje czas. Już myślę, że w sumie by jeden odcinek tego programu powstał z tych wszystkich telefonów dotychczasowych. A tak do rzeczy, do pana Pawełka, to raz mi się udało zadać mu pytanie w One Man Show. W sensie przeczytał je na wizji i nie odpowiedział. I myślę, że jego odpowiedź świadczy właśnie o jego decyzji, o jego inteligencji, bo to była jedyna osoba, z którą rozmawiałem na ten temat, która no może mnie nie przekonała, ale zrozumiałem jej punkt widzenia. Mianowicie zadałem mu pytanie, czemu uważa, że Olivier Giroud jest dobrym piłkarzem, bo według mnie jest drewnem i jest beznadziejny. Natomiast on mi odpowiedział w ten sposób, że no, skoro w Montpellier osiągnął jakiś sukces, no to nie może być taki słaby i był to taki punkt widzenia, który no, trochę do mnie trafił, bo jak rozmawiałem na ten temat ze znajomymi czy coś, to no, generalnie podawali raczej słabe argumenty na ten temat. Więc była to osoba właśnie, która potrafiła tak dosyć nieszablonowo odpowiedzieć i bardzo szkoda, że takich ludzi już jest coraz mniej w czasach takiego no,
powiedzmy, klepanie się po pupie i pierdzenie kwiatkami, więc no tutaj bardzo brakuje pana Pawełka. Liczę, że ktoś będzie szedł właśnie w tą stronę i naśladował właśnie jego nieszablonowość, niż szedł w takie oklepane teksty, nudne, miałkie i jak to tam właśnie Paweł mówił, że no o niczym. Więc dzięki wielkie, udało się dodzwonić, więc wow i pozdrawiam Naka. Mhm, dziękujemy bardzo za ten telefon. Zapraszamy kolejne osoby 22 219 5031. Wspominamy Pawła. Ja od razu zaznaczę, że jutro Hyde Park już o takiej normalnej porze i normalnej długości, czyli o godzinie 21.00 aż do 23.00 będzie z wami Mateusz Borek oraz jego specjalny gość Maciej Kawulski, czyli będzie o KSW. Muszę powiedzieć, że Maciej Kawulski to jest człowiek, którego ja, nie interesując się KSW, bo niespecjalnie mnie to podnieca, uwielbiam go słuchać. On pięknie buduje zdania, pięknie opowiada. Słychać, że jest to człowiek wielu talentów i po prostu warto jutro włączyć kanał sportowy o godzinie 21. Sam Mateusz Borek to już jest wystarczająca zachęta, ale w połączeniu z Kawulskim no to mocny dublet, mocne kombo. Dobrze, zapraszam kolejną osobę. Kto jest z nami? Siema. Siemanko. Siema Krzysiu. No, ściszyłem, posłuchałem. Brawo, jesteś dzisiejszym bohaterem. Tak, i każdemu radzę to samo. Słuchaj, bardzo ci dziękuję za to, że wspomniałeś o tych ulicach, o tych nazywaniu ulic. Nawet w swoim mieście też miałem podobną sytuację i też kolejne bezsensowne nazwy uważam, że powinniśmy nazywać ulice swoimi bohaterami. I być może wykorzystam, jeżeli zezwolisz, ten fragment swojego programu na prawach cytatu również na swojej stronie internetowej poświęconej historii miasta, w którym nieopodal żyję. Natomiast jeżeli chodzi o pana Pawła Zarzeczynego, to chciałem powiedzieć, że ja go osobiście nie śledziłem i nie znałem, natomiast oglądam program i cieszę się, że dopiero zacznę przygodę z panem Pawłem Zarzecznym, że zacznę go niestety za późno, ale oglądać i słuchać, i co miał do powiedzenia. A także cieszę się, że w tym programie są tak bardzo ciekawe i merytoryczne wypowiedzi innych uczestników, gdyż no wcześniej ten hejter wyglądał jak wyglądał, bo mamy przykład z Michałem Żabakowem, gdzieś tam no, jakieś były te takie niższe poziomy. I muszę przyznać, też już jednym tchem powiem, bo nie będzie żadnego pytania, tylko, że tak powiem, opinia, że na początku, jak włączyłem dzisiejszy Hyde Park, to trochę się zdegustowałem tym wywiadem, dlatego że miałem też obawy, bo bardzo wam kibicuję jako kanałowi sportowemu i temu przedsięwzięciu. Natomiast kiedyś ktoś już kilka lat temu przeprowadził, jak halo? Ktoś źle opisał i to się też obiło złym echem w mediach, więc tutaj mam pewne obawy i nawet przyznam się szczerze, że dałem łapkę w dół. A można ją wycofać? Po raz pierwszy chyba w mojej karierze, natomiast teraz już ją zdjąłem. Brawo, ze 147 rzeczywiście zeszło na 146. Dokładnie. I zdjąłem tą łapkę tak samo jak i proszę cię, żeby zdjął krawat, ponieważ takie są postulaty na czacie, że będzie ci lżej. Tak? I mam nadzieję, że tak, dokładnie. 23 mogę zdjąć. W końcu już powiedzmy przeszliśmy do etapu. Oj. No i teraz mam problem, bo jestem tutaj, czekaj, jestem cały okablowany. To nie jest taka prosta sprawa. Czekaj. Zgłupiałem, coś tu jest. Po co ja go zdejmowałem w ogóle? Dałem ci się namówić teraz. O, dobra, jest. Więcej niczego nie zdejmuję. Niestety tego nie widzę, bo jest opóźnienie. Natomiast jeżeli jeszcze mógłbym jedną rzecz powiedzieć, tak się zastanawiałem tylko, czy może warto, bo to jest sprawa pomiędzy wami, panowie, może warto pomyśleć i wykorzystać społeczność
kanału sportowego do zrobienia spółki akcyjnej i crowdfundingu, żeby rozwinąć tę firmę i żeby inni mieli też udział w rozwoju kanału sportowego. To jest tylko taki pomysł, może nie słyszeliście, może słyszeliście, może uważaliście. I tyle, no nie chcę przedłużać, bo na pewno jeszcze wiele ciekawych wspomnień mają tutaj inni. Okej, dziękuję bardzo. Jeśli chodzi o ten wywiad z Pawłem na początku, wydaje mi się, że tak mi się wydaje, mogę się mylić, że są osoby, wobec których takie zagrywki, że tak powiem, nie przystoją i są osoby, które by się uśmiechnęły i zaklaskały w ręce, powiedziały, że zajebisty pomysł i trzeba tak właśnie zrobić i mam wrażenie, że do tej grupy należał Paweł i ani przez moment nie mam przekonania, że przekroczyliśmy jakąś granicę, przy której Paweł poczułby się zniespaczony. Wydaje mi się, że było to całkiem spoko. Więc jeśli wprawdzie widzę, że ty zdjąłeś łapkę w dół, ale kolejne zamiast ciebie 23 osoby czy 24 je udały, więc ta nasza dyskusja nie potoczyła się niestety dobrze. Jeśli chodzi o crowdfunding, to na razie sobie radzimy bez niego. Piszecie o kolejnych częściach garderoby, które miałbym zdjąć. Nie zrobię tego, przykro mi, to nie dzisiaj. Czy mamy kolejną osobę? Halo? Halo, mamy, witam bardzo. Cześć, witam. Dzwoni tutaj Radek z Poznania i mam pytanie co do pana Pawła Zarzecznego. Czytając książkę Calcio Johna Futa, natrafiłem na Gianniego Brerę. Gościu generalnie niepowtarzalny, podobnie jak Paweł, piszący lekki piórem, bardzo kontrowersyjnym. Też często urządzał jakieś takie imprezy z trenerami, na przykład Milanu, Nereo Rocco. Mam pytanie, czy Paweł miał jakieś autorytety w życiu i czy jakoś się wzorował na Gianni Brerze? Nic mi o tym nie wiadomo, żeby akurat na tej postaci się wzorował. Bardziej bym powiedział, że szukał sobie postaci w literaturze typu Wojak Szwajk. I te mniej więcej klimaty. Myślę, że on zawsze miał przekonanie, że on w branżę piłkarską w pewien sposób przerasta i trafił do niej niejako przypadkiem i nie wiadomo dlaczego. Natomiast szukał sobie w literaturze postaci do naśladowania, a nie wśród innych dziennikarzy sportowych, czy też trenerów, piłkarzy i tak dalej. Dzięki bardzo, po prostu zobaczyłem takie lustrzane odbicie pomiędzy Pawłem a Gianim, czytając książkę. I pozdrawiam bardzo wszystkich. Dzięki, pozdrawiamy ciebie również. Pozdrawiamy ciebie również. Jeszcze jeden telefonik, potem jakiś przerywnik z Pawłem i jedziemy dalej. Halo? Dzień dobry. Cześć, dzień dobry. O, po raz pierwszy się dodzwoniłem, po 7 aż próbach. No, gratulacje. Witam panie Krzyśku. No, chciałem tak trochę smutno o panie Pawle powiedzieć, bo pana Pawła poznałem dzięki właśnie Weszło FM. I pan Paweł mi zapadł w pamięci przede wszystkim ze względu, kiedy on opowiadał o tym meczu właśnie Polska-Niemcy chyba to było i opowiadał o pomniku, który tam widział w czasie II wojny światowej, prawda? I było coś takiego, że on widział, tam były postacie po prostu, przepraszam, bo jestem bardzo stremowany. Nie, spokojnie. Po raz pierwszy na wizji. I opowiadał, że rozpakał się wtedy, jak te postacie były jeden do jednego i to dziecko tam widział no po prostu małe dziecko, prawda, które zostało zabite przez Niemców. I wtedy zrozumiałem, że to nie jest do końca taki śmieszek, prawda, że to jest człowiek, który naprawdę miał dużo przeszedł. I dzięki panu Pawłowi świętej pamięci naprawdę tak, bo byłem antysemitą. No nie powiem, że nie byłem antysemitą. Kupię się tego przyznać. No ale dzięki niemu właśnie zrozumiałem te wszystkie, co ten naród przeszedł w czasie II wojny światowej, co my żeśmy przeszli. I dzięki panu Pawłowi no po prostu złapałem taki dystans do wszystkiego, co się mówi na temat Żydów, na temat innych religii. Czyli nie szkoła, nie filmy, nie książki, nie historia, tylko Paweł zmienił twój pogląd na tak istotną sprawę?
powiem panu szczerze, że tak. Mhm. Jest mi głupio z tego powodu. Jest mi głupio z tego powodu, bo no trochę się oczytał człowiek i tak dalej i zawsze twierdził, że to jednak jest jakieś zakłamanie w tym, a jednak jakoś jak, no nie wiem, no pan nigdy mi mój martw był autorytetem, ale jak on się wtedy rozpakał na wizji, wtedy w one man show i wtedy mi dało to do zrozumienia, nie, że wszyscy to przeżywali i tak dalej, no. No trochę głupie się do tego przyznać, ale... Każde wyznanie jest na wagę złota. Dziękuję bardzo, bo to też pokazuje, że Paweł Zarzeczny jako taki, jak ktoś to nazwał, taki dworski błazen, ale taki inteligentny w dobrym tego słowa znaczeniu, też czasami przekazywał treści, które dawały do myślenia i zmieniały światopogląd na sprawy fundamentalne. No właśnie, a znaczy poza tym błaznem, tak jak już ktoś powiedział, błazen tylko jeden, jako jeden mógł powiedzieć królowi szczerą prawdę, także pan Paweł może był błaznem, ale był błaznem właśnie takim prawdziwym błaznem, który mógł powiedzieć wszystkim prawdę, nie? Okej, okay, dobrze, dziękujemy bardzo. Chciałem się podzielić tą opinią i dziękuję bardzo, pozdrawiam, wspaniały kanał. Naprawdę fajnie się tego wszystkiego słucha. Dziękuję bardzo, dobranoc. Dziękuję bardzo, dobranoc. Piszecie tutaj, widzę na czacie, że rzekomo obiecałem założyć kask Kubica. Otóż nie obiecywałem, ale mogę powiedzieć, że jak będzie 7,5 tysiąca łapek w górę, to zmierzę się z tym wyzwaniem, bo wiem, że Paweł pierwszy sobie zrobił, wchodząc do naszego studia, to by ten kask założył, a trzeciego dnia by podarował go komuś w tajemnicy przed nami i byśmy musieli się tłumaczyć, że ten kask zniknął. Więc 7,5 tysiąca łapek w górę i zobaczymy, czy mój łeb kontra łeb Kubicy to jest w ogóle co porównywać, mój łeb jak sklep. Więc tyle. Dobrze, zobaczmy sobie teraz jakiś fragment wystąpienia Pawła z przeszłości. Ja tylko powiem a propos tego, co piją, to ja to nie zapomnę. Ten kiedyś zaprosiłem Kowala i no, różni kumple do mnie przychodzili, bardzo różni, ale przyjechał Kowal i tak, wyjął tak 10 zup Knora, potem wyjął bochenek chleba, który pokroił, potem wyjął kostkę masła, potem wyjął 3 paczki wędliny, potem wyjął 0,5 kg żółtego sera, potem wyjął 0,5 kg białego sera, potem wyjął jeszcze, bo taką z torbą taką wielką przyjechał, potem wyjął jeszcze beczkę piwa, taką beczkę w beczce po prostu, beczkę piwa. Potem wyjął przyrząd do otwierania tej beczki, żeby to piwo można było rozlewać. Potem wyjął 6 szampanów do rato, potem jeszcze wyjął ze 4 flaszki wódki czy czegoś. I ja mówię, co Wojtek, to ty na wakacje przyjechałeś, coś? A on mówi, no nie, no przecież nie zapraszałeś mnie na kolację, na mecz. No widzicie, no i tego. I wziął i pokroił, zrobił kanapki, do tego zupkę Knora i tak dalej, co było więcej, to już możecie tylko zgadywać, ale nie mecz był najważniejszy. No i witamy po tej krótkiej przerwie. Czy jest z nami kolejny widz lub słuchacz Weszło FM? Halo, czy jest ktoś z nami? Kask jest pierwszy raz w moich rękach. Muszę powiedzieć, że jestem zaskoczony, jaki jest lekki, to znaczy czuć po nim, że jest mega, mega, powiedzmy mocny i wytrzymały, ale jednocześnie jest lekki. Więc naprawdę, naprawdę robi wrażenie, mimo że nie jestem fanem Formuły 1, mówiąc szczerze. Uważam, że sporty, w których tak wiele do powiedzenia ma maszyna, a nie człowiek, nie są do końca sportem. I nigdy też nie rozumiałem, wiecie, czego w Formule 1, że jak był ten początek kubicomanii lata temu i pracowałem wtedy w jakiejś tam gazecie, już nie pamiętam jakiej, chyba w dzienniku, no to pamiętam, jak wszyscy przy samym starcie wyścigu stawali przed telewizorem i tam czekali, na jak tam zapali się zielone światło, te samochody ruszały, oczywiście nikt nikogo nie wyprzedzał, tylko jechali dalej, mijało 30 sekund
i stało tam połowa osób, mijało 10 minut, stała 1/4, mijało 15 minut, zostawali najwytrwalsi, a jak wyścig się kończył, to nie było nikogo, albo była jedna osoba. I tak się zastanawiałem, czy to jest bez sensu, to tak jakby oglądać mecz piłkarski i czekać na rzut monetą, kogo tam sędzia, komu da piłkę, a kto wybierze sobie połówkę i potem się rozejść i nawet się nie interesować końcowym wynikiem. Zawsze mnie to dziwiło, ta dysproporcja między osobami, które zaczynają oglądać wyścig Formuły 1 i tymi, którzy oglądać go kończą. No ale nie trzeba kochać wszystkiego na świecie. Ktoś może sobie oglądać jego sprawa. Jak byłem mały, to podziwiałem Alana Prosta. Nie wiem dokładnie za co, ale pamiętam, że był Alan Prost i Ayrton Senna i to było takie wielkie starcia i ja wtedy jakoś, nie wiem, wybrałem sobie Prosta, że wszyscy byli za Senną, to ja byłem za Prostem. No i tyle. Mamy 7,5 tysiąca tych łapek? Nie mamy. No to odkładam sobie na później ten kask, ale może mamy za to kolejnego widza. Halo? Halo, kto jest z nami? Halo? No niby ktoś jest, a go nie ma. Zapraszamy kolejne osoby. Ktoś tutaj mi pisze, Stan, kto był głównym guru Pawła? Janusz Atlas, powiedz jakieś ich wspólne historie. Pamiętam jedną wspólną historię. W ogóle pozdrawiam syna Janusza Atlasa, organizuje eventy. Dzisiaj branża, która dostała strasznie po tyłku z powodu koronawirusa, więc mam nadzieję, że Michał, dasz radę ze swoją firmą, że wszystko będzie dobrze. Natomiast Janusz Atlas to była niezwykle też barwna postać. Pamiętam, jak zastrzelono Jacka Dębskiego i wtedy on był w towarzystwie Janusza Atlasa, to Janusz strasznie się bało swoje życie. Trudno mu się zresztą dziwić i nie przychodził do redakcji przez jakiś czas. Natomiast słyszałem taką historię, jak pojechali gdzieś Paweł i Janusz do Gruzji, zdaje się, i obaj wpadli na ten sam pomysł, żeby zrobić sobie dowcip, to znaczy postanowili podrzucić drugiemu kradziony sprzęt hotelowy do torby, do bagażu, wiedząc, że ten bagaż będzie sprawdzany przez celników. No więc pierwszy, zdaje się, podszedł do kontroli Janusz Atlas, otwierają mu torbę, zaglądają, a tam szklanki z hotelu i załóżmy szlafrok, nie pamiętam, i Paweł się zaśmiewa z tyłu, ha, 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 ale się tutaj Janusz wściekły, no bo to zaraz niewygodne pytania, dlaczego pan to wziął, i tak dalej, wstyd generalnie przed ludźmi, no ale zabrali mu to wszystko, poszedł dalej. Podchodzi Paweł, otwiera, ma tam w środku chyba obraz ścienny, radioodbiornik czy coś. Okazało się, że Janusz Atlas zrobił dokładnie to samo, więc takie były to ich wspólne przygody. Czy mamy na linii kolejną osobę? Halo? Cześć, witam. Przez telefon trzeba się odzywać. Generalnie nie można się uśmiechać, bo nie ma sensu mrugać okiem. Trzeba coś powiedzieć. To jest taki elementarz, bym powiedział. Halo? No nic z tego. Kolejne osoby jakoś nie zdają tego testu. Trochę techniki i się gubimy. No nie, no pewnie gdzieś tam jest jakiś problem też z naszej strony, więc potrzebujemy chwilę, żeby postawić tą naszą przeciążoną linię na nogi. Czy mamy odpowiednią liczbę lajków? Nie mamy. 7400 miało być 7500, więc przykro mi, ale nie będę na razie zakładał tego kasku, chyba że szybko dobijecie o 100 łapek. Do końca programu dzisiejszego 41 minut. Paweł Zarzeczny, przypominamy, zmarł równo 3 lata temu i chcieliśmy go dzisiejszym programem specjalnie upamiętnić, bo tak dla mnie, jak i też dla Mateusza Borka, Tomka Smokowskiego czy Michała Pola, czyli osób, które tworzą ten kanał sportowy na co dzień, każdy z nas znał Pawła, lubił Pawła, każdy z nas w innym momencie życia z nim pracował lub współpracował. Myślę, że Michał Pol pracował z nim w Gazecie Wyborczej, gdzie Paweł pisał felietony przez jakiś czas, Mateusz w Kanal Plus i w... Może coś w Eurosporcie Paweł robił, nie pamiętam, natomiast Tomek Smokowski, wiadomo, w Kanal Plus, gdzie dzisiaj można oglądać archiwalne Ligi Plus z udziałem Pawła, co, mówiąc szczerze, tak
Nie mam zdania co do tego. Z jednej strony rozumiem, z drugiej trochę mnie to mierdzi, że Paweł, który był przez tą telewizję taki mocno odstrzelony, to dzisiaj jego nazwiskiem przyciąga się widzów i buduje ramówkę w tych trudnych czasach. Taki mam z tym lekki zgrzyt, ale też nie chcę o tym dłużej mówić, bo prawdopodobnie w ogóle nie mam racji. Jest 7,5, nawet więcej niż 7,5 tysiąca łapek, więc trzeba się przymierzyć do tego kasku. Najpierw to trzeba tu rozpiąć w ogóle, o co tu chodzi. To nie są takie zapinki jak w kaskach rowerowych, że wiecie, że tam wystarczy kliknąć. Tu jest uprząż. Dobra, muszę zdjąć mikrofon, nie będzie mnie przez chwilę słychać. Czekajcie. Nie no. Bez szans. Nie, dalej nie wejdzie. Nie ma szans. Teraz wyjąć trzeba. To tyle. Nie nadaje się. Czekaj. Gdzie jest mój mikrofon? Jest. Nie nadaje się do Formuły 1. Drodzy Państwo, mam za duży łeb. Nie zmieściłbym się do bolidu nie tylko ze względu na brzuch, ale nawet mój łeb by nie wszedł. Czekajcie. No. Nawet mój łeb by nie wszedł w kask, no niestety. Widzę teraz, bo ja mam tutaj opóźnienie 30 sekund, więc widzę te swoje nieporadne próby założenia. Robert, dziękuję bardzo. Zostawiam tobie jeżdżenie. Ja będę sobie jeździł spokojnie, bez kasku, ale w zapiętych pasach swoim prywatnym autem. Dobrze, to by było na tyle, jeśli chodzi o żenujące przedstawienie prowadzącego, a teraz zapraszamy na kolejną część telefonów. Kto jest z nami? Halo? Cześć, Łukasz z Warszawy, kibic Wisły Kraków. Cześć, witam. Czy to na początku doskonale wyglądasz, bez krawata, jak kaskiem na czole. Dziękuję. Na tym stole to praktycznie jak sami Górczak albo inny Rachoń. Natomiast w sprawie Pawła moja taka historia wspominkowa w zasadzie dwie, bo miałem tę przyjemność dwukrotnie z nim rozmawiać. I to zawodowo przy okazji robienia z nim wywiadów. Pierwszy wywiad odbył się, miał miejsce na łamach portalu istniejącego wisłalife.pl. Ale on mnie zaprosił do siebie do domu. Pojechałem tam wielce przestraszony, bo naczytałem się o Pawle tyle i naglądałem go. No ale Paweł przy każdej kolejnej puszce się był rozluźniał, tak naprawdę ten wywiad był stricte, można powiedzieć, filozoficzno-życiowy niż o piłce nożnej. Pawłowi się na tyle spodobał ten wywiad, że kiedy już był na emisji na stronie, Paweł do mnie zadzwonił i zapytał, czy może go wrzucić do siebie zamiast tutaj do sobie tam do Polska The Times, bo jak to argumentował, nie chce mu się nic za bardzo robić, jest słońce, woli się poopalać niż pisać. Ja się oczywiście zgodziłem, bo fajna sprawa. Faktycznie tak się stało. Paweł część tej naszej rozmowy zamieścił u siebie na łamach w gazecie. Nazwał to rozmowa z samym sobą. To mi dało jakiś tam skrzydeł. Natomiast no, to jest taka relacja pewnie słodko-gorzka, jak przy Pawle. Dwa lata później, czyli w 2014 roku, znowu się spotkałem z Pawłem, chcąc z nim przeprowadzić wywiad dla ogólnopolskiego portalu dużego. I zachęcony tą pierwszą rozmową, która fajnie przeszła, Paweł sobie pozwolił na już ostrą jazdę bez trzymanki. Tego paliwa w siebie wlewał coraz więcej. Oczywiście jakiś tam teksty na temat Kubicy, na temat Lewandowskiego, Radwańskiej, czyli najlepszych polskich sportowców, Paweł ich porównał do najgorszych. No miałem obiekcję, czy ten wywiad drugi puszczać, puściłem. No, i o tyle, o ile ten pierwszy wywiad uznaję, że to była jedna z moich fajniejszych rozmów z Pawłem w ogóle. Tak drugi wywiad doprowadził do tego, że redaktor naczelny powiedział mi, że to jest antyprzykład dziennikarstwa, żebym więcej takich rzeczy nie robił. Więc taka dygresja z mojej strony, że Paweł mi się kojarzy z takim właśnie słodko-gorzkim człowiekiem, bo nie wiadomo, czego się można było po nim spodziewać. Mm-hmm. Ale antyprzykładem dziennikarstwa jest usłyszenie od swojego rozmówcy niewygodnych odpowiedzi na normalne pytania, bo nie zrozumiałem? Nie, to było już tak na maksa przekamarzanie się z Pawła strony, bez jakichś tam konkretnych argumentów. No tak, a chodzi mi o to, czy to ty byłeś antydziennikarzem, czy Paweł?
Nie, ja. Znaczy, że ogólnie cała rozmowa była antydziennikarską rzeczą, którą można gdziekolwiek puścić, ale nie powinno się tego robić. Przykładem, no, w ten sposób. Więc tyle z mojej strony. Zachęcam, jeżeli ktoś jest ciekawy, to można sobie wygooglać Paweł Zarzeczny, Polska The Times, rozmowa z samym sobą. Jest kilka fajnych wątków, które Paweł poruszał, bo się otwierał przy każdej kolejnej otwieranej puszce, więc zachęcam i pozdrawiam. Dziękuję bardzo, pozdrawiamy. Dziękuję. Pozdrawiamy. W Polsce The Times też Paweł miał momentami bardzo wysoką formę, jeśli chodzi o pisanie felietonów. Zdaje się, taki felieton Udręka bycia mądrym. Mniej więcej taki miał tytuł, też polecam. Nie nabierzecie mnie, że zakładałem ten kask na lewą stronę. Nie będę próbował odwrotnie, nie jestem idiotą, może na takiego wyglądam, ale nawet za łapki w górę nie zrobię tego, więc zaprzestańcie podpuszczania mnie na czacie. Jak widzicie, i tak sporo wam się udało dzisiaj zrobić w tym temacie, więc spokojnie, luzujemy. Pan Grzegorz poprosił, abym pozdrowił jego narzeczoną, czy małżonka, już nie pamiętam, Olę, która nas ogląda. Olu, pozdrawiam cię. Nie wiem, dlaczego sam Grzegorz osobiście tego nie może zrobić, ale skoro jestem potrzebny jako przekaźnik, no to pozdrawiam. No i zapraszam kolejnego widza, słuchacza do dzwonienia 22 219 50 31. Czy jest ktoś z nami? Halo, halo, dobry wieczór. Cześć, witam. Witam cię, Krzysztofie. Mam takie pytanie odnośnie, usłyszałem na antenie, że w wieku 16 lat już pracowałeś w przeglądzie, tak? 14. I jak to było możliwe, żeby w tym wieku, oczywiście to nie neguję tego, to wszystko jak najbardziej, wszystko fajnie, tylko że w tym wieku już można było się dostać, tak? Już wybiłeś się, znalazłeś autorytet u boku Pawła. Paweł nie było wtedy w przeglądzie. Paweł dołączył po paru latach do przeglądu. Aha. I powiedz mi, jak to dlatego było, muszę się ustosunkować, bo kiedyś słyszałem takie plotki, że kiedyś słyszałem plotki, że Paweł miał romans z moją mamą i dlatego się dostałem do przeglądu. No chronologia się nie zgadza, byłem w przeglądzie przed Pawłem. Nie. Nie, chodzi mi o to po prostu, jak w tak młodym wieku, tak można było się wtedy tak dostać. Czy byłeś jakimś wybitnym talentem, tak błyszczałeś w szkole? Że po prostu mogłeś się dostać do przeglądu. Co on w tobie widział po prostu? Bo znowu mylisz chronologię. Byłem przed Pawłem w przeglądzie, więc to nie jest, że Paweł coś mógł we mnie widzieć. Odpowiem na twoje pytanie. Jako 14-latek, to znaczy moim zdaniem no. w marcu 97 roku, urodziłem się 21 lipca 82, więc miałem wtedy... Jesteś o rok ode mnie młodszy, tak? Miałem wtedy 14 lat. Napisałem maila, co nie było w tamtych czasach zbyt łatwe, bo mało kto obsługiwał maile. Napisałem maila do przeglądu sportowego z zapytaniem, z takiego maila, że marzę o tym, żeby być dziennikarzem i czy mogę w czymkolwiek w redakcji pomóc dziennikarzom, może mogę się do czegoś przydać. Przeczytał tego maila Michał Rosiak, którego serdecznie pozdrawiam. Michał, dziękuję. Michał zajmował się stawianiem internetu tak naprawdę w przeglądzie sportowym, obsługą konta internetowego, jedyny to potrafił i też często miał dyżury polegające na odbieraniu telefonów od czytelników, bo to były czasy, gdy do redakcji nie pisało się maili, tylko były dyżury telefoniczne, zdaje się między 10 a 12, jak ktoś miał jakieś zastrzeżenia, widział błąd czy coś, to dzwonił i się spłakiwał lub też po prostu miał jakieś merytoryczne uwagi. No i Michał przeczytał tego maila i mnie po prostu zaprosił na spotkanie, przyszedłem i Michał mnie nie widział problemu w moim wieku, uznał, że mogę się do czegoś przydać i robiłem najbardziej podstawowe rzeczy, wyszukiwałem zdjęcia do artykułów, bo to też nie było tak, że archiwum zdjęciowe było skomputeryzowane, tylko były po prostu koperty z pojedynczych meczów, czyli było potrzebne zdjęcie, nie wiem, Dariusza Romuzgi, no to się szukało koperty jakimś meczem Hutnika Kraków, czy tam, nie wiem, gdzie on wtedy grał w Płocku, koperty z meczem danej drużyny, przeszukiwało się te koperty, znajdowało się zdjęcie, zanosiło odpowiedniej osobie. No generalnie wtedy praca nie była skomputeryzowana, więc masę rzeczy było potrzebnych, a dodatkowo wtedy wchodziły komputery, co też trochę ułatwiło mi sprawę, ponieważ ja miałem marzenie kiedyś, lata wcześniej, bycia informatykiem. Ja byłem z komputerami zapoznany. Generalnie wiedziałem bardzo dużo wówczas o komputerach, o ówczesnych systemach informatycznych.
prymitywnych, no ale wiedziałem, a już takie rzeczy jak obsługa, nie wiem, Norton Commandera czy tam DOSa, no to był dla mnie banał. A dziennikarze często, nie wiesz, krzyczeli, Janusz Atlas mnie wołał, że mu tekst zniknął i wystarczyło tam wcisnąć Ctrl-Z i mu się pojawiał znowu. Więc jakby się przydawałem do takich podstawowych rzeczy, a przy okazji sobie wydreptywałem taką czysto dziennikarską ścieżkę i mi się udało, tyle. Nie ma w tym żadnego drugiego dna. Michałowi Rosiakowi jeszcze raz dziękuję. No, tutaj było, tylko tak, to mnie, wiesz, taka ciekawostka dla mnie, jak taki młody chłopak w tym wieku, tak, może mógł, tak, w tym okresie, wiesz, się tak fajnie wybić, tak, i tu jesteś na takim, wiesz, w tych czasach jesteś na tym, no, takim etapie, jakim jesteś, tak, jesteś fajnym, naprawdę dziennikarzem, wzorcem dla wielu pewnie już na tym etapie młodszych, którzy już od ciebie czerpią, jak ty. Ale dzisiaj odpadła. nie o mnie program. Nie o tobie, tak, ale jeszcze oczywiście ogromny i wielki szacunek dla ciebie, tak, jak to dzisiaj przedstawiłeś wszystko, jaki szacunek dajesz dla tego człowieka. Także wielkie szapoba dla ciebie. I róbcie to, co robicie, fajnie, nam zajmujecie czas, także dużo szczęścia i zdrowia w tych dzisiejszych czasach, to co nas dzisiaj, wiesz, tutaj dotknęło wszystkich, także róbcie dalej to, co robicie, no, wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Tutaj często widzę w komentarzach, pytacie się o Karola, który nagrywał One Man Show. Karol dzisiaj nie pracuje w branży, to znaczy Karol nagrywa wideo, ale z różnych podróży, też dorywczo jakieś wesela, jakieś zwykłe takie, taką robotę operatorską robi i sobie radzi. Tyle jeśli chodzi o Karola, takiego drucha na koniec przygody dziennikarskiej Pawła, czyli człowieka, który codziennie musiał do niego przez całe miasto jechać, a potem nagrać i to wszystko zesłać do redakcji na czas. Albo nie na czas, bo Karol też nie należał do najbardziej punktualnych. Czy mamy kolejnego widza? Halo? Halo, witam. Cześć, witam. Z tej strony Furboholik, aka Karol z Wadowic. Cześć, witam. Słuchaj, wcześniej ludzie pytali o ludzi, którzy mogą tam stylem Pawła przypominać. Wiadomo, no był niepodrabialny, okej, okay, nie do zrobienia temat, ale obaj znamy takiego człowieka, Melodromę, i nie sądzisz, że on jakoś swoim stylem jakkolwiek mógłby Pawła przypominać? Ale ja tego człowieka, chłopaka, nie wiem, ja w ogóle go nie znam w sensie osoby, jakby. Ale jego teksty widziałem. Ciężko jest nakreślić taki pełny obraz kogoś tylko na podstawie tekstu, bo to jest tylko wycinek działalności dziennikarskiej. Być może strzelam, jest odludkiem, który nie wychodzi z domu i nikogo nigdy nie pozna. Po prostu nie wiem tego. Na pewno ma niesamowity talent do pisania i dlatego z chęcią czytam jego teksty. Lubi prowokować w tekstach. To jest cecha, którego z Pawłem łączy. I można zawsze w jego tekście wychwycić 2-3 takie zdania, perełki. Tak, więc jeśli ktoś nie obserwuję, to na Facebooku polecam Melodroma czy Melodroms, nie wiem jak to aktualnie na Facebooku wygląda jego konto. Polecam obserwować, jest tam kilka naprawdę świetnych tekstów, które napisał. Dobra, to na koniec wielkie pozdrowienia dla dzisiejszego Solnic Danta, Michała Mormula. Dzięki, pozdrawiam. Dzięki, pozdrawiamy. No zostało nam 26 minut dzisiejszej audycji, może krótki materiał filmowy. Zobaczmy sobie Pawła Zarzecznego. Nawet kiedyś bez biletu pojechałem na film Ligi Mistrzów do Monachium, akurat Dortmund wygrał, co ciekawe. Chyba Lars Ricke strzelił taką piękną bramkę decydującą, no i nie miałem biletu, ale podjechałem do hotelu tam jakiegoś eleganckiego, żeby w razie czego z jakimiś piłkarzami tam się zderzyć, czy spotkać, czy coś opisać, zrobić reportaż. No i patrzę, Andrzej Grajewski, bardzo dobrze mi znany. I Andrzej, co ty robisz? Ja mówię, a tak przyszedłem się pokręcić, bo wiesz, i tak nie mam biletu, to nie wejdę. A mówię, nie masz biletu, to ja ci załatwię, dawaj, chodź z nami do autobusu. To ja patrzę, stoi autobus, ja tam siadam z nim do autobusu, siadłem cichutko. Okazuje się, taki autobus z działaczami, który prosto na stadion wędruje. No i też i on w pewnym momencie
mówi, a ten bilet mam ci załatwić. I tam do jakiegoś gościa przed nim, taki gruby był, i to dawaj go tam za bary, wziął go, podniósł i go tak błag go w plery. I mówi, Wania, wyskakuj z bileta. A tamten taki, tego grzeczny, dosięgnął do portfela, znaczy do portfela, do kieszeni w marynarce i bach, skolko, jeden, dwa, dawaj, dwa. Wyciągnął te bilety, a Grajek do mnie mówi tak, Paweł, a wiesz co to jest? Ja mówię, no nie wiem, skąd mam wiedzieć. Kołosko, wiceprezydent FIFA. Także to Wania wyskakuj z bileta. No i Wania wyskoczył. To był Paweł Zarzeczny, a jego opowieść o Andrzeju Grajewskim. Andrzej Grajewski też bardzo kolorowa postać. Nie wiem, czy nas dzisiaj ogląda. Mam nadzieję, że tak, bo na pewno czasami nas ogląda. Chciałem zwrócić uwagę, że po tych wszystkich moich, po tym moim siłowaniu się z tym kaskiem, zobaczcie, jak u Łukasza Piszka albo Grzegorza Krychowiaka fryzura nienaruszona. Wróciła od razu na swoje miejsce. Tylko wielcy tak potrafią, naprawdę to jest, wielcy fryzjerzy oczywiście, więc to jest to. Czy mamy kolejną osobę, która chciałaby się z nami podzielić swoimi wspomnieniami dotyczącymi Pawła Zarzecznego? Halo? Tak, dobry wieczór. Dobry wieczór. Próbuję się dodzwonić od 2 godzin, jest mi bardzo miło, dzwonię z Tomaszowa Mazowieckiego, a z Pawłem miałem taką przygodę, która była w 2015 roku, o między sierpniem a grudniem. Po prostu brałem chemię i jak mówiłeś, że One Man Show mało kto oglądał, no to ja byłem w tej ekipie, która na co dzień oglądała, około godziny 13. I mówię, podzielę się z wami taką swoją historią, bo dzięki Pawłowi chemioterapię półroczną przeżyłem. Parę lat minęło, a mi bardzo pomagał. Poprzez ten program właśnie. Wszystko ze zdrowiem dzisiaj w porządku? Tak, dziękuję. Jest ok. Natomiast rzecz by się wydawała banalna, ale faktycznie, że te pół roku ja na ten program czekałem. Zawsze o 13 mniej więcej, żeście no wyszło, to puszczali, a jak nie było, no to znakiem tego, że chyba Paweł dał ognia, jednym słowem. Natomiast było to takie przeżycie dla mnie i wtedy bardzo dużą z nim taką metafizyczną bliskość miałem. To jeżeli chodzi o to. A jeszcze jeden temat pozwolę sobie powiedzieć. Mówiłeś o ulicach, nieraz banalnych nazwach. To akurat w moim rodzinnym mieście tych ulic w myśl zasady myć globalnie, działaj lokalnie jest bardzo dużo. Jeżeli chodzi o sport, to jest nawet taka ulica Wandy Pamfil, maratonki z lat 80., która reprezentowała Polskę. Jest rondo olimpijczyków tomaszowskich, jest park Rodego, doktora tutaj z miasta, więc to taka historia. A chciałem się ciebie, Krzysztof, zapytać. Jak wyglądają, ludzka ciekawość, relacje wyglądały między Pawłem Zarzecznym a naszym prezesem PZPN-u? To taka ludzka ciekawość. Wiesz co, moim zdaniem były bardzo serdeczne. Paweł Zarzeczny zawsze zwracał się do Zbigniewa Bońka po pulę biletów dla dzieci z domów dziecka. I te bilety otrzymywał i generalnie był taki moment w życiu, że jak wiele osób się od Pawła odwróciło, to wtedy Zbigniew Boniek mu pomógł i moim zdaniem to były relacje bardzo, bardzo, nie chcę powiedzieć takie przyjacielskie, bo one nie były takie intensywne, ale takie pełne szacunku z obu stron i nawet jak Paweł wbijał szpilkę Bońkowi, to Boniek to przyjmował z uśmiechem, znał jego złe strony, znał jego dobre strony, obaj wiedzieli ile razy wzajemnie ich ścieżki w życiu się skrzyżowały. No i to chyba było widać, że jak występowali razem w programach, to była między nimi taka jakaś ciepła więź, mimo że znając życie, Paweł Zarzeczny w przeszłości wielokrotnie Zbigniewowi Bońkowi nadepnął na odcisk. Ja pamiętam taką historię, jak Paweł leciał na urlop
i zostawał w redakcji, zostawiał redakcję pod przywództwem Jacka Kmiecika i wszyscy wiedzieli, że on będzie miał ciężko, że odkąd tylko Paweł wsiądzie do samolotu, to dzień w dzień będzie nawalanka w Bońka, więc Paweł z nim wyjechał, to powiedział tak: Jacek, ja wiem, że cię nie powstrzymam, ja wiem, że to się wszystko wydarzy, ja nawet nie będę próbował jakby to przekonać cię, żebyś tego nie robił, bo po prostu wiem, że to jest wszystko na nic, wiem, że ty będziesz z nim jechał codziennie, tylko mam do ciebie w takim razie prośbę, skoro już musisz, bo się nie powstrzymasz, to zrób tak: w poniedziałek przypierdol, we wtorek pochwal, w środę przypierdol, w czwartek pochwal i tak na zmianę, żeby on sam nie wiedział, o co chodzi, żeby on sam był zdziwiony, żeby on sam nie wiedział, jak reagować. No ale oczywiście Jacek zapomniał o tych dniach nieparzystych czy tam parzystych i raczej był tylko w pierdol, aż dnia 6 czy 7 Paweł zadzwonił z wakacji, tam nie wiem, z Tunezji czy skądś i mówi: Jacek, już przestań, proszę cię, już wystarczy, więc tak to było. Dziękuję bardzo za ten telefon, bo uważam, że twój telefon był najpiękniejszym telefonem, jaki dzisiaj mieliśmy i bardzo był bardzo... Bardzo... Chciałem się z wami podzielić, w szczególności z tobą, bo ty jesteś twórcą Weszło. Ja miałem wiele razy ochotę zadzwonić, skonsultować się w kontekście, jakby przekazać Pawłowi, jak jeszcze żył, że wiele dla mnie znaczy, natomiast nie lubię, nie piszę żadnych komentarzy pod jakimikolwiek artykułami. Jeszcze pół sekundy pozwolę sobie powiedzieć na temat twojego artykułu, który był, felietonu, przepraszam, który był we wtorek. Trafiłeś w sedno. Ja bym to podsumował tak. Prawo i porządek działa w jedną stronę. Chroni bogatych przed biednymi. Ale w tym kontekście, że właśnie tutaj pokazałeś wujka Bońka i wujka Janusza zupełnie z drugiej strony. Więc gratuluję ci tego artykułu, bo był sedno. I wydaje mi się, że polska piłka za bardzo się jest zakochana sama w sobie. Mówię o klubach. Bo nawet Liga Plus Ekstra, chyba to było 8 czy 9 marca, pierwszy ten szok, który był z tym wirusem, co to będzie i tak będzie. No ja do syna powiedziałem, mówię: synuś, coś tu nie gra, że oni w pierwszy dzień, a od razu już mówią o pieniądzach, nie? Więc to takie moje jeszcze spostrzeżenie. Niektórzy mówią o pieniądzach, gdy liga gra, gdy nie gra, gdy jest przerwa, gdy są wakacje, gdy jest kryzys, gdy nie ma kryzysu, nic się nie zmienia, tylko jest daj, daj, daj. No ale dobrze. Ja jednak chciałbym ci jeszcze raz podziękować za ten telefon, za jego pierwszą część, bo ona rzuca takie inne światło, rzuca światło, że w tym całym śmieszkowaniu czasami są też treści, które po prostu robią dobro. I Paweł też dużo rzeczy, nawet nieświadomie, dużo dobra przyniósł i na pewno dzisiaj, gdybyś lata wcześniej się do niego zdołał dodzwonić i z nim powiedzieć mu to wszystko na żywo, to na pewno by się ze wzruszenia rozpłakał. Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego. Salut. Dziękuję. Pozdrawiamy i zdrowia życzę. Czy jesteś z nami? Tak, tak, Krzysztof. Cześć, witam. Cześć. No, przed chwilą bardzo wzruszający telefon. No, dla mnie też Paweł był ważny, może nie aż tak, aczkolwiek myślę, że gdzieś miał wpływ na mnie. W tym okresie dorastania przede wszystkim. Był takim człowiekiem, który dawał trochę inną perspektywę na rzeczywistość. I taka inna refleksja o Pawle, dlaczego właśnie był kultowy? Dlaczego taki dziennikarze nie są wspominani? Bo myślałem właśnie, to co nam jeden widz zauważył, że on w jednym programie potrafił i irytować, i rozbawić. I on właśnie jako nie źródło informacji, jakichś analiz sportowych, tylko właśnie takie źródło emocji, jakichś przeżyć, no był niepowtarzalny w tym. No i również dla ludzi, którzy się tym sportem interesowali, tak jak ja. A druga właśnie takie wspomnienie, gdzieś potwierdzające to, z samego pogrzebu pamiętam taki piękny dzień akurat, jeśli chodzi o pogodę. Pamiętam, w autobusie spotkałem właśnie ludzi jadących na pogrzeb, to był właśnie też taki nastolatek, taka zupełnie starsza pani, która pewnie kojarzyła go z tych komentarzy bardziej politycznych. Ale no pamiętam taką, jakąś taką solidarność w takiej trochę żałobie właśnie, w tej wspólnej podróży na pogrzeb, tą rozmowę z nimi. I no też takie dla mnie bardzo wzruszające wspomnienie, którym chciałem się podzielić.
No i bardzo podziękować za ten program. To ja dziękuję bardzo za telefon. Dzięki też. Cześć, dzięki. Oczywiście ten pogrzeb był wzruszający. Byli też kibice w szalikach klubu z całej Polski tak naprawdę. Poprosimy następny telefon. Halo? Cześć, witamy. Halo? Cześć, witam. Cześć, Joachim z Wrocławia z tej strony. Cześć, witam cię. Słuchaj, ja bym chciał po pierwsze powiedzieć, że ta twoja refleksja wcześniej na temat tego, że Paweł był bliski osobom, których tak naprawdę nie znał, jest słuszna, bo nie tylko ja mam takie spostrzeżenia, ale wielu moich kolegów, znajomych. Halo, słyszymy się? Tak, słyszę cię, tak. Tak, słuchaj. I Krzysztof drugą, no generalnie chciałbym pogratulować. Generalnie bardzo się cieszę, że wspominasz Pawła po tylu latach. Jest to dla mnie bardzo wzruszające. Dla wielu moich znajomych również. I chciałbym jeszcze przypomnieć taki felieton, który napisałeś właśnie niedługo po śmierci Pawła, bo dużo ludzi wspominało wtedy, że no trochę im głupio, że hejtowało czasem Pawła, że może czasem nie napisali nic miłego, chociaż mieli jakieś miłe spostrzeżenia na jego temat. I ty wtedy fajnie napisałeś właśnie, że taką wskazówkę, jak postępować właśnie w takich komentarzach internetowych. I chciałbym, żebyś to przypomniał, bo generalnie to była wskazówka na później najbliższe lata dla mnie. Jak postępować w internecie, znaczy kiedy tak naprawdę umieszczać komentarz, a kiedy się od niego powstrzymywać, jak reagować. Mhm. Czy pamiętasz to? Tak, pamiętam, bo pamiętam dlaczego to napisałem i mniej więcej to było zbieżne z tym, co dzisiaj powiedziałem. Uważam, że ja sam wiem to po sobie, że ludzie, którym się coś podoba w internecie, po prostu myślą sobie fajne, idę dalej i szukam czegoś. Ja też zazwyczaj komentuję rzeczy, które mi się nie podobają. To jest złe, to jest kiepskie, to jest dla twórców różnych smutne. Trzeba pisać, zrobiłeś fajną rzecz, napisałeś dobry tekst, podobał mi się ten wywiad, lubię twoją robotę, bo takie rzeczy są jakąś odskocznią od tych wszystkich wpisów ludzi, którzy po prostu chcą na siłę się do czegoś doczepić, obrazić się na 100 różnych sposobów. Czasami taki jeden wpis, taki promyk normalności daje bardzo dużo energii i to mówię w imieniu wszystkich ludzi, którzy publicznie coś tworzą w internecie i są i na co dzień spotykają się z komentarzami. Bardzo ci dziękuję za to przypomnienie. Generalnie polecam każdemu, kto ewentualnie ma jakieś wątpliwości, jak zachowywać się w internecie, jak reagować. No i cóż, pozdrawiamy Pawła dzisiaj wspólnie, także dołączam się. Dziękuję bardzo. Poprosimy teraz jakiś fragment wypowiedzi Pawła. A, bo właśnie taką zaległość, bo w zeszłym tygodniu ktoś się prosił, żeby powiedzieć anegdotkę jakąś, jak kojarzę o Jacku Chmieciku i umknęło mi to. Powiedziałem, że mógłbym 1000 anegdot powiedzieć, ale jedna jest naprawdę fajna, gdzie on mi mega zaimponował. Jedziemy kiedyś do Pniew na mecz. Był taki tygodnik Miliarder Pniewy, taki zespół. No i jedziemy na mecz i idziemy wzdłuż po koronie stadionu i kierownik drużyny Mroczoszek, taki był kolejarz Mroczoszek, zobaczył nas i mówi tak, ja będę teraz nosił do jego głos. To nieboszczyk, ale wybaczy mi, mam nadzieję. A wy co? Znowu przyjechaliście się nażreć i nachlać. A Jacuś się tak odwrócił i mówi, i poruchać. No więc po prostu żeśmy tak się turlali ze śmiechu, a ten gościu został tak znokautowany, że masakra. No także, a wy przyjechaliście, no. Pamiętajcie, zawsze trzeba o sobie mówić jak najgorzej, bo wtedy już się nikt nie wykluczy. Jak sam o sobie powiesz, że jesteś szmaciarz do dupy i pijak, to już spokój. No tak, to był Paweł, jego wspomnienie. Mamy ostatnie 10 minut naszego programu, ostatnie, myślę, dwa telefony od was, może nawet mniej, bo no tak, dwa telefony od was. Zachęcam do dzwonienia. Czy jest ktoś z nami? Halo?
Halo, cześć, odezwij się. Halo. No to poprosimy następną osobę, tutaj się już nic nie wydarzy na tym połączeniu. Poprosimy kolejną osobę, halo. Cześć, ścisz to wszystko, jeśli możesz. Nie chcę się już zdenerwować na ludzi, którzy nie ściszają. Jesteś z nami? Halo. Cześć, witam. Jesteś z nami, czy nie? Poprosimy następną osobę. Halo. Ajajajaj, ludzie, ostatnie minuty programu, a my mamy problem z najbardziej prozaicznymi problemami. Dobrze, możecie teraz zadać mi jakieś pytanie na czacie w takim razie szybko i ja postaram się na to pytanie odpowiedzieć. Oczywiście wiem, że czat ma 30 sekund opóźnienia, więc chwilę będę musiał tu wam dać, żeby się coś mądrego pojawiło. Prosicie o dogrywkę, no miejcie litość dla naszych realizatorów, którzy gdzieś tam przy jakimś małym wiatraczku siedzą zamknięci w moim pokoiku i od 4 godzin w temperaturze 50 stopni wydają ten program, więc nie przedłużajmy. 4 godziny to jest naprawdę, naprawdę wystarczająco i też mimo wszystko wiem, że mamy zostawać w domu, ale wstawajmy jutro o normalnej porze i róbmy swoje. Ulubione piwo Pawła, ktoś pyta. Moim zdaniem to, które aktualnie było najtańsze, więc przez długi czas chyba Warka. Każdy człowiek, o Jezu, jak to szybko biegnie. Czy Paweł zjadł całą marchewkę? Nie pamiętam. Stano, czy ty płaczesz? Wzruszyłem się jakieś 5 minut temu trochę. Aktualnie jestem na etapie otrząsania się i staram się poprowadzić profesjonalnie ten program do końca. Jezu, nie, no nie aż tyle tych pytań. Ludzie, nie przesadzajcie. Dobra, ale już mamy połączenie telefoniczne kolejne. Halo, kto jest z nami? Dobry wieczór. Z tej strony Michał z Irlandii. Cześć, Michał. Witam serdecznie. Mam do ciebie takie pytanie, bo tak ty mówiłeś na początku, że One Man Show nie miał jakichś takich gigantycznych wyświetleń. Ja bym się nie zgodził, bo pod niektórymi odcinkami było po 100, 200, 300 tysięcy. A jak byś się odniósł do tego w tych czasach tej pandemii, epidemii wirusa? Myślisz, że Paweł rozbiłby bank w internecie? Paweł dzisiaj byłby absolutną gwiazdą internetu, co do tego nie mam żadnych wątpliwości. Ja będę się upierał, że te oglądalności były dość niskie. Pamiętaj, że ten program, on nagrał 500 programów. Ten oczywiście ostatni, gdy on dzień później umarł, ma ogromną oglądalność. Jak spojrzysz na odcinek numer 17, 26, 128, no to tak nie było. Te czasy jeszcze nie nadeszły. Paweł byłby w swoim takim szczycie dopiero później. Po prostu ten całe media internetowe, mimo że już były bardzo mocne, to jednak nie było jeszcze takiego momentu dla niego samego, prywatnie. Być może te dla innych osób już był ten moment, ale on potrzebował jeszcze chwilę czasu, żeby tak wbić się w to wszystko na pełnej, jak to się mówi. I tym bardziej w czasie kwarantanny usiadłby sobie u was tam w gabinecie do komentowania, w dziupli do komentowania i po prostu zamknąłby się i mógłby siedzieć 24 godziny na dobę, tak? Tak myślę, że dokładnie tak by było. Jeszcze na sam koniec tak tylko powiem, że te właśnie filmiki One Man Show to przede wszystkim, bo ja dzwonię z Irlandii na emigracji, one chyba bardzo dużo znaczą, bo on po prostu był też i nikt w sumie nie powiedział, takim po prostu chyba zwykłym człowiekiem też. Po prostu komentował wszystko z dnia codziennego, sprawy tam różne polityczne, niepolityczne, sportowe. Gdzieś tam zawsze coś tam lubił dodać, także ja myślę, że też bardzo wiele osób tutaj na emigracji też się z tym zgodzi i pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Bo ciężko cokolwiek mówić, chociaż dzwonię do Weszło bardzo często i gdzieś tam nie mam tremy, to jutro mój dziadek ma właśnie pogrzeb i też nie mogę lecieć przez to wszystko i wszystko tak w marcu też miałem urodziny, też tutaj Pawła wspominacie, nie wiem, jakiś ten marzec taki trochę przeklęty, ale życzę wszystkim przede wszystkim zdrowia,
żeby zostali w domu i mniej tego hejtu w internecie, chociaż w takich podniosłych momentach, tak, gdzie wspominamy kogoś, kogo już z nami nie ma. Także dziękuję bardzo, trzymaj się, pozdrawiam wszystkich widzów. Trzymajcie się, na razie, hej. Cześć, dziękuję ci bardzo, trzymaj się, moje kondolencje z powodu straty. Tutaj ktoś rzucił mi na czata jeden cytat z Pawła, ja chciałem do niego nawiązać, tylko muszę znaleźć cały ten tekst, mam go. 2017 rok, luty, 13 luty, czyli miesiąc przed śmiercią Pawła. Mówiąc szczerze, bywało wtedy, że byłem na Pawła zły czasami i to czasami bardzo, bo przysyłał takie felietony, które były nie do puszczenia, po prostu czasami, nie wiem, jakieś takie cztery nieskładne zdania i tyle. I to był taki, miałem wrażenie, że on trochę lekceważy tą całą relację i też zadzwoniłem do niego tak opieprzyć go po prostu, że Paweł to jest jakby niedrukowalne, nie możesz tak nagle zaniżyć własnego poziomu i coś takiego przysyłać, nie możemy tego zrobić i tak dość ostro mu, czy powiedziałem, czy napisałem, już nie pamiętam, w każdym razie chciałem, żeby zaczął pisać na miarę oczekiwań czytelników też. I następny jego tekst, jaki on przysłał, był naprawdę taki, no naprawdę dobry, ale dyskretnie nawiązał jakby do tej naszej rozmowy w taki sposób, że aż mi się zrobiło głupio. I teraz chwileczkę, dajcie mi sekundę, ja to znajdę. Gdzie to jest? Nie puszczę was spać, dopóki wam tego nie przeczytam. Dobra, obejrzymy jakiś fragment, a ja znajdę w tym czasie ten filmik. No więc jeśli chodzi o Grześka Latę, to ja to jeszcze kojarzę jak zdawał egzamin, bo tak zmuszacie mnie zawsze takiego intensywnego tego uruchamiania komórek. Jak zdawał egzamin trenerski w szkole trenerskiej, Grzesiek też taki student AWF-u, już ktoś dzwoni o 9, pewnie ktoś chce kasę. No więc, ale wytrzymamy, kocha to poczeka. No więc, bo się wybiłem z rytmu. No więc zdaje Grzesiek egzamin trenerski, no i tam jest między innymi egzamin z fizjologii. To tak poniekąd odrobina chemii, tak liźnięcie. No i pytają Grześka, czy może powiedzieć, co to, jaki pierwiastek ma symbol C? Na co Grzesiek, cukier. No więc to było to jedno Grześka. A drugie, jak poznaliśmy się już tak blisko towarzysko, no i popiłem sobie z nim i żona mi przedstawiał, nie? I mówi do mnie, a to jest Pawełku Pizdzisia, nie? Ja tak trochę zaszokowany, bo ktoś swoją żonę przedstawia jako Pizdzisie. Ja mówię, Pizdzisia? A on mówi, tak, bo u nas w domu to ja zawsze do niej mówię, Pizdzisia, bo to Zdzisława jest. No więc to mniej więcej taki, a propos na to Szyka Grześka. Natomiast mówię, możemy się z Grześka śmiać, ale nikt z nas nie był królem strzelców mistrzostw świata. On jeszcze zdobył 2 medale mistrzostw świata, jeszcze został mistrzem olimpijskim, jeszcze został wicemistrzem olimpijskim i tak mówiąc szczerze, z czym do gościa, nie? No jesteśmy z powrotem, mam ten fragment, o który mi chodziło. Zresztą to było trochę inaczej. Z tego, co teraz widzę, Paweł znowu dosłał felieton totalnie bezsensowny, natomiast nagle wplótł takie kilka zdań wymierzone we mnie. Powiedział, że jak ten felieton będę czytał przed wrzuceniem na stronę, no to dojdę do tego momentu i nagle się zastanowię i ten felieton, który mi się nie podobał, jednak umieszczę. To jest taki fragment, jeszcze raz, miesiąc przed śmiercią. Kolega mi doradził, jak pisać felietony. Mądrze, dowcipnie, merytorycznie, długo, z pasją, przemyślane. Ja bym bardzo chciał. Wierzcie, problem w tym, że każdy człowiek się zużywa, jak bateria. Ślepnie, głuchnie, za autobusem nie pobiegnie. Życie. Kto tego nie pojmuje, nie zrozumie nigdy własnych rodziców. To był Paweł miesiąc przed śmiercią. Za dzisiejszy Hyde Park bardzo wszystkim dziękuję.